cyk, 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 cyk. I cyk. Dzień dobry wieczór, wy wszystkie dobre człowieki. Hej mobilki, z tej strony ja się kłaniam, czyli wujek Bohun, czyli w skrócie WB. Jak zawsze w niedzielę o 12, no może prawie zawsze, no w tym roku to zawsze, ale rok dopiero przed nami. Witam was tradycyjnie o 12 na kanale. Nie będziemy się tutaj strzelać jak w westernach, nie będziemy nawet się modlić, będziemy po prostu grać w symulatory, moi drodzy. Będziemy grać w komputer. Także serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy, bo dzisiaj, moi drodzy, oprócz tego, że będę grał w komputer, to będę grał też w ETS 2, czyli Euro Truck Simulator 2. I tak się sprawa ma, że już sobie tutaj siedzę w mojej wirtualnej ciężarówce. No i czekam, zjechałem tutaj specjalnie na bok, tak troszeczkę niefortunnie, jak tam widzicie w tym lusterku. No tak, tak troszeczkę dziadowsko stoję, nie? Tak troszeczkę niehumanitarnie, ale okej, okay. Za chwileczkę stąd spadam, tylko wpierw, moi drodzy, przywitam się z wami prawilnie, a więc witam was wszystkich, wy moje dobre człowieki, zgromadzonych na czacie, a witam, o niebiesko jest, czyli witam moderację, witam, moi drodzy, Grzegorza Wolskiego, Michaka, Rapera 782, Jagle, Bartas 4, Iceman 85, Maniek 468, który jest wspierający od miesiąca jako autostopowicz i pisze mi: witaj wujku. No witam ciebie, Mańku. Maniek mi się kojarzy z epoką lodowcową, moja ulubiona bajka z tych wszystkich Pixarów, Disneyów i tak dalej, i tak dalej. Mirosław Baka oczywiście również jest, Kacper Stawarz, Zagrajmer, Zagrajmer kojarzy mi się Zagrajmer z kimś. Jest to taki chłop, który robi recenzję gier na YouTubie? Coś takiego, coś. Mateusz Gniadek, Kamil XD, Krystian Świątkowski, Igor YouTube, Piotrunia, Marcin Lickiewicz, Agro Sąsiad Team. Proszę bardzo, farmingowo mi tutaj tak zabrzmiało. Patryk K, słuchaj, zadziałało to, coś mi wczoraj polecił, no. Ja cię, chłopie, uściskam dzisiaj, no. New Holland, Mr. Adu, na właściwe tory. Och, och, tutaj kolejowo. Przemek Mazur, Krystian Świątkowski, to już czytałem, Damian Nawski, Maciej L, Paweł Nowak, Jestem Tomek, Mateusz Sajewicz, Szakal, Davix 9321, Kreox, Jonasz, Michał Mazurek 1988, Mr. Simon, Dawiec.pl, Cebula 32, Milsonek i w pozostałych rolach, ale również ważni. O, i Areczek nawet do nas wbił dzisiaj. Proszę bardzo. Nieważne jak też dzisiaj jest. Nieważne jak, byleby do przodu, co? Wsiąść do pociągu byle jakiego. Moi drodzy, zapraszam do mojej ciężarówki, może nie do pociągu, ale zapraszam do mojej ciężarówki. Tytuł dzisiejszego spotkania to Trójca. I tutaj nie chodzi o tą Trójcę z uniwersum Tomb Raida, nie chodzi o tą sektę, tylko chodzi o mapy, które dzisiaj zastosowałem. Kiedyś, ja wiem, no może z kilka lat temu, a już na pewno jeszcze przed pandemią, no to Trójcą map, taką świętą Trójcą map, to był oczywiście Promoc, Poland Rebuilding i do tego Rus Map. No ale czasy się zmieniają, ja się zmieniam, wy się zmieniacie, wszystko się zmienia, świat się zmienia. No i Rus Map odleciał sobie w siną dal. Chyba że chcecie, abym znowuż zagrał na Rus Map, to dajcie w jakiś sposób znać. Natomiast zamiast Rus Map, no wbiły inne pomniejsze projekty, takie minimapki, które są dostosowane pod Promoc, Poland Rebuilding. I takim moim trzecim projektem, który ja na chwilę obecną stosuję, to jest projekt Silesia. No ale były też inne projekty, dolnośląskie, tam jeszcze jakieś inne mapki, które również obserwuję i raz na jakiś czas do nich wracam. Natomiast w chwili obecnej jest to oczywiście Promoc na wersję gry 1.49. Wybaczcie, ale ja zapominam te wszystkie numerki tych wersji map, bo to już trzeba mieć naprawdę łeb jak sklep i cztery słonie, żeby to wszystko popamiętać.
tak czy inaczej na pewno Promoc, na pewno Poland Rebuilding, no i na pewno Silesia, gdzie właśnie jestem na terenach mapy Silesii. Wygląda to następująco, widzimy, no Silesię od razu poznać, bo tutaj się gęsto zrobiło, nie tak jak na, znaczy właściwie tutaj jest tak samo gęsto jak tutaj na Pomorzu, proszę bardzo, w Trójmieście. No i moi drodzy, tutaj oczywiście wpadają, a projekt sam się rozwija, wpadają nowe drogi, wpadają nowe miasta, tutaj moi drodzy, naprawdę ten projekt bardzo, bardzo szybko się rozrasta. Widzę, że autor dostał takiego kopa, nie wiem, od motywacji, może nawet i od, nie wiem, od czego, ale widzę, że ambitny chłop jest. Także, moi drodzy, dzieje się tutaj bardzo dużo na tej mapie i za każdym razem, kiedy się tutaj wbija, to właściwie widać jakieś nowości. Moi drodzy mieszkańcy Zabrza, Bytomia, Chorzowa, no Katowic, Siemianowic, Czeladzi, Siemianowic, Częstochowy, nawet i Opola, Gliwic będą na pewno zadowoleni, a już na pewno wszyscy tacy, którzy tutaj w tym regionie sobie żyją. Dobra, moi drodzy, w takim razie, no cóż, to jest chyba wszystko, co chciałem wspomnieć na temat map. No widzicie, że tutaj jest mega, mega gęsto. Mega, mega gęsto. No i moi drodzy, jaki ładunek dzisiaj? No po ładunek to ja właściwie dopiero pojadę i o ładunku powiem wam, gdy go już zapnę. No to jest ładunek na materiały, to są materiały sypkie. Ja mam tutaj oczywiście wieltonkę podpiętą, więc tą wieltonką będę tutaj jechał. Z tą wieltonką tutaj będę cały czas sobie jeździł i oczywiście z tym moim maniskiem, ale ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, jadę na tej swojej głównej kampanii, tak? Tam, gdzie po prostu prowadzę swoją firmę. Dobra, Trackera sobie mogę już włączyć, żeby mieć tutaj do rozglądania się o wiele lepiej. No i cóż, moi drodzy, no bawmy się, cieszmy się i śmiejmy się, nie? Na całego. Jest niedziela, jest miło. Moi drodzy, nie wiem jak tam u was, ale u mnie jest biało jak jasna cholera. Spadło tego śniegu bardzo dużo. Pewnie się też zastanawiacie, czemu ja nie mam modyfikacji na zimę, skoro tyle śniegu napadało. Wiecie co, po prostu nie zdążyłem tej modyfikacji zaimplementować, ponieważ na właściwie dzisiaj, na ostatni dzwonek sobie pobierałem dopiero Poland Rebuilding oraz Silesię. No i tak na szybko udało mi się podpiąć, bo dzisiaj się troszeczkę pospało. Siedziało się wczoraj do drugiej w nocy, tak? A potem jeszcze siedziałem przy tych tunerach, żeby zbindować sobie guziki na pilocie. No i siedziałem chyba do wpół do czwartej, nie? Już wszyscy spali, a ja jeszcze siedziałem i konfigurowałem jeszcze te cholerne piloty. No i udało mi się. Także Patryk K. tutaj, no dzięki ci za polecenie tej apki, bo działa i to w tej wersji bezpłatnej udało mi się naprawdę porobić to, co ja chciałem. Także no super elegancko. Poszło to wszystko, działa to wszystko i jest naprawdę byczo. Moi drodzy, właśnie przejeżdżaliśmy, kto nie zna Katowic, przejeżdżaliśmy koło Spodka w Katowicach. Tutaj jest te bardzo charakterystyczne i mega popularne rondo przy Spodku. Także jedziemy teraz w stronę Sosnowca i tam się będziemy ładować, moi drodzy. Tam już trzeba paszporty, jakby co. Także tu już trzeba paszporty okazywać, moi drodzy, za chwileczkę. No, oczywiście to są nasze regionalne żarty, nie każdy może je rozumieć, no ale cóż, ja też tego nie wymagam, aby każdy to rozumiał. To są po prostu nasze regional joki. Okej, okay, tak się chamsko tutaj wbiłem przed ten autobus, no chyba pan kierowca nie będzie miał do mnie żalu, taką mam nadzieję. Dobra, moi drodzy, co u ciebie deszcz pada i na plusie? Możesz, panie. A to gdzie ty mieszkasz? Z tego, co ja wiem, to dzisiaj w całej Polsce, kurnia, słuchaj, ma sypać, no. Z tego, co tak pogodę na szybko podejrzałem, tak skacząc po kanałach, dostrajając te cholerne tunery. No ale z drugiej strony jestem z tych tunerów bardzo zadowolony. Kurczę, jestem mega zadowolony z tych tunerów. Moi drodzy, i wjeżdżamy na tak zwany rozdzień. Znaczy, to jest w ogóle ulica, ona tak się nazywa, no ale tutaj mamy IKEA, tutaj mamy wszystkie centra handlowe. Tutaj kupicie, moi drodzy, od mebelka po samochód, a nawet nie jeden samochód. Tutaj są hurtownie, tutaj są, och, czego tutaj nie ma, tutaj jest wszystko. Zresztą, kurnia, cały Śląsk na tym stoi, nie? Tutaj coś mi na tym skrzyżowaniu nie pasuje. To skrzyżowanie jest troszeczkę inaczej, ono wygląda jak w realu. I czekajcie, bo ja sobie tutaj muszę przybliżyć tą mapę, bo coś mi tutaj tam u góry, że mam skręcić.
Nie tutaj pod mostem? No... Aha, bo dopiero tutaj jest ten zjazd. A, dobra, to... To mi się troszeczkę tutaj poświergoliło, ale okej. Dobra. No bo w realu tutaj nie... Albo są? Kurnia, chyba są. Powiem wam szczerze, sam się teraz zawiesiłem. Czy tam są dwa zjazdy? Tak, chyba są dwa zjazdy. Znaczy dwa takie skrzyżowania. No tutaj to bardziej tak przypomina takie prawie że rondko. Tak, 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 tam są dwa takie. Tak, bo od tamtej strony jak jadą, to też musi być wyjazd. No tutaj to troszeczkę inaczej wygląda niż w realu, tu akurat w tym momencie, no ale wiadomo, skala wymusza pewne kompromisy, nie? Skala wymusza pewne kompromisy, więc na te kompromisy tutaj Sobieski 96, czyli autor tej mapy, musiał pójść, moi drodzy. No i to jest normalna rzecz, nie wszystko da się wiernie odzorować, robiąc no, mapę w takiej skali, nie? Podporządkowując się pod skalę oczywiście narzuconą przez studio SC Software, czyli tą skalę 1 do 19. No tutaj to i tak jest mega fanaberyjny wyczyn, że w ogóle udało się to wszystko jakoś pomieścić, nie? Tak jedziecie tym Śląskiem, kto zna te podwórko, no i drodzy, jedziecie przez te Katowice, przez ten Chorzów, przez ten Bytom i wszystko wam się wydaje, że jest poubijane na kupie, no ale no wiadomo, no skala to wymusza. 9,50 zł. No, z tego miejsca. Dzień dobry, będę grał w komputer, dobre twarz ze łzami radości. Cyberpunk oglądałem, ale usłyszałem, że YouTube blokuje treści dla dorosłych, to myślę, że ostrzedzę sobie. Pracuję w MC, po przerwie wróciłem do restauracji i na drive. Czekam na was, twarz puszczająca oko. Kamil Wymagacz, będę grał w komputer, to nie jest mój cytat, znaczy to nie jest moje jego autorstwa. To jest mem internetowy, będę grał w co? W komputer. Natomiast jeżeli chodzi o Cyberpunka, to nie jest tak, że YouTube blokuje, bo wszystkie odcinki są normalnie dostępne, tylko że przy wszystkich 10 odcinkach Cyberpunka mam żółty dolar, nie? Czyli można powiedzieć, że Cyberpunk jest prześladowany przez YouTube'a, nie? Z miejsca masz po prostu żółty dolar i oczywiście, że za najnowszy odcinek, czyli ten 10 z Cyberpunka, również dostałem żółty dolar. Oczywiście, że tak. However, ktoś mi tam napisał, bo czytałem na smartfonie, a jeszcze się nie odnosiłem do tego komentarza, ktoś mi napisał pod tym najnowszym odcinkiem, że kanał nie cierpi na tym, znaczy no może ja nie zacytuję kropka w kropkę to, co ten chłop tam napisał, że kanał nie cierpi na żółtym dolarze, że nie ma żadnych ograniczeń, bo Sylwester Wardenga tak powiedział, a Sylwester się zna. Haha. Oczywiście nie będę z tym dyskutował, skoro mi nie wierzycie, no to trudno, przykro mi, ale z tego, co ja wiem ze szkoleń, na które jeździłem, to tak to właśnie działa. Wydawca Art. 10 zł. Prosił pan o kontakt. Ładunków? Przepraszamy za wczorajsze problemy z naszą grą. Na razie jesteśmy weteranami symulacji klasy Z, ale dążymy do klasy A. Dłoń z gestem OK. Zatrudniliśmy też programistów z Real Farm i dźwiękowa z SA. Prosimy o szansę, złożone ręce. A o której grze my mówimy? Czy tytuł gry można podać? Bo wczoraj grałem w dwie gry. Wczoraj grałem w komputer dwa razy. Przyjmij zlecenie. Moi drodzy, ciągniemy pszenicę. Tą sporną pszenicę. Tak, to jest ta właśnie pszenica. To jest ta z Ukrainy. I musimy to wywieźć gdzieś, moi drodzy. Jedziemy z tym na Wielką Brytanię. Zawieziemy to wszystkim Polakom w Wielkiej Brytanii. Niech tam po prostu upieką sobie z tego dobry chlebek. Moi drodzy, super czat. Piotrunia, dziękuję za super czat. I Sebastian Sebus 34 również dziękuję za super czat. Siemanko wujku i wszystkich na czacie. Powiem ci, że zainspirowałeś mnie tym Stream Deckiem i dzisiaj zakupuję ten, co ty masz. No ja mam ten XXL. Mam dwa rodzaje Stream Decka, bo mam ten XXL, ten największy, i mam ten z tymi pokrętłami, nie? I ze wszystkich korzystam i wszystkie są potrzebne. No, będziesz zdziwiony, Sebastian Sebus, co to urządzenie potrafi, nie? Jak tam posiedzisz nad nim, jak tam zaczniesz go sobie budować, konfigurować, to ci kopara opadnie. Ile rzeczy tam i co tam w ogóle można porobić. Dobra, moi drodzy, jedziemy po prostu na Wielką Brytanię. Dawno mnie tam nie było, ale wiecie co? Jak podejmę ten ładunek, to ja troszeczkę tą trasę pokomplikuję. Wujku, nie próbuj w Sosnowcu okien otwierać w ciągniku, bo radio stracisz. Szerokiej drogi, szeroko uśmiechnięta twarz. Mister Adu, co? Słuchaj, jedno jest pewne.
Radio Maryja na pewno będzie odbierać, bo Radio Maryja odbiera nawet w piekle. Słuchaj, to nieważne, gdzie ty jesteś. Wszystkie fale ci poznikają, ale Radio Maryja zawsze nadaje. Słuchaj, zawsze. Bóg jest wszędzie. My tak kiedyś mieliśmy, jeszcze jak miałem Fiata Grande Punto, moi drodzy, to jest naprawdę, słuchajcie, to jest realna opowieść, to bez żadnych jaj, nie? Miałem Fiata Grande Punto i jechaliśmy z żoną na wczasy. No i słuchajcie, tak po drodze na te wczasy, no kuźwa, w pewnym momencie gdzieś tam na jakimś zadupiu, no poznikały nam wszystkie fale radiowe, nie? I jedyne, jak ja włączyłem, bo wiecie, byłem w trasie, no to na automacie, żeby wszystkie fale mi tam przeleciał, nie? I żeby mi znalazł jakąś falę, no cokolwiek, żeby grało, nie? I rozumicie, ten automat w tym radiu, w Grande Punto, on się cały czas zapętlał, nie? Przejechał te wszystkie fale, te wszystkie zakresy i zawsze zatrzymywał się na Radio Maryja, bo tylko to wychwytywał. Jak babcie kocha, moi drodzy, to jest true sytuacja, no. Nie ma tutaj żadnej ściemy i za każdym razem, nie? Moja żona mi mówi, weź to przełącz, nie? Że nie będziemy się tutaj modlić w tym aucie. Ja mówię, no dobra, jeszcze raz ta... Jejku, czekajcie, ja muszę wyprostować zestaw, bo tutaj kręcę jak wariat. I żona mi mówi, no weź ten, nie? Weź zmień tą falę, nie? Ja mówię, dobra, no jeszcze raz włączyłem te poszukiwanie stacji, znowu przeleciało tą całą tam miarkę i znowu trafiło, słuchajcie, na Radio Maryję, nie? I tak chyba, no, kilka razy pod rząd. Ale na wielkie szczęście miałem tam odtwarzacz CD. Słuchajcie, to jest dzisiaj już rzecz, która, no, jest wyeliminowana z wyposażenia samochodów. Odtwarzacz CD wtedy miałem. Ja cię kręcę, co to było? Po epoce odtwarzaczy kaset magnetofonowych, słuchajcie, przyszła pora na te kompakty, tak zwane. I wtedy miałem odtwarzarkę po prostu płyt kompaktowych i na wielkie szczęście tam coś z płyt puszczaliśmy, nie? Zawsze woziłem takie kółeczko, takie etui i tam do środka wchodziło mi 20 płyt. No i kurde się sytuację uratowało, nie? No, takie scenariusze pisze życie, moi drodzy. Życie jest brutalne, no niestety. No niestety lub też stety, no. Kto jak woli. Pablo SimTV, cześć! Pablo SimTV, moi drodzy, użytkownik Pablo SimTV podarował innym pakiety wspierania kanału WB Sztuk Jedna i tą nagrodę, ten gift od Pabla dostał Paweł Nowak. Także witam, Pawle Nowak, w drużynie Zielonych, a dziękujemy tutaj Pablo SimTV za ten miły gest. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu oczywiście tutaj Pawła i swoim. Co tam u ciebie, Pablo w ogóle? Dobra, moi drodzy, teraz tak, klarowność logistyczna, jak to będzie wyglądać, a więc mamy już trasę wytyczoną, tylko z tym, że ją troszeczkę pokomplikuję, proszę Państwa, żeby troszeczkę więcej po tej Polsce pojeździć, bo jak sobie tutaj już wygrałem tego Polanda Rebuildinga, jak sobie tu już wygrałem, moi drodzy, Silesię, no toż uczcijmy to w jakiś tradycyjny sposób, bo że nie będę jechał tutaj na Warszawę i gdzieś tak jakoś tak, tylko pojadę, no może, nie wiem, pod Bydgoszcz, może pojedziemy, chcę zobaczyć, dlaczego Bydgoszcz jest tak popularna. A żeby było jeszcze lepiej, to o, pierwszą pineskę sobie wytyczę tutaj, nad Bydgoszczą. Moi drodzy, i tak sobie zjedziemy i już potem pojedziemy sobie może do Cela. A może jeszcze inaczej, może to jeszcze bardziej pokomplikujemy i pojedziemy nawet sobie przez... przelecim przez Szczecin, no czemu nie? No, a nie, to nie tak, ta pineska mi się nie podoba, jak ona się teraz ułożyła, to nie chcę tak, bo brzydko się ułożyła ta pineska, jakoś tak, no nie wiem, bardziej humanitarnie, może przez Koszalin, tak, przelecim przez Szczecin, moi drodzy, i polecim wtedy już przez Berlin do celu na UK, tak to będzie wyglądało, tak troszeczkę popierdoliłem tutaj te wytyczne w GPS-ie, no ale moi drodzy, czyż nie będzie romantycznie? A no będzie romantycznie. Także, proszę Państwa, proszę wyciągnąć szampany. Nie no, żartuję z tymi szampanami. Komuś jeszcze został? Bo mi zostało tam troszeczkę jeszcze po Sylwestrze. Ale okej, moi drodzy, mniejsza o to. Trzeba to w końcu wypić, bo to zwietrzeje. Nie wiem, czy już nawet nie trzeba tego wylać. Jakoś tak nie przepadam za tymi szampanami, powiem Wam. Tak wypijemy, bo wypijemy, ale... Dobra, jest, ciach, pyk. Akurat... Ten Dorato, co ja tam miałem ostatnio, był nawet dobry. Dobra, cyk. I jadymy, moi drodzy, jadymy przez Śląsk,
jadymy w góra Polski, potem pojadymy na równo z Polską, a potem wjadymy se do Niemca. Zobaczymy, tylko moi drodzy, u Niemca musimy uważać, bo Niemcy zablokowane. Słuchajcie, rolnicy tam strajkują na całego. Plus jeszcze do tego, no Polacy podobno też razem z solidarnie z Niemcami. No to może tacy Polacy, co tam może dotacje mają od Niemca. No kurczę, czemu nie, no skoro mają, no to się solidaryzują. No i brawo, bardzo dobrze, bo to, co przejdzie w Niemczech, to potem przejdzie też i u nas, nie? No właśnie, tym bardziej, że mamy teraz politykę, jaką mamy. Dzisiaj się chłodzi u mnie szampan, Szakal pisze. O, będziesz coś szczególnego celebrował? No to jeżeli tak, no to ja się podłączam po te celebracje. Za cokolwiek będziesz tutaj znosił toast. Także jak na czyjeś urodziny, to zdrówko, zdrówko. Moi drodzy, tutaj ja muszę zareagować, bo tutaj Wiechu 2003 zaszalał. Więc proszę bardzo, serduszka ode mnie dla Wiechu 2003. Wiechu 2003, thank you very much za super chat. Siemasz. Siemam. Siemam. Się jest zdrowym, się jest nawet wypoczętym. Jezus, wiecie, o której ja się dzisiaj obudziłem? Wiechu, wyobraź sobie, że o 12 odpaliłem streama, a ja się obudziłem o 11.15. Dziełchy mnie nie obudziły. Zresztą ta młodsza jeszcze spała, jak ja wstawałem, tak, bo też się zasiedziała w nocy do późna, więc też dzisiaj pospała. A co będę jej żałował? No nic, się śpi, nie? Jest weekend, jutro do szkoły, no to moi drodzy, wiecie, do szkoły idzie na 8, siedzi do 17, nie raz do 18, bo tam jeszcze jakieś kółka, na jakieś kółka się pozapisywała, to nie śpi, jak jest weekend, nie? Wypoczywamy se, no. Także jakoś leci, kurnia. Adam, użytkownik podarował innym pakiety wspierania, sztuki jedna, i kto to otrzymał? Adro 56 otrzymał w prezencie tutaj wspieranie od Adama. Także dziękuję tutaj Adamowi za ten miły gest. No i witam Adro 56 w drużynie zielonych. Moi drodzy, oczywiście wy pamiętajcie, że jeżeli od kogoś dostajecie w prezencie właśnie wspieranie kanału jako patron, to pamiętajcie, że to działa tylko przez miesiąc. Po miesiącu to potem się, że tak powiem, no gasi samo, ale możecie zawsze przedłużyć sobie te wspieranie, jeżeli już wy sami będziecie chcieli, nie? Dobra, moi drodzy. Bo mnie w nosie kręci, zaraz będzie wielki apsik. To wszystko naprawdę, moi drodzy. To wszystko naprawdę. Naprawdę, prawda i tylko prawda. Jakieś plany na ferie? Nie, no plany na ferie mam takie, że pójdę po prostu do pracy. Słuchaj, no ja pracuję, nie? Ja nie mam ferii. Co tutaj jest grane? Ja tutaj mam skręcić, a tutaj jest podwójna ciągła? Really? Serio? Przez podwójną ciągłą tutaj mam? Sobieski 96, jak mnie oglądasz teraz, to tutaj miałbyś takie miejsce ewentualnie do poprawy, jakby była taka ewentualność. Bo tam widziałem, że droga mi się już urywa, pewnie tam dalej była droga zablokowana. No oczywiście, no nie dowiedzielibyśmy się o tym, gdybym nie pojechał do przodu i nie walnął w ukryte krzyżyki, które no ja tutaj mam, no właśnie, że ukryte. No ale tam ta podwójna ciągła na tym skrzyżowaniu tak nie za bardzo, ale ogólnie mapa jest fantastyczna, całokształt tej mapy jest po prostu no buena fantastica costa, ja po prostu tą mapę Silesii uwielbiam. No i wielki szacun dla Sobieskiego 96 plus ekipy, która mu pomaga Szaka, za stworzenie tego 9 złotych projektu 50 zacnego. Groszy. Głupio się chwalić, ale jak się wyrwałem, to moje urodziny. Coraz bliżej 40 tki. Szakal, w takim razie happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. Szakal, happy birthday to you. Moi drodzy, jakiś tutaj sarniaczek mi wyleciał na drogę. I to dosłownie. To takie rzeczy no, nie spotyka się na co dzień, zwłaszcza na mapach takich tradycyjnych od studia Sycycy Software.
moi drodzy, więc takie akcenty są bardzo miłe. Mam nadzieję, że to nie jest ten wściekły jelonek. Moi drodzy, wczoraj napisaliście mi o tych wściekłych jelonkach. Ja tak się troszeczkę uśmiałem, tak naprawdę to nie ma się z czego śmiać, nie? Bo ja wcześniej nic o tym nie słyszałem, przeczytałem tylko tak pobieżnie taki artykuł, właściwie to tylko nagłówek i tak się tylko uśmiałem, bo nie wiedziałem, o co chodzi, nie? Nie wiem, jak zapoznałem się z tematem, to mi się wydaje, że to jest jakaś odmiana wścieklizny. Tak mi się wydaje, no. To nazwali oczywiście chorobą zombie, ale ja w to tak do końca nie wierzę, w tą chorobę zombie. Adam tutaj dał prezencik i Jagla wspierający od 38 miesięcy jako autostopowicz. O, wszystkiego najlepszego, szakal. Poroplotek. 9 złotych 50 groszy. Mhm. Miałem pojebany sen, wuja. Śniło mi się, że byłeś nauczycielką w takich siwych, kręconych włosach do ramion i miałeś pomalowane paznokcie na biało i jak rozdałeś nam kartki, to zdjąłeś perukę i się śmiałeś, że teraz zobaczymy. Ja byłem kobietą? A może Maria Kiris-Skłodowska też była kobietą, co? No dobra, no poniosło mnie teraz, no ale jak to ja byłem nauczycielką? Chyba kurwa w Akademii Pana Kleksa. Nie, no słuchajcie, no wkurzą mnie teraz, no. To faktycznie miałeś koszmara, to trzeba ci przyznać, miałeś koszmara, ja to klepię, faktycznie to był bardzo koszmarny sen. No co za chłop, no nauczycielkę ze mnie zrobił, no co za... W twoim śnie, cudownym śnie, jako kobita nauczycielka ja lśnię, w twoim śnie, ta-ri-da. Nie no, proszę natychmiast... Nie opowiadać mi więcej takich koszmarów, okej? Okay? Bo to się odbije na mojej psychice. Och, masakra po prostu. Dobra, moi drodzy. Wyjechaliśmy już z tego, z terenów pakietu Silesia, czy jeszcze nie? Tak, już, nie, jeszcze Częstochowa, to jeszcze tutaj jesteśmy. No, Częstochowa też podchodzi jeszcze pod Silesię, także... Znaczy w sensie w tym projekcie od Sobieskiego, oczywiście, rzecz jasna. Zresztą Częstochowa wpadła całkiem niedawno. W Częstochowej ja się schowałem pod... Właśnie się schowałem, bo jak się Częstochowa, to się chowa. No i wjechałem tam, pamiętacie, na stację benzynową i zapadłem się tam gdzieś pod ziemię, czy jakoś tak to było. Coś ten deseń. Sobieski 96 zabezpieczył się tam, żeby paliwa nie kradli na tej stacji. Poroplotek. 9 złotych 50 groszy. No kobietą kobietą i to nie chcę cię wuja martwić, ale taką już poprodukcyjną, że tak to nazwę. Jak to poprodukcyjną? Obudziłem i mi się życie przewróciło do góry nogami. Ale w siwej peruce ci do twarzy, jakbyś chciał spróbować, to śmiało. No muszę ci powiedzieć, że teraz mi też życie się wywróciło do góry nogami. No co za chłop. I co ja wtedy, jak ja się nazywałem? Ciotka Bohun? Czy jak? Ach, ludzie, proszę mi... Proszę w tak negatywny sposób nie wpływać na moją psychikę. Łukasz 464 w podwójnej obsadzie. Od 4 miesięcy chłop ze mną w podwójnej obsadzie jedzie. Moi drodzy, napisał. Cześć WB, ciekawi mnie to, więc zapytam. Czy uważasz, że nasze życie ma sens? Bo czym jest sens, jak cały czas się męczymy i mamy problemy? Och. Głębokie pytanie, zaraz do tego wrócimy. No i wiechu 2003 użytkownik podarował innym pakiety wspierania kanału WB Sztuk 5. Słuchajcie, wiechu 2003 jest moim nowym widzem i on normalnie tutaj, odkąd się pojawił na tym kanale, on normalnie szaleje. On normalnie tutaj szaleje. Kasia Bugała, czy też Bugla, przepraszam, otrzymała. Teraz tak, kto jeszcze otrzymał? Kreox otrzymał. Ktoś jeszcze otrzymał? Kurczę, przeleciało. Aladyn Mikołaj. 9 złotych 50 groszy. A witam, pozdrawiam. Witam, pozdrawiam, Aladynie Mikołaju. Witam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję za wsparcie. Legion 44 otrzymał. Kasia Bugla. Kasiu, przepraszam za tutaj zniekształcenie twojej godności. Czyli tak, od góry Kasia Bugla, Legion 44, Rzęsy Patocki 97, Paweł 07 i jeszcze Kreox. A Kreox otrzymał prezent wspierania kanału i się tam coś wygłupił i go moderator musiał uspokoić. No nieładnie, nieładnie. Czasami
Osoba, która na to nie zasługuje, dostaje od życia prezent, nie? No właśnie. Jeżeli Kreoks się tutaj popisał, że tak powiem. Dobra, stoimy? Jedziemy. Nie możemy tutaj stać. Moi drodzy, po co my się w ogóle męczymy na tym ziemskim padole, skoro i tak wszyscy poumieramy? No, moi drodzy, no cóż, nie jeden z nas sobie zadawał pewnie te pytanie. I te pytanie wcale nie jest głupie. Jeżeli komu by się wydawało, że to pytanie jest głupie, no to nie jest głupie. Takie pytanie zadawają sobie ludzie, którzy dopiero szukają sensu tego życia, nie? No właśnie. Tu mam zjechać? Tu? 10 zł. Witam, uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dobrze, jadę? Jedziemy, nie śpimy, twarz delektująca się pysznym jedzeniem. No raz, tak, wiem, że się lubimy, pięść od przodu. A, co za chłop. Będzie mnie tu poganiał. Panie! Bo ja za sobą mlaczki wiozę, okej? Okay? No. Także, moi drodzy, wracając tutaj do tematu, sensu życia, zazwyczaj takie pytanie zadają sobie ludzie młodzi, którzy tego szukają swojego miejsca na ziemi, szukają tego sensu życia, zastanawiają się, po chuj ja wkuwam ten głupi wiersz na polski, albo po co ja się uczę na tą chemię, albo po co ja się uczę wzorów z matematyki, których i tak w życiu pewnie nigdy nie wykorzystam, po co to wszystko, po co ja się uczę, no nie wiem, na profesora, a zostanę, nie wiem, co najwyżej, ewentualnie, żeby nikomu nie ujmując, nie? Konserwatorem powierzchni płaskich, albo jeszcze, no nie wiem, skończę w jakimś magazynie. Po co to wszystko? Po co się męczyć? A i tak finalnie poumieramy. Moi drodzy, no cóż, ja psychologiem ani kompetentną osobą do odpowiedzi na to pytanie za bardzo nie jestem, aczkolwiek sens życia to jest taka rzecz, na którą każdy musi wpaść. Eureka sam. To znaczy, ty sam sobie musisz w życiu postawić jakieś cele, to ty sam musisz, nie, że inni od ciebie zaczną wymagać, bo wtedy ty nie będziesz mieć motywacji, tylko będziesz czuł nacisk od kogoś, nie? Ty sam sobie musisz te cele znaleźć. Jak na moje oko, to przegapiłeś co najmniej 2 superczaty, ale ja do superczatów wracam, wierny widzu. To nie jest tak, że jeżeli ktoś na przykład coś napisze na superczacie, to ja po prostu już koniec, to dla mnie to, nie zauważyłem, to koniec. Ja wracam co jakiś czas na superczaty, a ja widzę, że jestem na bieżąco ze superczatami, więc nie masz racji, bo widzę tutaj od góry na dół wszystko na lewym monitorze i jestem na bieżąco. Nie zgodzę się z tobą, że przeoczyłem. Nawet tutaj nie mam zakładki jeszcze nawet do przewijania. Także no... Czekaj, jeszcze to sprawdzę, żeby mieć absolutną pewność. Pabla czytałem, Wiecha czytałem, Adama czytałem, Jagle czytałem, Łukasza 464 czytałem, właśnie odpowiadam na jego pytanie, i Wiechu, który 5 osób zaznaczył, znaczy oznaczył tymi patronami, również czytałem. Także no nie zgodzę się z tobą. Dobra, moi drodzy, wracając tutaj do tematu, bieg mi wybija zawsze, jak wychodzę z gry na pulpit. No to jest naprawdę trochę taka ciężka sytuacja, bo z jednej strony ktoś szuka odpowiedzi na to pytanie, nie? Gdzie ten sens życia? A prawda jest taka, że ten sens życia musi znaleźć sam w sobie. Bo czasami jest tak, że jeżeli ktoś ci powie, że twoim sensem życia będzie grać kurwa na fortepianie, no ty mu pokażesz środkowy, serdeczny palec i mu powiesz, sam się kochaj, sam se graj na fortepianie. Dlatego no ty sam musisz od tego życia wiedzieć, co ty chcesz, jakie chcesz cele sobie zrealizować i po prostu je realizować. A to, że i tak wszyscy poumieramy, no to moi drodzy, no takie czekanie na śmierć, no to nie jest niestety nic dobrego, nie? To niestety nie jest nic dobrego. No i cóż, pozakładać sobie cele, jeżeli masz jakieś marzenia, dążyć do ich realizacji, no zazwyczaj takie podstawowe cele to co, założyć rodzinę, nie? Zdobyć fajną pracę według swoich zainteresowań, a nie co los da od życia, robić to, co się w życiu kocha, wyjechać, nie wiem, na jakieś fajne wczasy, mieć dzieci 2, no nie wiem, kupić sobie super zajebisty samochód, chociaż raz w życiu odwiedzić jakieś, nie wiem, państwo gdzieś za granicą, no albo jeszcze jakieś inne cele zawodowe. No każdy gdzieś tam w głowie coś raczej ma poukładane, więc no ten sens życiowy to jest właśnie to, co mamy w głowie poukładane, nie? Co byśmy chcieli w tym życiu zdobyć, no i po prostu do tego dążyć, nie? No i tyle.
Aczkolwiek, no, ja się nie dziwię młodym ludziom, że zadają sobie takie pytanie, dokąd, po co, na co, bo w ogóle w jakim celu, no bo wielu ludzi młodych zwłaszcza jest takich właśnie zabłąkanych, takich zagubionych w sobie i te wybory bardzo ciężkie i skomplikowane zaczynają się dla co niektórych nawet od... Zaczynając od samych gier komputerowych. Och, ile razy ja tutaj na moim kanale miałem takie pytania: wujku, od jakiej ciężarówki zacząć w ETS-ie? Od byle jakiej? Od jakiej, jaka ci do głowy wpadnie? No widzisz, i przez właśnie takie drobne rzeczy ty już uczysz się sztuki wyboru, nie? 9 zł 50 groszy. Sia lodato Gesu Christo, tam zielicie hopy, życie ma sens i wartość, ponieważ daje nam możliwość doświadczania radości, miłości, rozwoju osobistego i osiągania celów. Życie otóż to są chwile tak cudowne jak motyle. Tak, otóż to, Tinky Winky. No tutaj Tinky Winky oczywiście też ujął, że tak powiem, wręcz definicyjnie sens życia. Tak regułkowo wręcz, tak książkowo chycił komara za jaja w rękawicy bokserskiej. Błażej Zając, wspierający od 36 miesięcy w podwójnej obsadzie. Thank you very much, Błażeju, za 36 miesięcy w podwójnej obsadzie. Chłop tutaj koło mnie jedzie, słuchajcie. Siedzi tam na tym liście przewozowym. Także, no to jest właśnie to i najważniejsze jest to, żeby sobie samemu głowę poukładać do swoich marzeń, do swoich celów i nie pozwolić na to, żeby to zrobił ktokolwiek za ciebie. Nie? No bo to ty musisz być w tym życiu szczęśliwy i jakąkolwiek sobie tam w życiu właśnie drogę realizacji wybierzesz, kim by chciałbyś zostać czy coś, nic się nie powinno przed tym powstrzymać, nikt nie powinien ci stanąć na drodze do tego szczęścia i tyle, nie? No właśnie. Także to jest, wszystko to brzmi takie, wiesz, troszeczkę na ciężką sytuację, na ciężką sprawę, bo łatwo powiedzieć, ciężko zrealizować. No ale zacząłeś przynajmniej? A? No właśnie. Na razie to się zastanawiasz, gdzie jest sens życia. No właśnie, a jeszcze nawet nie zacząłeś, nie? Więc najpierw warto spróbować, nie? No, może to zabrzmi troszeczkę, że tak powiem, memicznie, ale trzeba mieć też, kurwa, kilka planów jak fagata. Plan A, plan B i plan C. W razie czego, co bym chciał zrobić alternatywnie, Michał, gdyby mi nie wyszło to, nie? 50 groszy. Witam, nie widziałem cię w ubez rok, twarz wystawiająca język i puszczająca oko. Muszę się pochwalić, że na Boże Narodzenie ubrałem choinkę. Z słonecznika na tej choince powiesiłem lacie symbol lekkiej stopy, usta symbol mówienia i latający autobus szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach, twarz wystawiająca język i puszczająca oko. To ciekawą masz tą choinkę. Nie, nie widziałeś mnie... chyba z rok? O panie, to witam cię po roku. No to jak na człowieka, który nie widział mnie przez rok, tak ozdobić choinkę na święta, to znaczy się, że nie oglądałeś mnie przez rok, ale o mnie myślałeś, że tak sobie przyozdobiłeś tą choinkę. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Naprawdę, ja się tutaj rozbeczę zaraz. To jest bardzo miłe i wzruszające. Bardzo mi miło, drogi widzu. Chłop mnie nie oglądał przez rok, tak się stęsknił, że o mnie pomyślał. I wszystkie akcenty symboliczne, charakterystyczne, które można powiązać tutaj ikonicznie z moim kanałem, on sobie na choinkę popowieszał. Laczki, słuchajcie, słoneczniki. O, jakie to jest słodkie. O! Bardzo urocze, bardzo urocze. Nikt dla mnie nie zrobił tak wiele. Co za chłop. Dobra, moi drodzy, wracamy tutaj do superczatu. Polny Zapinacz w podwójnej obsadzie. Witam serdecznie, ale najtrudniejsze jest to, że decydujemy o swoim przyszłym życiu, gdy jeszcze tak naprawdę nic o życiu nie wiemy. 9 złotych 50 groszy. Hej, też jest dużo prawdy. Informujemy, że na nocnym zgromadzeniu mistrzów został pan przyjęty w poczet uczniów szkoły Ajon-Ouyuhun. Będzie pan dzierżył rangę honorowego czeladnika. Zapraszamy na pierwsze zajęcia. Dostanie pan zadanie. Ale co ja mam tam robić jako czeladnik w tej szkole Ajon-Ouyuhun, czy jak to tam się nazywa? Co tam robi u was ten czeladnik? Że co? Ja mogę masować jakby co, ale tylko działchy.
Ja mam do tego ręce zdolne. Ja się zgłaszam do masażu jako czeladnik. Będę czeladnikowo masował wszystkie te panie, jakby coś. A ja mam fajnego krema nawet do tego, jakby co. To ja takie stanowisko mogę przyjąć. I chcę od razu godne wynagrodzenie, catering. Nie jest wymagane od razu mieszkanie, ale co najmniej jakiś pokój w hotelu. Tak, żebym miał godne warunki do pracy. Inaczej to ja się nie piszę na takie rzeczy. A co? Trzeba się cenić. Moi drodzy, tutaj Polny Zapinacz również podjął bardzo ciekawy temat, że bardzo często młodzi ludzie muszą podejmować życiowe decyzje, tego życia jeszcze nie znając. I to też jest święta prawda, no bo słuchajcie, od zawsze, nawet jak ja chodziłem do szkoły, to też kończąc podstawówkę, ja już musiałem być dobrze zorientowany w tym, co ja chcę robić w przyszłości. No i tutaj najważniejsza jest rodzina, żeby pomogła, Michał, żeby pokazała kilka drzwi, a do ciebie zostaje wybór, przez które drzwi ty przechodzisz, nie? Widziałem cię w grudniu 2023 roku i teraz ciebie widzę w styczniu 2024 roku, szeroko uśmiechnięta twarz o rozjaśnionych oczach. Że tak! Aha! To okej, nie załapałem czaczy. Także sorry, Michał, nie zakumałem tej czaczy. Że niby przeskoczyli, okej, dobra. No to jest taki rok, czyli właściwie no kilka dni. No cóż, no ale i tak jest mi miło, że pomyślałeś o mnie na święta. No, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i moi drodzy, tutaj Łukasz Chętnik, wspierający nowy jako autostopowicz. Dziękuję za przedłużenie wspierania kanału, bo tutaj widzę, że masz tarczkę lojalnościową, taką wykokszoną, taką fest. Także no, moi drodzy, wracając tutaj do Polnego Zapinacza, no to jest święta racja. Więc tutaj naprawdę bardzo ważne jest, żeby zacząć się interesować, jak już tam masz tą szóstą klasę szkoły podstawowej, siódmą, ósmą, interesować się po prostu tym światem, nie? Nie, że tak na wszystko masz wyjebkę i nie wiem, i jakoś to będzie, nie? No to jest właśnie też taka presja na młodych ludzi, żeby po prostu tym życiem tak się też troszeczkę zainteresowali, żebyś podjął taką decyzję no dojrzałą. Zawsze możesz skorzystać z pomocy rodziny, która, no tak jak ci powiedziałem wcześniej, porozmawia z tobą o twoich ewentualnych... Słuchajcie, no nie wypowiem się w temacie. No. Módlmy się do świętej trójeczki, żeby nikt nie doświadczał za wielkiej smuteczki. A. Kochajmy się jak bracia i siostry. Życie jest darem, którego nie należy marnować, nawet gdy czasem dostaniemy piaskiem w oczy od losu. Dokładnie. Amen. Tak. Dokładnie tak. Życie cudem jest. Tak czy inaczej, jeżeli po prostu no nie wiesz, jaką drogą pójść, jaką szkołę wybrać, to pogadaj z ciotką, wujkiem, tatą, mamą, no może w pierwszej kolejności z rodzicami, prawda? Zapytaj się ich, nie? O jakieś alternatywy, o jakieś perspektywy. Też z tego, co wiem, z tego, co mi nawet córka mówiła, też w szkołach są jakieś pomoce, bo córka mi opowiadała, że oni w szkole mieli kółka takie właśnie zawodowe, gdzie przychodzili różni fachowcy i pomagali uczniom wybrać zawody. Pomagali po prostu, słuchajcie, ukierunkować tych młodych ludzi, którzy naprawdę nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, nie? Więc gdy ja chodziłem do szkoły podstawowej, no bo też wtedy mieliśmy 8 klas szkoły podstawowej, potem oczywiście przyszły inne rządy i zrobiły gimnazja, no i teraz mamy z powrotem oczywiście 8 klas szkół podstawowych, no ale kiedy ja chodziłem do 7 czy 8 klasy, pamiętając siebie za młodu, no to też miałem dylematy, znaczy miałem swoje postanowienia, ale sam sobie je podważałem, czy aby na pewno to, co ja wybrałem już nawet wcześniej, już nawet od 4 klasy ja już wiedziałem, kim ja chcę być i co ja chcę robić, ale też sobie podważałem te moje decyzje. Ja sam sobie wbijałem klina, na pewno chcesz być policjantem? Na pewno? Serio? Serio? Bo to wiecie, możecie sobie coś postanowić dużo wcześniej, na przykład dużo dzieci z przedszkola mówi, że chce być strażakiem, nie? Strażak to jest bardzo fajna fucha, że oni chcą być strażakami. Ale potem, kiedy my dojrzewamy, no to dojrzewają też nasze poglądy. No i wzbogaceni o życiową prawdę i doświadczenia, zmieniamy swoje zdania oraz swoje wytyczne, nie? Swoje trajektoria lotu. No i to jest bardzo ważne, żeby te nasze przekonanie do tego, co chcemy robić, kim chcemy zostać, dojrzewało razem z nami i żebyśmy sobie to na bieżąco korygowali, bo to jest też ważne. No,
To my tu nie mówimy o takich postanowieniach od przedszkola, że każdy przedszkolak, każdy chłopiec w przedszkolu chce być strażakiem, nie? No to, no wiadomo, to są takie raczej, no takie, no życzenia dziecka, nie? Jeszcze nie do końca dojrzałe, nie? Te nasze właśnie wytyczne dojrzewają razem z nami. Więc ja też sobie podważałem te moje decyzje, kim ja chcę być, kim chcę zostać. Na pewno nie chodziło mi po głowie to, że chcę zostać youtuberem, bo to wyszło całkowicie, że tak powiem, w praniu. Natomiast no, to, gdzie teraz jestem i to, co teraz robię, no też, mówiąc szczerze, nie jest po prostu moją wytyczną według moich założeń, nie? Ale jestem z tego zadowolony. W związku z tym jestem tam, gdzie jestem, robię to, co robię i jestem, kim jestem, nie? Także no, to jest właśnie ważne, żeby być ze sobą na bieżąco. Wtedy się nie pogubisz w życiu. Po prostu najzwyczajniej w świecie ze samym sobą musisz być na bieżąco. Czasami trzeba sobie usiąść na cholerną kanapę i wpaść w taką refleksję samemu sobie, nim zada ci pytanie ktoś inny, samemu sobie zadać pytanie, no i co ja mam ze sobą począć, nie? No masz pewnie jakieś marzenia, jakieś realizacje, chciałbyś się gdzieś spełniać w czymś, coś robić, więc kurnia, tutaj w tym momencie musisz ty sam też popracować nad sobą i wiele rzeczy zależy od ciebie i niech tak zostanie, że wiele rzeczy zależy od ciebie, zanim ktoś inny twoje życie weźmie w swoje ręce i pozbawić się tego, żebyś to ty o sobie decydował, więc naprawdę trzeba się tutaj tak troszeczkę ogarnąć, nie? No, ale to wiadomo, ja tutaj z mojej perspektywy odpowiadam na te pytanie, natomiast no, ja też jakoś specjalnie nie czuję się kompetentny do odpowiedzi na takie pytanie, aczkolwiek no, z mojej perspektywy wygląda to właśnie plus minus tak. No i dążyć do celów, samorealizować się i tak dalej, i tak dalej. Narodowy Bank Polski w ETS2. 9 zł 50 groszy. Dzień dobry, w ramach terminowej opłaty za ciapanie laciem przesyłamy zwrot laciowego podatku w wysokości 10 zł. Co? Dziękujemy za laciowanie i życzymy szerokości i przyczepności. Dziękujemy za laciowanie. Słuchajcie, nowy termin w języku polskim, laciowanie. Gdyby ktoś nie wiedział, co to jest laciowanie, to jest właśnie to. Rzucaniem laciem po całej Polsce. I to zdanie sterowanym. Moi drodzy, jesteśmy w Bydgoszczy. Kto z Bydgoszczy? Łapka do góry, moi drodzy. Kto jest z Bydgoszczy? Tutaj na czaty poproszę. Tam jest dla patronów taka specjalna, słuchajcie, ikonka You Here, taka czerwona łezka. Mało kto z tego korzysta, a ja to specjalnie dałem do gier, zwłaszcza symulacyjnych, że gdziekolwiek jadę pociągiem, czy gdziekolwiek jadę tutaj po mapie Polski, czy gdziekolwiek jadę autokarem w TML-u, czy i ktoś gdzieś tam właśnie mieszka, to wpina taką pineskę, że tutaj ktoś mieszka i dzięki temu wiemy, kto skąd jest, nie? Możemy się tak przynajmniej... Wiadomo, tu nie chodzi o podawanie dokładnego adresu, no ale na przykład jak ktoś zaznaczy, że jest Bydgoszczy, no to przecież to jeszcze po drodze nie podchodzi, prawda? Także no, moi drodzy, mało kto korzysta z takich pinesek. Kreox tutaj skorzysta z pineski teraz, czyli Kreox jest z Bydgoszczy. No właśnie po to jest ta ikonka. No mało kto z tego korzysta, a szkoda, bo ja właśnie z myślą o grach symulacyjnych, właśnie w takich grach, gdzie robimy no bardzo dużo tej eksploracji, dużo miast jest na tej mapie, leżących w Polsce i nie tylko, no to właśnie po to zrobiłem te pineski, ale no jakoś ta pineska się nie przyjęła. Szkoda! Trochę szkoda! Trochę szkoda! Wojty wpisał okolice. O, tak też można, że w okolice Bydgoszczy. Tak też jest fajnie. Nawet jak lecimy gdzieś jakimś samolotem, jedziemy teraz po Simrailu przez dużo polskich miast, nie? Czy tam, za niedługo nawet w uniwersum TML, no ma wpaść mapa Polski, to też będzie ciekawie, nie? Tam też tych miast ma być, z tego co słyszałem, 16? No to by było naprawdę fajnie, jakby było aż 16 miast. Kurczę, to nic tylko czekać, nie? Ja jestem ciekawy, jak oni tą Polskę zrobią. Jak te miasta odzorują. Pomidorowa z makaronem. 9 zł 50 groszy. Wujku, klop się, bo widzę, że dzisiaj po Polsce jedziesz po żółtych nitkach, czyli już przejechanych trasach. Nie zniechęca cię to? Bo jak nie. Ja widzę, że mam dużo odkrytego terenu, to nie chce mi się, bo po co, skoro tam już byłem? Czyli
czekaj no, pomidorowa z makaronem. Zakładamy, że zostajesz... O, widzę, że interesują cię ciężarówki. Załóżmy, że zostajesz w przyszłości kierowcą ciężarówki. I na przykład dostajesz od pracodawcy kontrakt, że no musisz, no nie wiem, ciężarówką wykonać, no kilka tam zleceń, no i... No i cóż, no, no i musisz tą trasę pokonać kilka razy. To co mu powiesz? Panie, ja już na GPS-ie mam tę trasę narzutą, ja już przejechałem, pierdolę to, nie? To znajdź sobie pan tam innego kierowcę, nie? No, mam tu w dupie po prostu. Albo no nie wiem, w rejonie, w którym mieszkasz, w mieście, w którym ty mieszkasz, no to pewnie całe miasto masz już narzuto, nie? Czyli to są trasy, które już przejechałeś, no to nie wiem, co chwilę będziesz się przeprowadzał, żeby mieć mapę. Na szaro. Nie, ja oczywiście tutaj robię takie memiczne, trochę sarkastyczne porównanie, bo wiadomo, real to real, gra to gra, ale całkowicie mnie to nie zniechęca, ponieważ ja lubię po tej mapie jeździć i nie mam, chociaż właściwie nie, mam pamięć wzrokową, ale za każdym razem, kiedy tutaj jestem po raz kolejny, to odkrywam to na nowo, ponieważ moja pamięć nie utrwala tej mapy w głowie do takiego stopnia, żebym ja, ale to nudno, bo ja tu już byłem, nie? Ale nuda, drzewa, znowu drzewo. Ja już widziałem te drzewo, ale nudno, to jest kolejne drzewo. Jejku, po co tu jest to drzewo, jak tam przed chwileczką było drzewo, nie? Nie, to ja takiego, ja czegoś takiego nie mam, nie? Ja czegoś takiego nie mam, nawet do głowy by mi nie wpadło, żeby takie coś mieć. Nawet by mi to do głowy nie wpadło. Nie, no absolutnie, absolutnie nie. No tym bardziej, że ta mapa, zobacz sobie, jaka ta mapa jest potężna, nie? Czyli jakbyś miał teraz, patrz, ile tutaj mam tych żółtych nitek, czyli jakbym miał teraz unikać wszystkie te drogi, gdzie mam żółte nitki, to wiesz co, ja bym chyba pierdolca dostał, nie? Także no i to oczywiście mam kilka tutaj tych, nie? Kilka tych map, no mam kilka profili, więc... Nie, no, absolutnie nie mam czegoś takiego. Raczej nie jestem z tej drużyny graczy, gdzie na przykład, no nie wiem, eksplorując jakąś mapę gdziekolwiek, w którejkolwiek grze, ja tutaj już nie mówię nawet o ETS-ie, o ATS-ie, to nie wiem, musi mieć 100%, nie wiem, mapy, albo też nie należy do takiej grupy ludzi, że na przykład, no nie pojadę drogą, którą już jechałem wcześniej, nie? Raczej nie mam czegoś takiego. Ja pamiętam lata temu, jeden z moich widzów napisał do mnie z takim problemem. Oczywiście zgodził się na to, żebym mu wtedy publicznie na to pytanie odpowiedział. Nie wiem, czy pamiętacie, przerabialiśmy taki temat. Pewien gracz miał taki problem z grami komputerowymi, że jak na przykład grał w gry sensacyjne, to w momencie, kiedy zginął, to musiał grę przechodzić od początku. No, miał taki problem, nie? Taka, no nie wiem, tak głowę miał do tego poukładaną, nie? I mówi, nie może dokończyć żadnej gry, bo jak raz zginie, no to on to traktuje tak poważnie, że on nie wczytuje żadnego save'a, nie działa, nie, do niego nie dociera coś takiego jak jakieś tam automatyczne save'y, czy w ogóle save'y, checkpointy. Nie, on musi zacząć grę od nowa, nie? 9 złotych. No jest jakiś tam też problem, nie? Witamy WB Elgato, zakupione po wczorajszej recenzji i tak mnie zastanawia, bo chcę zacząć przygodę ze streamem, czy używasz osobnej karty do przechwytywania obrazu, czy tylko OBS szerokości uśmiechnięta buźka. Kartę do przechwytywania obrazu stosuje się wtedy, kiedy chcesz nagrywać gry z na przykład konsoli, czy tam zazwyczaj konsoli, no bo z czego by innego. Na przykład chcesz tam nagrywać sobie z... A czy chociaż nie. Są też karty do przechwytywania takie, ale one są już mniej popularne. Kiedyś były bardziej popularne, teraz mniej. Tak mi się wydaje, ze względu na to, że dzisiaj są już mocne komputery, nie? A kiedyś jak ktoś chciał streamować, zazwyczaj zaczynał na byle jakim komputerze, no to co miał w domu, na tym zaczynał streamować, no to wtedy faktycznie nagrywał materiały na jakieś karty zewnętrzne. Aczkolwiek no ja nie stosuję kart zewnętrznych, żadnych, ani karty, ani przechwytywanie przez żadnych kart. Dzisiaj głównie stosuje się karty do przechwytywania obrazu z konsol, czy tam, no raczej no z konsol, no bo z czego by tam innego jeszcze. Więc wtedy taką kartę bym zastosował, nie? Ale ja nagrywam tylko z peceta, no i przechwytuję to przez OBS-a. Za sprawą tego, że mam mocne bebechy komputera, nie? Nie są mi straszne wyzwania rzucane przez gry i no OBS zawsze stresuje, niestety.
Z OBS-em nigdy nic nie wiadomo, bo to jest soft, który zawsze może mieć swoje humorki, więc tutaj nigdy nie ma 100% gwarancji na to, że coś ci się podczas live'a w OBS-ie nie odjebie. Takie historie już były. Natomiast no żadnych kart do przechwytywania nie posiadam, bo ja nie przechwytuję z konsoli, nie nagrywam gier z konsoli, natomiast no zawsze sobie jakoś radziłem bez tej karty, nawet gdy nagrywałem materiały, a nie robiłem jeszcze streamów, także standardowy action na tamte czasy, czyli to był taki program do nagrywania. Jeszcze moje początki to były z programem tak zwanym Frapsem. Znaczy Fraps to był jakiś skrót, bo to był Fraps, on się nazywał ogólnie, ale z tego co ja wiem, to tam jakaś nazwa była jego taka rozwinięta, ale każdy i potocznie przyjęło się Fraps. No to się na początku Frapsem nagrywało, potem nagrywało się czym? Naprawdę. Potem czym nagrywałem? Jezus, nie pamiętam, ale coś tam miałem przejściowego pomiędzy Frapsem a Actionem. I dopiero potem zacząłem nagrywać Actionem. Jacek Serafin. 9 zł 50 groszy. Action jest dobry. Mieszkam w mieście ćpania, dragów, amfetaminy i brudnych strzykawek. W śmietnikach są zakrwawione waciki i brudne maseczki. Ulice niemal opustoszałe. Między nimi kursują stare autobusy z nieprzytomnymi ludźmi. To moje miasto. Ja widzę, kochasz swoje miasto, że tak postanowiłeś się przed całą Polską taką zacną charakterystyką swojego miejsca zamieszkania pochwalić się z rodakami. No, to się nazywa patriotyzm, pełną gębą, moi drodzy. To się nazywa miłość pomimo tego, a nie z kuli tego, nie? No to się ceni, moi drodzy. To się ceni, naprawdę. Urzekło mnie to, żeby każdy w Polsce był takim patriotą, naprawdę, nie? Pomimo tego wszystkiego, tego całego, że tak powiem, miejskiego syfu, nie? To i tak jest dumny ze swojego miasta, że postanowił się nim pochwalić przed resztą Polski. No cóż, z jednej strony doceniam, naprawdę, to jest wielkie. Dobra, moi drodzy, co my tutaj mamy? Wypadka tutaj mamy z kibelkiem. Ja cię kręcę. Hej, człowieki, co tutaj się od Janie Pawliło? Czyżby Kibelson w coś wjechał? W jakiegoś niebieskiego auta? Nie, no słuchajcie, no tragedia na torach, no. Tragedia. Moi drodzy, uważajcie na tych przejazdach kolejowych. Uważajcie, uważajcie. Na litość boską, no. Była nawet taka akcja w zeszłym roku. W zeszłym roku ona była, żeby uważać na przejazdach kolejowych. No, z drugiej strony statystyki są przerażające, nie? Oczywiście cyferek nie pamiętam, ale pamiętam, jak patrzałem na intensywność wypadków na przejazdach kolejowych. No, to nie były to wesołe statystyki. Oj, nie były, nie? Nie były to wesołe i miłe cyferki. Nie w auta ujek, a w człowieka wjechał. Jak w człowieka wjechał? Nie w człowieka. No zobacz, tam niebieski jakiś się pali. Za chwileczkę zobaczymy to jeszcze bardziej, jeszcze lepiej. No niebieski tam się pali, no zobaczcie. Chyba, że mi coś na oko siadło. No niebieski się pali. No, patrzaj ta człowieki. Ale urwał. Policja oględziny. Ale mu urwał. Patrzcie, a kibelek nawet nie tknięty. Na tym kibelku nawet rysy nie ma. A ten selfiaczki kuźwa i na Facebooka, nie? Proszę bardzo. Jak on mu tam czołowo wjechał, kuźwa, nie? Na ten pociąg. Kibelek nawet, kurde, słuchajcie, nawet reflektora nie miał szczaskanego. A ten poobijany mógł objechać, nie? No ale no nie. On se na czołowo, bo miał przód zbity. Tak jakby na czołowo z tym kibelkiem poleciał, nie? Wiadomo, że tutaj to jest taka... patrzcie, tutaj kolejny krzyż. Co ci ludzie tutaj, kurnia? Życie im niemiłe, czy co? Na miłość boską. Gdzie my w ogóle... W jakim mieście my jesteśmy? Słuchajcie, gdzie to tak ludzie tak niebezpiecznie żyją? Pomiędzy Bydgoszczą, Bydgoszcz i okolice. Tutaj ktoś zaznaczał, że był z Bydgoszczy i okolic. Słuchaj, no uważaj tam na siebie. Tutaj jest bardzo niebezpiecznie na tej drodze 25. Tak już naprawdę, biorąc to szczyptą cynizmu.
Wiadomo, no tutaj jest wypadek taki wyreżyserowany, taka inscenizacja. I jest to symbolicznie tutaj zrobione, że jakieś tam kolizje na drodze mogą być, nie? Ale jakby to tak wziąć na serio, no to kibelek nieszczaskany, a ten niebieski stłuczony jakby na czołowo leciał po torach na ten kibelek, nie? Tak, no ale okej, to jest tylko symbolika tego wypadku, że faktycznie na tych drogach trzeba uważać, nie? Symbolicznie. No ten kibelek, którego nie mogłeś odhamować, Piotr odhamulcować. 9 złotych 50 groszy. Właśnie też tak myślę, że mój pionfik powinien dać radę tylko z OBS i nie będę inwestował jeszcze w nietanie karty Procek i 9-10900 grafa RTX 308032. No to masz dobrą kartę. O tym sądzisz, da radę przy dbi serii 4000? No jasne, że da radę. Oczywiście, Piotr, słuchaj, tym bardziej, że ty masz RTX-a 3800, a karty technologii NVD mają w sobie taką, już te 3080 też to miały, mają w sobie taką, jakby powiedzieć, taką, Jezus, jak to nazwać, technologię, która po prostu no, wspiera streamowanie kartą graficzną. Także masz bardzo dobrą kartę graficzną na streamowanie. No też zależy, co ty chcesz streamować, nie? Bo widzisz, sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, bo ludziom się wydaje, że gry typu AAA, jakieś gry sensacyjne, jakieś gry akcji i tak dalej, są bardziej wymagające, a to gówno prawda. Symulatory są bardziej wymagające od gier, na przykład takich jak, no nie wiem, strzelam, jak Cyberpunk, czasami nawet gry symulacyjne są bardziej wymagające. Pomimo tego, że sprzętowo by się nie wydawało, nie? Jakbyś tak porównał wymagania gry. I na przykład, jak miałem jeszcze 2080, to właściwie nie było takiej gry sensacyjnej, te wszystko, co widzieliście u mnie w piątkowych publikacjach, nie było takiej gry, której ja bym nie rozgrywał na maksymalnych ustawieniach i żeby ta gra mi ścinała. Z wyjątkiem tylko jednego, A Plague Tale Requiem, gdzie ta gra po prostu słynęła z fatalnej optymalizacji. To była jedyna gra, która mi skopała tyłek. Jedyna. Ale tam też była fatalna optymalizacja. Po prostu. Ona była źle zoptymalizowana. Wtedy dostałem kopa przy 2080, a ty masz 3080. Natomiast przy streamowaniu i nagrywaniu gier pod tytułem symulatory już tak łatwo nie było. Weźmiesz sobie takiego debasa i debas ci już nakopie do dupy, nie? No właśnie, dlatego, no wbrew pozorom, to nie te gry takie, wiesz, gry akcji, gry spontanicznych spontanicznych ruchów, gry, które no gdzieś tam generują czegoś więcej. To nie one są problemem, tylko właśnie symulatory. Weź sobie na przykład takiego Microsoft Flight Simulator, weź sobie, no SimRail, no też niby, okej, no on jest strawny, no ale, no też słyszałem, że nie każdemu płynnie chodzi, nie? No symulatory wbrew pozorom są takie, kurde, wiesz, naprawdę, no troszeczkę tego sprzęcioru, troszeczkę tego sprzęcioru wymagają, nie? To też zależy od tego, w co ty tam będziesz szpilał, no ale tu akurat, no wbrew pozorom, to nie te gry akcji, takie jakieś, kurde, wiesz, sensacyjne, z jakimiś tam super efektami i fajerwerkami, tylko symulacja czasami, gry tego segmentu są bardziej wymagające i potrzebują lepszego sprzęcioru niż nie jeden jakiś tam AAA, nie? Ja pamiętam na 2080, TI, jak grałem w Assassin's Creed Origins, to ja się martwiłem, że jak będę wchodził do tych dużych miast, gdzie tam jest generowana przez sztuczną inteligencję cała ta, rozumiesz, cała ta inteligencja odpowiedzialna za każdego chłopka w tej grze, nie? Miasto rozbudowane i tak dalej. Ja sobie myślałem, kurde, jak ja tam wejdę do tej Aleksandrii, to koniec, to mi to wszystko siądzie, będzie mi to lagować, będzie mi to bugować, nie? Gdzie tam? A tutaj w międzyczasie, kiedy w ETS-ie wjechałeś do miasta i ci przylagowało, nie? No właśnie, i to dużo ma wpływ na to optymalizacja i samego produktu i no i nieraz te symulatory są, no, o wiele bardziej wymagające niż właśnie oni gra z odwrotnej strony Moon. Taka AAA jakaś, nie? 9 złotych 50 groszy. Od mileniów obserwujemy waszą rasę.
Od momentu, gdy odkryliście tajemnicę ognia, zauważamy wasze postępy. Wasza rasa jest odmienna. Zamiast dążyć do pokoju, często angażujecie się w konflikty, jakbyście pragnęli cierpienia. Tak? A skąd się wzięły te wszystkie filmy o kosmitach, które atakują Ziemię? A Marsjani atakują? A biografia Marii Skłodowskiej, Curie, to co? No właśnie. Ileż to mamy filmów, że nas atakujecie, wy oni. No ileż tego, chcecie zdobyć nasze surowce i w ogóle chcecie przejąć Ziemię. No, ja się pytam, to się z dupy nie wzięło. To są wszystko twarde dowody na to, że oni też są agresywni i chcą podbijać na człowieków i człowiekowe Ziemię i zasoby. No. A znaki? To co? Ten film ewidentnie pokazuje, że kosmici są agresywne. A wszystkie motywy w grach komputerowych? No, to co? No właśnie. A że tu proszę mi nie podskakiwnąć, bo ja tutaj mam dowody w filmach wszelakich, że jesteście też agresywni. A w Dzień Niepodległości to co? A w Dzień Niepodległości 2 to co? Ha? Ja się pytam. No. Patrzcie, jakieś ludzkie słabości będzie mi jakiś kosmita tutaj wygadywał. No, jak zlecia zaraz Paula, wezmę. To nawet ufolutki mnie popamiętają. Groszy. Symulatory ETS-2FERNBUS-21, tylko w tej ostatniej czekam na lepszy update, bo są niedociągnięcia, bo do symulatorów się od ciebie zaraziłem i tak zostało i mając 30 plus lubię w weekend poszpilać, pojeździć. No to, wiesz, ETS-2 ok, Fernbus? Takse? Fernbus nie jest zbytnio dobrze zoptymalizowany, oni tam cały czas niby próbują tam optymalizować, niby przeskoczyli na ten Unreal Engine 5, nie? Tylko że ja w komentarzach pod Fernbusem cały czas gdzieś tam słyszę, czytam narzekanie widzów, że od kiedy oni przeskoczyli na ten, na tą piątkę, to jest jeszcze gorzej, no i... No u mnie też ten Fernbus jakoś specjalnie płynnie nie chodzi, a ja mam RTX-a 90, nie? Także no Fernbus jest mega dyskusyjny w optymalizacji. No The Bus też jest mega dyskusyjny w optymalizacji. No to ML nie potrafi w optymalizację. Natomiast no jeżeli chodzi o bus 21, tu ci się nawet trochę dziwię, ale szanuję. Ja bym tam na jakieś przełomowe rzeczy w bus Simulator 21 nie czekał. No i bus Simulator 21 w dniu premiery był fatalnie zoptymalizowany. Fatalnie. Jak oni wypuszczają DLC i na przykład po wejściu do tramwaju, no czy tam Andrzej, jakiegoś Duda, innego autobusu, ci mega wszystko klatkuje, nie? Jak ja wam pokazywałem ostatnio ten autobus szkolny. Ja zacznę. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ciepły wieczór bez ciemności, trawa spokój, my i wy, my i wy. My to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Pseudonim Dudu, czy ciebie na jakieś refleksje dzisiaj wzięło przy niedzieli, tak przy kawie Ince Mlecznej i tej pięknej, zacnej podróży? Jakieś przemyślenia? Czyś byś też szukał teraz sensu życia jakiegoś, czy coś? Czy... Tak tylko pytam niewinnie. Znaczy, dużo żeśmy tutaj o życiu dzisiaj rozmawiali. Ale chłopu do śpiewu się wzięło, czyli kurnia, chłop szczęśliwy jest, bo jak człowiek śpiewa, to człowiek jest szczęśliwy. Widzieliście kiedyś człowieka, który śpiewa, będąc nieszczęśliwym? No, w sumie takie persony są. Na przykład ostatnio oglądaliśmy z żoną Skazany na bluesa, no i tam człowiek nieszczęśliwy śpiewał, no. Ledwo co, już pod koniec, ale jednak śpiewał, nie? Moi drodzy, przechodzę do super czatu, bo tutaj widzę Przemysław Esz. Dziękuję za super czat. Dziękuję za donecika w czacie. Także no, człowiek kino jest jak jest. Chłop szczęśliwy, bo śpiewa, nie? Zrobiłem test, pobrałem save ze 100% DLC mapy, nałożyłem na to PM i PR i to jest 45-32%. Czyli Mati Skoki Narciarskie odkrył, że jeżeli wgracie sobie te dodatkowe mapy, to macie dodatkowo ponad 50% eksploracji. Oni z odwrotnej strony Moon. 9 złotych 50 groszy.
To właśnie strach przed nieznaną cywilizacją pozaziemską skłonił waszą ludzką wyobraźnię do kreowania naszego niesprawiedliwego wizerunku. Przestrzeń kosmiczna tętni życiem, kipi od różnorodnych cywilizacji i rzeczywistości. Strały muchy do kapuchy. Mamy niezbite dowody na to, żeście nas atakowali. Mamy to wszystko na rig video. Na stopchamie to wszystko jest. Także no, jest to udokumentowane, koniec i kropka. Będą mi tutaj oni z odwrotnej strony Mona mówić takie dziwne rzeczy do nas. I zwalać to wszystko na naszą durną wyobraźnię. No patrz, no co za kosmity, no. No widać, że to jest pozaziemskie myślenie, widać. Nieprawdą to jest, że jesteście tacy mili i nie dożycie do destrukcji. No. Jest zresztą, jak wygląda ten was księżyc. Tam nawet żadnego kwiotka na tej planecie nie macie. Drzewka, niczego. Wszystko, żeście tam wyniszczyli. No. A podobno kiedyś księżyc tętnił życiem tak jak Ziemia. Ponoć. Chociaż mówią, że jest to sztuczna satelita. Też tacy, a inni jeszcze mówią, że to jest baza kosmitów. No to się wydało. Klepnęło się. Faktycznie jest to baza kosmitów. Że księżyc to jest tylko skorupa, a w środku, w księżycu są statki kosmitów. O, Jesus. O! O, te wszystkie teorie. Aż się mózg lasuje, aż mi mózg zaparował z tego wszystkiego. Władysław Kosiniak. 9 zł 50 groszy. Cześć wujku, widziałeś może kamysza? Gdzieś mi się zgubił. Kuźwa, nie piszcie mi takich treści, kiedy ja kawę piję. Ja bym się, kurwa, teraz zadławił. No, słuchajcie, no... Nie róbcie mi tego. Chcecie mnie tutaj zabić? Co za chłopy? Słuchaj, to... Są takie pomieszczenia, gdzie ludziom odbiera się wolność. Czy tam tymczasowo, czy na stałe, czy do przesłuchania, czy coś. Ja bym zaczął szukać od takich miejsc. W sensie, ja wiem, co niektórzy zaczynają szukać po szpitalach, po komendach. No ale to ty zacznij może od takich miejsc, okej? Okay? Co za wariaty. No całe życie z wariatami. Na wielkie szczęście pozytywnymi. Patek 2002. Dlaczego istnieją ludzie, którzy jak wjeżdżają na autostradę, od razu wjeżdżają na skrajny lewy pas? Co im to da? Wyprzedzenie samochodów, które jadą wolniej po prawym pasie? Może jak ktoś wjeżdża na autostradę, to od razu wciska pedał przyspieszenia w podłogę i po prostu i ma to, wiesz, obliczone, że wszystko to, co teraz jedzie po prawym pasie, on to z rozbiegu, fią! Jak ktoś ma jeszcze jakąś BMW, Audicę, no, albo Toyotę jak ja, no to kurnia, no co, będzie mi tu jakiś lewopasowiec, będzie mi tutaj jakiś, kurde, się szwendał pod kółkami, nie? No, może dlatego? Ha? Żeby po prostu wyprzedzić? Ale kosmici byli 1 stycznia w Miami. Tak? Byli w pierwszego... A co tam było 1 stycznia w Miami? Nie wiem nic na ten temat. Coś tam... Słuchajcie, to też takie pytanie się rodzi, nie? Dlaczego kosmici zazwyczaj odwiedzają tylko Stany Zjednoczone, nie? Dlaczego na przykład nie mówi się o kosmitach z Rosji? Chociaż w Rosji bardzo popularna jest kryptyda, czyli Yeti, Wielka Stopa, nie? Tam bardzo dużo legend właśnie krąży o Wielkiej Stopie. Tam w ogóle, no, w Rosji są inne kryptydy, no ale jeżeli chodzi o USA, no to oni tak głównie słyną z tych wszystkich tych, nie? Kosmita z rodu Moon. Z tych wszystkich... 10 złotych. Droga ludzkości, nasza władza planety fancoli głupoty. To my jesteśmy potrzebni wam, a nie na odwrót. Gdyby nie my, nie stałby teraz u was na stole pan Tadeusz czy Jacek Daniel. Chwała trzem królom gest, kocham cię. No cóż. Najważniejsze jest to, że ty w to wierzysz. Wiesz, wiara czyni cuda. Naprawdę. Jeżeli ktoś w to wierzy, w takie rzeczy i tak uparcie broni argumentami takimi, nawet czasami z czapy wziętymi, no ale cóż, no,
mówi się, że jeżeli na przykład nieprawdę będzie się powtarzać cały czas w kółko, to ona staje się prawdą, nie? Tak się mówi. No słuchaj, no takie rzeczy, jak też sobie będziesz mówił w kółko, to to też może stać się faktem, nie? Znaczy tylko w twoim świecie, ale jednak faktem. Także, no cóż, no nie będę ci zaburzał twojego księżycowego istnienia, żyj sobie tam kosmito. Można powiedzieć, my ludzie na takich oderwanych od rzeczywistości mówimy, że są kosmitami. I to idealnie do ciebie pasuje, jesteś kosmitą. Ty ony z drugiej strony Mona. Wiechu 2003, po raz kolejny dziękuję ci za super czat. Ty serduszko leci. Wiechu, tyś się tutaj rozszalał. Ja mam nadzieję, że ty to kontrolujesz, nie? Że ty kontrolujesz wydatki na ten kanał, nie? Żebyś potem, wiesz, nie obudził się z ręką w nocniku, że tak dużo pieniądzów na mnie wydałeś, nie? Na chłopa, który nagrywa gry w sieci. Piotr i Paula, 9 złotych 50 groszy. Wujku, co do Bus 21 opiniuje na podstawie twoich pierwszych filmów z tej serii, teraz na pewno się zmieniło i planuję go zakupić na promce w najbliższym czasie. Pozdrawiamy z żoną, uśmiechnięta Buźka, ciebie wszystkich widzów. Dziękuję Piotrze i Paulo, natomiast musicie też wiedzieć, że moje uczucia co do Bus Simulator 21 troszeczkę się zmieniają, bo to, co oni ostatnio odwalili, w sensie, wiesz, wydają DLC, ten bus, na przykład ten bus szkolny, nie? Gdzie ten bus szkolny jest tak tragicznie zoptymalizowany, że klękajcie narody. No to co? Nikt tego tam nie testuje? Nikt tego tam nie sprawdzał? Skoro mi na bebechach, które ja mam w skrzyni, to działa w tak tragiczny sposób, a pozostałe dodatki działają w miarę dobrze, no to i nie poprawiają tego, bo już ktoś wcześniej mi pisał, że grał w ten dodatek w dniu jego premiery. Ja wziąłem się za ten dodatek już w kilka miesięcy po premierze i nikt tego nie poprawił. No to co, ten bug? No może, no nie wiem, może odpalił się w nich Todd Howard, tak? Że co, no to może to nie jest błąd, to jest feature, nie? Czy cholera wie co, no? Nie wiem, jak to ja mam traktować, nie? Druga sprawa to taka, że no z tym dodatkiem na tramwaje też polecieli po bandzie. No i no oni mi się zmienia zdanie na temat Bus Simulator 21. Coraz to bardziej mam mieszane uczucia co do tego produktu. Dokonaliście przełomowych odkryć, opanowaliście moc energii atomowej, lecz nie potraficie odpowiednio wykorzystać zdobytego postępu. Wasza rasa zmierza w stronę własnej zagłady, marnując swoje możliwości rozwoju. A to tak, widzimy to, was. To tutaj się zgodzę. To ostatnie zdanie jest wręcz prorocze. Tak, rasa ludzka dąży do samozagłady i to się już dzieje. Zobacz sobie, właściwie globalnym problemem jest to, że wszyscy teraz, wszystkie państwa, no gdzie byś nie popatrzał, na które państwo, gdzie tam chcesz na globie, nie? Na co cierpi? No na co cierpi? No każde państwo się starzeje. Za mało ludziów się rodzi, nie? Jest po prostu demografia tragiczna. Natomiast no jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, no cóż. Gdybyśmy się technologicznie nie rozwijali, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali, nie? Nie mielibyśmy tych wszystkich gier, tych wszystkich komputerów, nie? No. I tak dalej, i tak dalej. Ja nawet tutaj przez wczorajsze popołudnie się ekscytowałem nowymi dekoderami, jak fajnie są porobione. Podoba mi się, jak to jest fajnie zdobione. To jest przepaść pomiędzy tym, co było, a co mam teraz. Natomiast co chwilę, co roku wychodzą nowe smartfony, telewizory, no, lotomy, sekaj chcemy. Poza tym technologie są niestety może nie to, że one są nie do ogarnięcia, ale one są uwięzione przez koszty. Ty wiesz, kosmito, ile na przykład NASA wydaje co roku na swoje projekty? Wiesz, jakie to są pieniądze? Człowieku, koszty, kasa ogranicza też tych wszystkich człowieków, którzy by sobie chcieli polecieć w kosmos. Zobacz sobie, taki Tesel, on sobie normalnie wypuścił auto w kosmosa. A wy fruwacie autami w kosmosie, ja się pytam? Fruwocie? Nie fruwocie, tylko z naszych satelit sam korzystacie. I teraz mnie donajtujecie i denerwujecie mnie, że my człowieki są głupie. No nie są my głupie, no. No. Kto korzysta z naszej satelit, żeby się teraz ze mną połączyć? No wy, kosmity. Co, nie umiecie ze swoich zbudować? Bo jak laćka zero wezmę, jak strzela w ten kosmiczny łeb, to będzie denerwował biednego mnie. No. I tak dalej, i tak dalej.
Fruwocie se autami po kosmosie. No co nie fruwocie. Mocie se teleskopa Hubble'a. No nie mocie se teleskopa Hubble'a. A my se mamy. I my was obserwujemy. I miecie się tam na baczności. Miecie się tam na baczności, bo my was se obserwujemy. Także, no, my już o was wiemy. Czołgistka Laura. 9 złotych 50 groszy. Cześć kochany wujku, mam pytanko, jakiego farminga byś polecił albo jakąś inną fajną gierkę do grania? Oj, tutaj jest rozbieżność w pytaniu, bo jakiegoś farminga bym polecił albo jakąkolwiek inną gierkę, ale z segmentu symulatoru farmy, czy w ogóle jakąkolwiek inną gierkę? Jak nie farming, to co? Postaram się odpowiedzieć na pytanie z perspektywy którego farminga? W temacie farmingów. No to w temacie farmingów nie ma lepszego farminga niż farming. No niestety. Chcemy czy nie chcemy. Są oczywiście alternatywy, ale żadna z tych alternatyw no niestety nie da rady na chwilę obecną wykopać z tego wiodącego, wręcz triumfującego miejsca na podium, jakie zdobyło Farming Simulator. Całe to uniwersum. Więc jeżeli miałbym ci polecić jakiegokolwiek farminga, to tego najnowszego, bo on na chwilę obecną już jest no, ponad 2 lata na rynku, ma już te w miarę dojrzałe DLC, ma w miarę dojrzałą scenę moderską, więc jeżeli już coś, to właśnie tego najnowszego, no bo w tych starszych no, nie ma takich funkcjonalności jak na przykład słuchaj, 4 pory roku, czy tam jakieś inne jeszcze fajne rzeczy. Także jak już coś, jak któregoś farminga, to tego najnowszego, FS22. Natomiast, jeżeli miałbym ci polecić jakąkolwiek inną fajną grę, ale nie w segmencie gier, symulatory, słuchaj, tych, no, farmy, lista takich gier jest bardzo długa. Ja nie wiem, czy ja bym do Fajrantu się tutaj, wiesz, zmieścił, nie? No, pomimo tych wielu badziewi, które wychodzą w dniu premiery, są naprawdę bardzo fajne tytuły, które naprawdę warto zagrać, nie? A nawet i starsze gry, które też dzisiaj warto zagrać. Zresztą, no słuchajcie, no, też nie bez przyczyny wraca się dzisiaj do remake'ów starych gier, które, no po pierwsze, no mają zarobić na siebie pieniądze, po drugie ktoś bazuje na naszych sentymentach, po trzecie no to jest słuchajcie, no tanie w kosztach. Dlaczego? Ponieważ kopiuje się coś, co już było, a nie trzeba tego stworzyć według nowego scenariusza. Nie trzeba stworzyć nowego IP. A dzisiaj stworzyć nowe IP to są koszty. No właśnie, więc korzysta się ze starego IP, nie? I kiedyś, jak ja na przykład na kanale pamiętam, mówiłem coś takiego, kurwa, kiedyś to były gry, kurwa, kiedyś to było, to dzisiaj, kilka lat później, ja oczywiście byłem nękany przez niektórych widzów, że kurnia, co za boomer, on tylko wspomina te stare gry, tutaj nowe gry też są fajne. A zobaczcie dzisiaj, ile wychodzi remake'ów, nie? Zobaczcie, ile, no rynek gier komputerowych jest zajebany tymi remake'ami, nie? No bo tak, no nie trzeba tworzyć nowego IP, wykorzystuje się pomysły, ulepsza się tylko. Zobaczcie sobie na przykład, w czwartek wam pokazałem twierdzę. Zobaczcie, gra powróciła w remake'u. 9 złotych 50 groszy. Wujku, błagam cię, powiedz, kiedy będą kolejne DLC do ATS. Ja wiem, że nie wiesz, ale powiedz mi, kiedy mogą być, albo jak przeczuwasz, ja już tak bardzo chcę mieć całą mapę. Kuba, ATS niech se darują te DLC, bo tylko promot cierpi. Jeżeli chodzi o całą mapę do ATS-a, to na przestrzeni kilku lat. To ci mogę odpowiedzieć teraz z miejsca. Natomiast kiedy będą kolejne DLC mapowe do ATS-a? W 2024 roku, czyli w bieżącym roku. To powiedz mi, czy to nie są wspaniałe wieści. Ja mam nadzieję, że jesteś teraz naprawdę mega uradowany. No, patrz, jaka dawka informacji teraz. Zobacz, nic tylko się cieszyć po prostu. No na pewno wyjdą w tym roku, jak nie dwie, ja nawet zakładam, że 3 mapy. Ja na ten rok przewiduję 3 mapy, ale to są moje założenia, moje przypuszczenia. Natomiast do zbudowania całej mapy to scena moderska na chwilę obecną, polecam. Na przykład Reforma Team, bardzo fajny projekt, implementuje sobie na najnowszą wersję gry, oczywiście najnowszą wersję mapy i jest ci błogo.
I masz wtedy Meksyk, masz wtedy... Jeszcze do tego sobie instalujesz, rozumiesz, promoc Kanada. Chłopie, do tego jeszcze zaimplementujesz sobie projekt Alaska. Panie, nic tylko kwiczeć z radości. Jeździć, szarpać te tereny i robić wszystko na żółto. Także panie. Wojaszku, kupiłem fotel gamingowy Diablo X1, biały, ekoskóra i mam problem taki, że się brudzi trochę od czarnych rzeczy. Czym to myć i jak o to dbać? Też miałeś biały fotel. Cebula 32. Szkoda, że nie posłuchałeś mnie tydzień, dwa tygodnie temu. Ja was ostrzegałem, żebyście nie kupywali foteli z ekoskóry. Jeszcze raz powtórzę, nie ma to znaczenia. Jaki fotel wykupicie z ekoskóry, jakiej marki? Czy kupicie fotel XL, XXL, LK, MLK, super wypasione, wykokszone, w motywy, w srywy? Ekoskóra to jest ciulstwo. Uwierzcie człowiekowi, który ma siódmy fotel gamingowy. Te fotele gamingowe, obojętnie, czy wy sobie kupicie z Acarensic, czy wy sobie kupicie z Diablo Chess, czy wy sobie kupicie z Quersusa, czy wy sobie kupicie, nie ma znaczenia marka. Ekoskóra ma takie właściwości, że te fotele po 2 latach zaczną wam pękać. Natomiast ja o ten mój biały fotel dbałem, ja go impregnowałem. Są takie specjalne impregnaty do ekoskóry, ale to jest właściwie przedłużenie agonii. Bo prędzej czy później, nawet wtedy, kiedy będziesz stosował te preparaty, to i tak ten fotel ci popęka. I na przykład, nie wiem czy jeszcze tutaj ja mam zdjęcia. Mam zdjęcia i pokażę wam. Jeżeli chodzi o pęknięcia, pomimo tego, że... Słuchajcie, teraz wam pokażę pęknięcia na poduszce, która była za moją głową, a ja przecież nawet... No, rzadko kiedy dotykałem tej poduszki głową. Kuba, 9 zł 50 groszy. Szkoda, że te DLC do ETS tak rozwalają promoc. Nie będę grał bez PM, bo SCS zaniedbał całkowicie Anglię Północną, Skandynawię i tak dalej. Kupiłem Bałkany za 70 zł i nie mogę grać, bo PM nadpisuje tereny. Niech już SCS odpuszcz DLC do ETS. Słuchaj, no trzeba iść na pewne kompromisy, nie można mieć wszystkiego, nie? Albo sobie instalujesz promocy, które gdzieś tam rezygnują z terenów, które wcześniej były zbudowane i wtrącają, czy tam nadpisują, bo wiesz... To zależy teraz, o jakich terenach mówimy, nie? Bo jeżeli chodzi o Bałkany, no to w tej wersji promoc masz jeszcze Bałkany te promocowe, nie? Na tej wersji. Słuchajcie, bo ja tutaj teraz te zdjęcia przeklikowałem sobie. I tu zobaczcie sobie fotel Diablo Chairs po 4 latach. Z ekoskóry. Zajebisty, nie? Ja go miałem przez 2 lata, przez kolejne 2 lata miała go moja córka. Tak będzie wyglądał wasz fotel z ekoskóry. Ostrzegałem, mówiłem wam, nie kupujcie foteli z ekoskóry. Natomiast nawet impregnaty robią coś takiego, zwłaszcza na białych fotelach. Tutaj wam teraz pokażę przebarwienie białego fotelu w okolicach lędźwi. Pomimo tego, że ja o fotel dbałem, bo ja jestem pedantem i jestem estetą, jestem człowiekiem, który niesamowicie o wszystko dba. No taki już jestem. Jakieś wady muszę mieć. Tak wygląda przebarwienie na białym fotelu, nawet wtedy, kiedy zastosujecie impregnaty. I to jest nieuchronne. Więc moi drodzy, jeszcze raz przestrzegam, apeluję, jeżeli moja opinia coś dla was znaczy, a naprawdę mam doświadczenie z fotelami gamingowymi, odradzam fotele z ekoskór. Żadnych kurwa ekoskór, żadnych. Obojętnie jaka marka, obojętnie jaki producent, to naprawdę nie ma znaczenia jaki producent. Żadnych ekoskór, żadnych. Nie dosyć, że wam się plecy będą pocić, przepacać. Tam są niby te takie w tych fotelach, takie, jakieś takie łzy w tych oparciach, że to ma przepuszczać powietrze na plecy, że plecy mają wam oddychać. I tak się zapocicie, i tak się zapocicie. Aczkolwiek ja się akurat w tym fotelu nie pociłem, ale dużo ludzi narzeka na to, że się pociło. Natomiast no, w okolicach lędźwi zawsze każdy się zapoci. I na przykład jak dolegają ci dobrze lędźwia do oparcia, to nawet kiedy zaimpregnujesz tą ekoskórę, nawet gdy ją zaimpregnujesz, to i tak zrobią się na białym przebarwienia. I nie uciekniesz od tego. Za chuja pana. Po prostu będziesz mieć przebarwienia. Nawet jak to zaimpregnujesz. A ja to impregnowałem naprawdę dobrymi środkami, nie? Więc kurnia, no...
Co ci mogę więcej powiedzieć, no? Może nie zabrzmiałem jakoś specjalnie radośnie teraz dla ciebie. Natomiast, no, kurnia, no. No taka jest prawda, no. Przecież ja ciebie nie będę okłamywał, no. Z 2 tygodnie temu i tydzień temu mówiłem. Radziłem, jak macie kupować fotele gamingowe, nie kupujcie z EcoScore. Ale to może będzie motywacja potem do zakupienia kolejnego fotelu z materiału. Ja już ten kupiłem z materiału, no i jestem zadowolony. To jest normalny materiał, taki oddychający i też przy okazji łatwo do utrzymania czystości, nie? Że jest zmywalny, ale z drugiej strony wodoodporny. Dobra, jadymy. Zatankowane i jadymy dusz. No niestety, no tak jest z tymi fotelami gamingowymi, no. No budź się, myszko, ze snu. Gdzie my to jesteśmy? Moi drodzy, jesteśmy pod Szczecinem i teraz już lecimy na Niemca i tu trzeba uważać, bo tutaj jeszcze, nie wiem, czy rolnicy już zjechali do baz, nie? Czy oni tam jeszcze nie protestują? Także no zobaczymy, jak będzie. Czy my se tu gdzieś możemy zrobić? Pauzę? Pauzę? Chyba możemy. Tutaj se zrobimy pauzę. Okej. Okay. Żeby się nie powiedzieli, że tylko z konsoli tutaj korzystam. Dobra, tu sobie zrobimy pauzę. Cyk. Okej. Okay. Myk. Myk. Ale to trochę zapierniczyłem, bo mogłem sobie wizytówkę zrobić na terenach Silesii, jak byłem. No, troszeczkę to spierniczyłem. Żałuję teraz. I enter. Oni z odwrotnej strony Moon. 9,50 zł. Co on znowu wymyślił? Nasze szybkie urządzenia obserwują tereny piaszczyste i żyzne. Jeśli nie będziecie w stanie zapanować nad sytuacją, wkroczymy i nauczymy was, jak chronić planetę. Szanujcie wodę, powietrze i ziemię. Strzeżcie się, Nemu Karoaj. Tak się zastanawiam, czy po drugiej stronie tego księżyca nie siedzi tam jakiś aktywista. Czy to nie jest jakiś eksperyment społeczny, jak Akademia Pana Kleksa? Przepraszam za moje podejrzenia, ale czasami różne myśli chodzą mi po głowie. Też jestem tylko człowiekiem, moi drodzy. I znam typowe ludzkie zagrania i słabości. Sam je mam. Jeszcze pielęgnuję. O, ludzie złoci. Czemu mi tu nie świeci ten... No, teraz mi świeci lusterko. Dobra. Kamera właściwie, a nie lusterko. Jademy durch, moi drodzy. A więc ze Szczecina lecimy na Berlin, moi drodzy. Będziemy teraz podbijać Berlin. Aczkolwiek zgodzę się z manifestem, że faktycznie ludzie powinni się ogarnąć w przestrzeni środowiskowej. Tylko, że nie na siłę i głupimi decyzjami, nie? Niech to będzie po prostu przemyślane, mądre i skuteczne zarazem. Dobra, moi drodzy, super czat. Przemysław Esz, to już pana tutaj czytałem. Mateusz, 9,50 zł. Mam pytanie. Czy mógłbyś, jak zdążysz, wjechać do Londynu, do miasta, a nie jechać tylko obwodnicą? Ale ja nie jadę przez Londyn. Mam słaby komputer na ETS-a, chciałbym u ciebie zobaczyć, jak wygląda w środku, bo mieszkam w Londynie. Ale ja pozdrawiam, dzisiaj... wujku. Mateuszu, ja nie jestem w stanie dzisiaj spełnić twojego... A nie, jadę przez Londyn. Jadę przez Londyn. No to będę musiał uwinąć kitę w takim razie. Ty, jadę przez Londyn. Ja myślałem, że ty jedłem polecę. A faktycznie jadę przez Londyn. Ty, jadę. Czekaj, no. No to w takim razie... Jak ty chcesz centrum Londynu... Czy tak ci wystarczy? Będzie musiało ci wystarczyć, bo ja nie mogę też jakoś specjalnie za... długo tej trasy robić, bo nie zdążę tutaj do tego Londynu przejechać do 15, nie? Do 15.20 max. No właśnie. No to nawet ja w to nie wierzę, że 15.20, że ja to w ogóle powiedziałem, że 15.20. No ale moi drodzy, nie, no trzeba obiad zjeść w jakiejś rozsądnej godzinie, nie? Na miłość bosko. Przemysław Esz, dziękuję za super chat. Wiechu 2003, dziękuję za super chat. I Adam wspierający od 19 miesięcy. Ja, wujciu, też kupiłem fotel Quersus VAOS 2.5 z materiału.
2 lata temu i jestem zadowolony, żadnych przetarć ani przebarwień. Pozdrawiam. Słuchajcie, ja mam w pracy fotele z materiału. Mam, słuchajcie, w różnych miejscach fotele i krzesła z materiału. To jest normalnie jak tapicerka, nie? I to jest przez lata. A kupisz fotel gamingowy z ekoskóry i to ci się, kurwa, po... od 1,5 roku do 2 lat, no bądź pewny, że to ci się... że to ci spęka, nie? I ten fotel potem wygląda tak, jak wam pokazałem, ten z Diablo Chairs. Żeby jeszcze raz tutaj was uświadomić, jak wygląda fotel taki po 4 latach. Więc jeżeli nie chcecie wydać kasy na fotel, który za chwilkę kupicie nowy za 4 lata, no to kup przestrodze. Jeszcze raz. Tak wygląda Diablo Chess po 4 latach. I to mówię ja, człowiek, który miał z nimi współpracę kilka lat temu i rozdawał wam te fotele. Po prostu mówię, jak jest. Nie owijając bawełnę. Zobaczcie sobie tą ekoskórę, która tutaj była na tym siedzisku. Właściwie tam już jest wszystko zdarte, nie? Na oparciu, zobaczcie sobie. Także no, nie? Tylko z tym, że tutaj nie ma akurat żadnego znaczenia, jakiej marki wykupicie fotel z ekoskóry. Po prostu ekoskóra ma takie właściwości, że będzie wam pękać, nawet wtedy, kiedy będziecie o ten fotel dbać. A uwierzcie mi, ja o wszystkie rzeczy mega dbam. Ode mnie możesz coś odkupić po kilku latach i będzie jak nowe. I to już nie jeden, co ode mnie coś odkupił, tak stwierdził, nie? Bo ja o sprzęty, o wszystko, o, nawet o meble, dbam po prostu niesamowicie pedantycznie i szanuję każdą jedną rzecz, nie? Dobra, moi drodzy, bo tutaj się kurnia dzieje. Przemysław Kościółek, a wiesz, że podobno ma wyjść remaster Need for Speed Most Wanted? Nie, to akurat pierwszy raz słyszę, bo nie interesuję się akurat tym uniwersum. Kazik, kupić fotel do auta sportowy, potem go przerobić na fotel gamingowy i tak szybko się nie zniszczy. Jest dobry plan. Racja, Kazik, ja widziałem twój pomysł w praktyce, już nie jeden takie coś zrobił i oczywiście... tak też można zrobić. Jedziesz na jakiś autosłomowiec, oglądasz tam sobie jakieś fotele, słuchaj, za parę groszy to odkupujesz, targasz to do domu, robisz sobie, bo fotel taki, on jest trochę niski, nie? Idziesz do jakiegoś spawacza czy coś, robisz sobie staraż pod ten fotel. Panie, kto cię taniej wyjdzie niż taki gamingowy nawet. A masz wygodny fotel, nawet jak ci się trafi jakiś kubełkowy czy coś, nie? Tylko, że to wiadomo, to musi do kogoś przemawiać, nie? Bo inni znowu powiedzą, z jakiegoś starego grata zazumowanego ja mam jakieś wypurtane, wyścierane, nie wiem, z jakimś przebiegiem nie wiadomo jakim, siedzenie kupować i mam z tego robić takie, no to wszystko też zależy, jak masz głowę do tego poukładaną, nie? Mam fotel z jaki? Zec Red Club. Nie znam takiej firmy. Ponad rok i jest super. Raz na 2 tygodnie czyszczę i wszystko ok. Ale szkoda, że nie napisałeś, czego to masz. Z jakim sosem, wariacie? 9 zł 50 groszy. Co? Wujku, czy mógłbyś powiedzieć, co sądzisz o eksplozji wulkanu na Islandii? Dzisiaj pojawiły się nowe szczeliny erupcyjne, tym razem bardzo blisko zabudowań w Grindavíku. Jakie masz zdanie o tej erupcji? Nie mam zdania na temat tej erupcji. Tak szczerze mówiąc, nie obserwuję tematu. Nie przyglądałem się temu. Także jak ty tutaj piszesz o jakichś świeżych wiadomościach, to ja wczoraj, tak, od 12, znaczy do 12 latałem po sklepach i robiłem różne rzeczy, bo po prostu no same się nie zrobią. Potem o 12 ledwo co w ogóle, ja w ogóle bałem się, czy ja na 12 się wyrobię wczoraj, nie? Już niewiele brakowało, żeby mnie wczoraj o 12 nie było. No ale jednak się wyrobiłem. Potem po południu obiadek, rozumiesz, poogarniać te dekodery, bo tam dziewczyny chciały w końcu coś pooglądać, a tam, no, ja się tym bawiłem. Słuchaj, konfigurowałem tu tego, potem coś tam pooglądaliśmy, wieczorny stream i ja w ogóle nawet nie patrzyłem na jakieś wiadomości, co się na świecie dzieje. Także no nie jestem na bieżąco, także jak tutaj piszesz o jakichś wiadomościach z dnia dzisiejszego, ewentualnie wczorajszego, to bardzo mi przykro, że zawiodłem, ale nie... nie jestem w stanie tutaj ci odpowiedzieć i ustosunkować się do tego, bo raz, że nie wiem, co tam naprawdę się dzieje, a dwa, że po prostu no, nie interesowałem się tym tematem, nawet gdybym przeglądał jakieś wiadomości.
No cóż, ale jeżeli chodzi o te wulkany, no to nie tylko one są zagrożeniem, tak? No zobaczcie, co się odjebało w Japonii, nie? No właśnie. No, chociaż Japonia, oni tam są kuźwa niezniszczalni. Oni są kurwa jak Marcin Dubiel, oni są niezniszczalni, nie? Oni sobie tam radę dadzą, nie? Aczkolwiek, no, dostali porządnego kopa w Japonii, nie? A jeszcze mało tego, nie dosyć, że matka natura im skopała dupsko, to jeszcze tam mieli tą tragedię lotniczą, nie? Ja pierdzielę. Dwa w jednym od razu. Bo to tak w życiu jest, że jak jest spokojnie, to jest spokojnie, ale jak się coś pierdoli, to na całego. No niestety. Teraz słuchajcie, tutaj co do tego fotela od Adama. No tak, no ale to tutaj jest tego. Natomiast no tam chłop napisał, że ma biały, ale nie napisał, czy ma z ekoskóry, czy z tego. Ten biały mnie tak urzekł, że kupowałem oczami. Ja też cebula. Także jedziemy na tym samym wózku. A nie rozumiem, bo prezentuje się mega, jeżeli chodzi o to, no tylko trudno go utrzymać teraz w czystości. Nie jest tragicznie, ale jakieś tam pierwsze ślady są. Znaczy powiem ci tak, ja ten fotel czyściłem raz na tydzień. Tym impregnatem, są takie specjalne impregnaty, nie? I nie to, żebym go miał na bieżąco cały czas brudny, tylko to, że robią się przebarwienia. Bo na przykład, wiesz, ja ci powiem tak, ja nie siedzę tutaj w jakichś koszulkach za ciężkie pieniądze, nie? Tylko zazwyczaj mam takie koszulki, takie jakieś byle jakie, nie? No może tutaj dla was powinienem jakoś się odstrzelić, nie wiem, może powinienem wam tutaj zaimponować jakimiś super ciuchami, kuźwa, za jakieś ciężkie pieniądze, tak jak to, co niektórzy lubią, może powinienem się tutaj polasować, ale ja tutaj siedzę zazwyczaj w takich koszulkach za maksimum 40 zł, które no są robione jakimś tanim kosztem, barwione byle czym, byle jak. No i te koszulki, jak siedzisz w takiej koszulce na białym fotelu, no to prędzej czy później dostaniesz przebarwień, nie? Natomiast w miejscu siedziska od spodni nie mam przebarwień. Znaczy, gdzieś tam jakieś delikatne może są, ale ja zazwyczaj siedzę w jakichś spodniach dresowych, nie? I staram się, żeby te spodnie były bawełniane. Więc przebarwień od spodni na siedzisku jakoś specjalnie nie mam, ale już od tych koszulek za 40 zeta max, no niestety tak, no bo w okolicach, jak jest lato, no to w okolicach pleców, w okolicach lędźwi, no zazwyczaj tam się człowiek przepaca. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli masz fotel Quersusa, co mi się bardzo w tych fotelach podoba, to, że tam nie ma tych cholernych gąbek, tych cholernych takich poduszek. To jest beznadziejna w ogóle, to jest w ogóle beznadzieja w tych fotelach gamingowych, z tymi poduszkami na gumkach, nie? Quersusy w okolicach lędźwi nie mają tych cholernych poduszek, tylko mają takie pokrętło i ty sobie regulujesz po prostu te oparcie do swoich lędźwi. Więc jeżeli ty sobie dobrze wyregulujesz te oparcie pod lędźwia, to tym bardziej będzie ci się jeszcze bardziej to przebarwiać. Dlaczego? Ponieważ lędźwia idealnie leżą ci na oparciu, bo twoje plecy mają w tym momencie, po to jest ta regulacja, żeby twoje lędźwia miały się o co oprzeć. A skoro dobrze to sobie wyregulowałeś i skoro dobrze ci się wygodnie siedzi w tym fotelu, to znaczy się, że całe plecy w okolicach lędźwi idealnie przylegają ci do tego, nie? Czekajcie, bo ja tutaj teraz w prawo. Idealnie przylegają ci do oparcia, w związku z tym jest większe ryzyko przebarwienia tylko z tej koszulki barwionej zazwyczaj, no bo to wszystko jest barwione, na oparcie, które jest białe, no. Może jak tam sobie kupisz, nie wiem, jakieś tam granatowe fotele, tam jakieś, nie wiem, w kolorach takich ciemnych, zimnych, no to tego przebarwienia nie będzie widać, no ale na białym niestety będzie widać. No chciał, nie chciał. 15:20 i skończy się o 16:00. Życie jest nowelą. Przepraszam. Czy wiesz, jaki pokrowiec materiału nałożony na tą ekoskórę pomoże? Pytania z ciekawości. Mi się wydaje, że jakikolwiek futerał, jakikolwiek pokrowiec, byleby z materiału. Byle jaki pokrowiec. Słuchaj, zazwyczaj są takie pokrowce z materiału, który oddycha, który przepuszcza powietrze. Takie są najlepsze. Nie jakieś tam, kurde, słuchajcie, fanaberyjne, tylko takie zwykłe pokrowce. Taki zwykły po prostu. Jak kupisz jakiś gotowy pokrowiec,
To zazwyczaj pewnie z materiału, który się na to nadaje, nie? Co do tego białego, że cię tak urzekł, no cebula, powiem ci tak. Ja tutaj jak sobie robiłem remont w moim pokoju, co widzieliście na filmie update na moim kanale, jak wyglądało wcześniej, a jak jest u mnie teraz, no to malowałem sobie pokój na biało, bo ja tak chciałem, nie? Znaczy, no ja tak sobie postanowiłem, bo kiedyś to był taki nasz wspólny pokój, no ale żona powiedziała, że ja sobie tutaj ze względu na to, że zajmuję się tym YouTube'em, no to ten pokój sobie mogę zaadaptować tylko pod moją męską jaskinię, więc dostałem ten pokój w prezencie od żony, że tutaj ten pokój jest mój i tylko mój i tutaj ja rządzę w tym pokoju. No ale tam jednak kolor ustalałem z żoną i ja sobie tutaj postanowiłem mieć biały. Mysiek, no. No i bierz białe biurko, biały segment, groszy. Więc Puerto biały Rico fotel pod białe wszystko, nie? Pili na masał, pili drinki, jedli lody, łona stara, a łon młody, do basenu, jak skakala, wodę dupą wychlapała. Ojda tariri, ojda tariri, ojda tariri, raz, dwa, trzy, hej. Wujku, to dla ciebie. Piękny wierszyk, naprawdę. Zwłaszcza podobał mi się wątek, jak do basenu skakała i dupą wodę wylała. Serio, to jest naprawdę to... Słuchajcie, dzisiaj jesteście bardzo mili dla mnie. Takie piękne wierszyki, ja się tego nie spodziewałem. Wszystko wzruszające. Gracie na moich emocjach dzisiaj, oj gracie, wy dzisiaj jesteście prawdziwymi wyciskaczami łez, serio. Ja nigdy nie czułem się tak po prostu doceniony jak dzisiaj. Naprawdę jestem mega wzruszony. Bardzo mi się podobał wątek z kobietą z dupą w wannie. Jest urzekające. Dziękuję za ten piękny poemat dla mnie. Och, muszę moją żonę tego nauczyć. Albo może lepiej nie, bo będziemy mieli, kurwa, co chwilkę zalaną łazienkę. No, lepiej nie. No, moi drodzy, no tak czy inaczej, bardzo mi miło. Takie piękne poematy. Special for me. A, kurnia. To nawet moja pierwsza dziewczyna takich pięknych wierszyków mi nie pisała. No. A mogła. Mogła. Ale nie chciała. Także no. Pozdro dla kumatych. Ja mam fotel z prawdziwej skóry i po ponad 4 latach prawie żadnych śladów użytkowania. Ale skórę też trzeba impregnować, nie? Z prawdziwej skóry. Kamil Adamczyk. 10 zł. Cześć WB, gdybyś miał taką możliwość, to wolałbyś jeździć ciężarówka po Europie czy USA? Ja czasem lubię sobie pooglądać filmy Rafała Zazuniuka. Dziwi mnie to, że oni, a USA nie mają tachografu, jeszcze tylko używają tabletu. Wiesz co? Pierwsza część pytania. Czy bym wolał jeździć po Europie, czy po USA? Ja jebie. Wiesz co? Ciężkie pytanie. Serio. To jest jedno z tych pytań pod tytułem w temacie, ale mega ciężkie. Wiesz co? Z racji tego, że Europa jako tako mi się podoba, dobrze mi jest tutaj, w Europie, to po Europie też chciałbym jeździć. Natomiast Stany Zjednoczone... Stanów Zjednoczonych jestem chyba bardziej ciekawy. Więc, kurnia, nie wiem, powiem ci i tu, i tu. A jakbym miał wybrać albo Europę, albo Stany Zjednoczone? No to powiem ci... Chyba Stany. I tutaj ciekawość terenu, wiesz, bo tak, Europę jako taką, na przykład Polskę, no tak znam, nie? Po Niemczech też jeździłem, w Chorwacji jeździłem, no w kilku krajach Europy jeździłem, nie? Także no tutaj mnie już nic nie zaskoknie, ale po Stanach Zjednoczonych to tak. Przede wszystkim ciężarówka innego typu i kraj, którego kompletnie nie znam, nie? Czyli chyba raczej USA. Natomiast co do drugiej części twojego pytania, pisałeś o tachografach, a potem napisałeś, że on z tabletu korzysta. A powiedz mi, co ma piernik do wiatraka? Co ma tacho wspólnego z tabletem? To jest zupełnie osobne urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o tablet, no to on tam ma, jeżeli mówić o Rafale, to on tam ma przecież ten, nawigację na tym. I on tam ma różne programy tam do drogi, nie?
Ja tam nie przyglądałem się specjalnie, co on tam w tym iPadzie jeszcze ma, bo on tam ma takiego białego iPada, z tego co ja dobrze pamiętam, chyba że już zmienił. No to on tam ma jakieś tam różne programy, jakieś nawet tam analityczne, ale to są dwa osobne urządzenia. Tam Rafał chyba zazwyczaj mapy ma wyświetlane. Powiem ci szczerze, nie przyglądałem się temu tabletowi, ale z tego co ja pamiętam, nieraz pokazywał, że tam miał mapy, nie? Właśnie, że tam miał mapy. Plus te programy, które on tam prawdopodobnie ma do obsługi transportu, ale to tak nie działa, jak że ma tacho w tablecie, nie? Chyba, że tak działa. Może ja o czymś nie wiem. No ale to może być jakiś wewnętrzny system tam też, nie? U nich w firmie. Natomiast u nich już od dawna są też te, nie? Znaczy od dawna, no w sumie to biorąc pod uwagę nasz europejski transport, a ich amerykański, no to można powiedzieć od niedawna. No ale też im się skończyło. Wpisywanie do książek i rwanie stronic z książek, nie? Tak zwane logbooki. Dziwne, jak była puszysta, że tyle wody wylała. Rzęsy Patocki 97. Ty się nie znasz. Wejdź sobie, wysłuchaj Marcina Dańca, jak opowiadał wierszyk o tym, jak coś pląknęło do wody. Także polecam, Marcin Daniec, Stara Gwardia, kabaretu. Wierszyk bardzo ładny, który opowiedział w Opolu, na festiwalu w Opolu. No słuchaj, no to do dzisiaj jest klasyk. I ten wierszyk sam se napisał i wrzucił go sobie do kanonu lektur. Sam. W sensie piękny to był. I tytuł wierszyka brzmi, z tego co ja pamiętam, co by to było, czy jakoś tak. Czekajcie, zaraz Google tutaj wywołam do odpowiedzi. Słuchajcie. Marcin Daniec, co by to było? Jak podaje Wikipedia, Marcin Daniec, polski satyryk, artysta kabaretowy, komik. Czekaj no, kurnia, Marcin Daniec tutaj na YouTubie, co by, albo tytuł był chyba co by, Marcin Daniec, tytuł co by. Zachrypnięty świstak, 9,50 zł. Nie wiem, WB niby SCS coś robi w Niemczech, ale dla mnie to najnudniejszy kraj w ETS. Już pomijam, że tylko autostrady, ale nic tu nie ma. W Hiszpanii też są autostrady, ale ta mapa wygląda pełniej i coś tam jest oprócz drogi. A jechałeś kiedyś w realu przez autostrady niemieckie? Jechałeś kiedyś? Słuchajcie, co by? Opole, słuchajcie, Opole 94, nie? Znalazłem. Marcin Daniec, monodram, co by? Opole 94, 13 lat temu. Do dzisiaj to jest klasyk. O ludzie. Co ludzi? Ludzie, co ludzi. No, swego czasu uwielbiałem Marcina Dańca. Znaczy, to nie jest tak, że dzisiaj go nie lubię. No, nadal go bardzo lubię. No, ale, no, szkurnia, no był... No, wymiatał na scenie kabaretów, nie? Także polecam sobie odsłuchać, co by, panie Rzęsy Patocki. I tam usłyszysz, jaki może być plusk. A propos... czekaj, tutaj do twojego donata jeszcze. Słuchaj, nie wiem, czy jechałeś kiedyś w realu przez niemieckie autobany, przez niemieckie autostrady. No to tam właśnie tak jest. Jedziesz przez nic. Kamil Adamczyk, 10 zł. No na jednym ma mapy, a drugi mu liczy czas pracy. Ja tam muszę się przyjrzeć, jak on to tam ma porobione, no ale wiem, że na tym iPadzie miał tam mapy. On nieraz nam pokazywał, jak tam trasę ma do pokonania i tak dalej, i tak dalej. A czas pracy może ma, wiesz, przez system wewnętrzny do monitorowania również. Oż dawno nie obserwowałem u Rafała tych rzeczy, nie? No po prostu nie mam czasu. Oni w tablecie mają tacho. Tutaj Siwostek pisze. No to jak mają w tablecie tacho, no to zwracam honor, nie? Jak mają faktycznie to w tablecie.
A propos wierszy, to ja muszę powiedzieć moje ciulowe kurna żarty. Jak blondynki jak co, blondynki? Szybko piszecie i jak kogoś z was wytyczę, to mi uciekacie. Czekajcie. Jak blondynki ustawiają sobie lustro wsteczne w aucie. Na siebie. Pozdro dla kumatych. Beata na pora zając. Ach. Rozumiem, Beacio, że ty nie jesteś blondynką i tutaj szpilka w blondynki, tak? No cóż. Trzeba impregnować, ale po impregnacji efekt wow. Wiesz co, skóra też pęka. Skóra też pęka. Ja wiem, w rodzinie, no moja ciocia, moi wujkowie też mieli, Jezus, kupili sobie lata temu kanapy ze skóry, z prawdziwej skóry, nie? No i słuchaj, też im po, może nie po czterech, ale no po kilku latach też im ta skóra pękała, nie? Także no prawdziwa skóra też pęka. Weź sobie na przykład w starszych autach, jak tak sobie dobrze pooglądasz, na przykład, no nie wiem, takie auto, które ma już na liczniku, no z 10 lat od produkcji, no to też widać, że ta skóra jest popękana, wyszmechtana. Też trzeba ją po prostu, no, tam różne metody mają regeneracji tej skóry, nie? Ja nie wiem, ja się na tym nie znam, ale widziałem, że jakoś tą skórę da się naprawić, nie? Oni coś tam robią z tą skórą, no, coś tam po prostu robią z nią. Ja w ogóle od skóry i wyrobów skóropodobnych, no już teraz po moich doświadczeniach z tym wszystkim, no ja się od tego będę trzymał z daleka. Żadnych skór i ekoskór. Ja się cieszę, że u mnie w samochodzie mam zwykłe siedzenia. Co prawda mam tam takie wstawki z boku, takie też ze skóry, no ale no skóra przynajmniej więcej wytrzyma niż te ekoskóry cholerne, nie? No. Zanim mi te skóry tam popękają, to ja już zdążę to auto wymienić. Dobra, moi drodzy, wracam tutaj do super czatu. Tutaj wszystko ogarnąłem. Wolisz bardziej landówki czy autostrady? Landówki, Beato, ze względu na to, że przy landówkach jest co pooglądać, a autostradami jedzie się, no tak jak tutaj teraz, nie? No właśnie, a to, że ja jestem ciekawy świata, no to ja lubię sobie pooglądać. Na przykład jadę na ten, na Małopolskę. To może teraz wybrzmię troszeczkę jak polska cebula, ale poniekąd troszeczkę jestem i dobrze mi z tym. Natomiast jak mam jechać na Małopolskę, czyli z Katowic, jak mam jechać w stronę Krakowa, w stronę, no nie wiem, Bochni, w stronę Wiśnicza, w stronę Limanowej, Lipnicy, bo w tamte strony bardzo często jeżdżę, no to jak mam jechać autostradą Kraków-Katowice, to dupca. Roz, że opłaty z kosmosu. Moje auto tyle nie spali, co ja zrobię o 20 minut dłuższą trasę drogą alternatywną. To, co ja bym musiał zapłacić na bramkach, teraz 15 zł już wołają na bramce, to ja nie spalę tyle, co ja muszę więcej zapłacić za tą autostradę. Nie chcę dożyć i ją wsadzą. Także jadę sobie zamiast autostradą, bo jest bezczelnie droga, po 15 zeta na jednej bramce. Teraz tak, jakbyś chciał jechać tam, a z powrotem, to masz 4 razy 15 zeta. Naprawdę nie się wypchają pakułami. I słuchajcie, jadę sobie przez Olkusz. No a jak jedzie sobie przez Olkusz, drogą numer 94, no to jedziesz sobie przez... Oczywiście, jedziesz wolniej. Jedziesz dłużej. Te 20 minut trzeba do trasy doliczyć. However, ja sobie podziwiam, zwłaszcza teraz jak zimą jeździłem, to pięknie tam są przystrojone domy, tam w okolicach jak się jedzie na Olkusz, tam te wszystkie miasteczka, wioski, które są, ładnie przystrojone domy na święta, tutaj, ten, tego, potrzebujesz się zatrzymać, to nie, że patrzę na autostradzie, gdzie jest ten, tylko tu, byle gdzie jakiś sklep, się zatrzymasz czy coś, psa wypuścić czy coś, to nie musisz jechać do kolejnego jakiegoś konkretnego punktu, tylko sobie stajesz, gdzie po prostu jest miejsce. No i sobie podziwiasz, nie? Ponadto wolę nadrobić sobie te 20 minut drogi więcej, niż płacić tą autostradę, która jest moim zdaniem bestialsko, skandalicznie, chamsko, bezprawnie, chociaż pewnie prawnie, ale i tak moim zdaniem bezprawnie, ale to moim zdaniem jest po prostu droga. Jest ta autostrada cholernie droga. Mało tego, płacić za tą autostradę i co chwilkę masz jakieś utrudnienia, bo cały czas ją remontują, albo jakieś mosty, albo tą samą autostradę. I ty za nią płać.
No szkurwicy tam można dostać na tej autostradzie. Także no, słuchajcie, no ja wolę sobie pojechać przez Olkusz, landóweczką, tak zwaną w terminie zapożyczonym. I też dojadę. Taniej mnie ta podróż wyjdzie, może nie szybciej, ale taniej. Chociaż czasami, jak jedziecie latem przez autostradę, to te korki przy bramkach, przy wyjazdach, daj sobie spokój. Co mi to do, że ja przejadę za takie pieniądze, za tą autostradą i nadrobię na przykład 10 minut drogi, nie? Kiedy ja 20 minut stracę przy Zakopiance. Co mi to da? To jest bez sensu. To się w ogóle sensu nie trzyma. To jest ekonomiczny, po prostu... To jest to ekonomiczna porażka, nie? Więc wolę sobie jechać przez Olkusz, na spokojnie, tam do Olkusza, z Katowic do Olkusza mamy dwupasmówkę, więc tam się fajnie jedzie. Potem od Olkusza do samego Krakowa już jest... Co prawda tam są takie jakieś pasy, że można w pewnym momencie wyprzedzić te wolne pojazdy, jakieś tam ciężarówki czy coś. Jest ich mało w sumie. Jedzie się jednym pasmem, ale jedzie się za to interesująco, bo Kraków się rozbudował. Tam teraz już, słuchajcie, no jeszcze lata temu, jak pamiętam, to pod Krakowem to były łąki, a teraz Kraków się bardzo głęboko rozbudował w stronę Olkusza. No i jedzie się po prostu ciekawie. Jedzie się po prostu ciekawie. Jedzie sobie te 70 na godzinę, na tempy mat. Trzymaj się. I se jedziesz. Słucham se muzyki, oglądam se, gadam se z dziewczynami, no i tyle. Jest mi błogo. Natomiast gdybym miał jechać tą autostradą, to za te 10-15 minut, co ja bym był szybciej, to nie jest warte opłaty 60 zł w jedną stronę. Bo ja tyle paliwa, jak jadę przez Olkusz, za 60 zł nie spalę. Tym bardziej, że ja jeżdżę hybrydą. I spalanie w trasie przez takie właśnie miejsca jak Olkusz i ta trasa, to moja hybryda pali od 3,7 do 4,1. Dziękuję, do widzenia. No i... Ja się po prostu czuję jak frajer, płacąc za tą autostradę i w ogóle z niej korzystając. Więc tutaj oczywiście ktoś może mi zarzucić, że we mnie gdzieś tam odpaliła cebula. No ale tak, no, ja nie będę zaprzeczał. Poniekąd gdzieś tam we mnie ta cebula siedzi. No. Nie jest mi obojętne, nie są mi obojętne takie rzeczy. Planuję zmienić samochód w najbliższym czasie, jeżeli tak, to za czym byś się rozglądał? Pozdro. EO 000, nie zamierzam zmienić samochodu przez długie, długie lata w chwili obecnej. Ten, co mam, mi wystarczy i nie zamierzam wymienić samochodu w najbliższych latach. Jestem mega zadowolony z tego, co w chwili obecnej posiadam i tego, gdybym na chwilę obecną, kto miał, nie wiem, na przykład byłbym postawiony, że chociaż no nie wiem, jaki scenariusz musiałby się rozegrać. Ktoś by mi powiedział, dobra, musi zmienić swój samochód z tego na jakiś inny. To wybrałbym taki sam, który mam, tylko że może nowszy rocznikowo. I nic w temacie więcej. Gdybym miał wybrać każdy inny samochód spośród tych, który teraz mam, to wybrałbym zawsze ten, co teraz mam, bo jestem z niego okurwieńczo zadowolony. Oczywiście nie ma rzeczy idealnych, i ten samochód również ma jakieś swoje wady, takie zalety. Ale jestem z niego mega zadowolony. No i wady, które, bądź też zalety, które są dla mnie wadami i zaletami, niekoniecznie muszą być wadami i zaletami dla was. Bo każdy z nas ma inne wymagania i każdy z nas ma inne potrzeby. Pod moje potrzeby, pod moje wymagania i pod moje, że tak powiem, sankcje, ten samochód i embarga jak najbardziej mi odpowiada i nie wyobrażam sobie dzisiaj posiadać innego niż ten, który mam. Na laptopie lub tablecie wyszukuje się nowych zleceń na transport. No tak, no oczywiście, że tak. Oglądałem program TV Ciężarówką przez świat. Mam nadzieję, że ktoś ten program oglądał. Tak, no to jest rynek wtórny. Szuka się zleceń na rynku wtórnym. To jest giełda towarów. Jest kilka takich portali z giełdami towarów. Tam chyba nawet płacisz jakieś abonamenty, coś takiego. To wiadomo, to tam... Ja dokładnie nie wiem, jak ta giełda towarów działa, ale wiem, że jest ich kilka, no i właśnie w taki sposób, tak jak tutaj
ty wybierasz sobie towary z menu głównego, wchodzisz tam w ten i wybierasz sobie, co chcesz jechać, to tak plus minus działa ta giełda towarów. I mało tego, tobie też wystawia tam się rekomendacje, nie? Żeby inni, którzy tam wystawiają na przykład zlecenia, no mieli ostrzeżenie przed tobą, jako przed firmą czy przed kierowcą, nie? No to działa dwie strony. To rekomendacje tam zdobywają firmy, które te zlecenia wystawiają, tak i przedsiębiorstwa, które przewoźnicy, którzy te zlecenia wykonują. Także tam idą rekomendy w obie strony, nie? Rafał ma 3 nawigacje. Stara nawigacja do statystyk, TomTom do jazdy, iPad do mapy i muzyki i tablet jako książka elektroniczna, która jest obowiązkowa, nie może być papierowa jak kiedyś. No to właśnie o tym mówię, że u nich te książki, te logbooki już dawno poszły do lamusa, nie? Natomiast jeżeli on ma to na tablecie jakimś tam osobnym, ten system pracy, no to zwracam honor, bo Rafała od dawna no nie miałem okazji śledzić. Bo po prostu nie mam na to czasu. Nie mam na to czasu. Lubię chłopa, szanuję chłopa, ale no nie mam czasu, kiedy tego nadrobić. Jeżeli on faktycznie przez jakiś osobny tablet to sobie tam wpisuje, no to zwracam honor. To w takim razie i ja sobie uzupełnię moją wiedzę o taką właśnie lukę, nie? Także spoko. Autostrady to masakra, korki przy bramkach, wypadki drogowe, roboty drogowe. Jak się jedzie nad morze, to lepiej w nocy. Ja mam całą Polskę do przejechania do morza. No. Poza tym to, wiecie, te drogi w Polsce to za niedługo to będzie jeden wielki Big Brother, nie? No. Teraz czytałem ostatnio taki wpis, ile tych nowych odcinków z kontrolą prędkości, ale tą odcinkową, ile tego wpadło jako nowe takie odcinki w Polsce, a ile ma tego wpaść w tym roku, no to powiem wam, jest no troszeczkę no nieśmiesznie się. To robi naprawdę nieśmiesznie, nie? Robi się nieśmiesznie. No nawet na autostradzie już nie pogonisz. W sumie to jest dobre i złe, nie? W sumie to jest dobre i złe. Znaczy no, jest to dobre, z tego względu, że na autostradach sami widzimy, jakie tam czasami dochodzi patologicznych sytuacji, nie? Ty jedziesz 140, 130, tyle ile możesz na tej autostradzie, a tu za tobą kurwa Mercedes ci siedzi na ogonie, ci świeci światłami, że masz mu spierdal z lewego pasa, nie? I w tym momencie cię może coś strzelić na miejscu. No i tak to jest. Także no to się ukróci, to na wielkie szczęście, nie? Już nie będzie cwaniaków w BMW-kach i Audikach. Znaczy w sensie będą, ale będą grzeczniejsi. Także no, po temu to jest dobre. Te piractwo drogowe troszeczkę się poredukuje, nie? No ale z drugiej strony, słuchajcie, no, z drugiej strony, no, czujesz na sobie taką presję, że cały czas non-stop ktoś cię monitoruje, że wszędzie jesteś po prostu śledzony, nie? Pełna inwigilacja. No to takie poczucie, że jesteś cały czas Big Brotherze, nie? To nie robi dla dobrego samopoczucia dobrze, nie? Tak mi się wydaje. Radary coraz to bardziej zaawansowane, które nie tylko będą sprawdzać teraz, czy ty jedziesz z odpowiednią prędkością, ale nawet to, czy ty między samochodem, który jedzie przed tobą, utrzymujesz odpowiednią odległość. Czasami się możesz zapomnieć, wiesz. Czasami możesz, no nie wiem, zagadać się. Nie wiem, popatrzeć nawigację. Skrócisz tą odległość, a cię chyci akurat radar. I ciul, dostaniesz mandat za to, że nie trzymałeś odpowiedniej odległości, nie? Więc no, robi się tak, że tak powiem, troszeczkę nieśmiesznie. Nieśmiesznie się robi, nie? Wszystko ma swoje wady i zalety, moi drodzy. Wszystko. Ma to swoje plusy i będzie mieć to swoje minusy. Jak wszystko na świecie. Jak każda rzecz, każdy system i tak jak każdy człowiek ma swoje wady i zalety, jak wszystko na świecie, no, ma swoje wady i zalety. A nawet to, co stworzył Bóg, ma swoje wady i zalety. Trzymaj się lewej. Także, no, moi drodzy, no, no cóż, no, co ja mogę wam więcej powiedzieć, no, jest to dobre i niedobre, no.
Niedobrze się robi, Dashi, no niestety, no taka jest moja ta, no bo z jednej strony te piractwo się faktycznie ukróci, ale moi drodzy, to, że będzie Big Brother na drogach, to wcale nie będzie oznaczać to, że nie będzie wypadków. Wypadki będą, może one będą mniej ich będzie, ale on nie wyeliminuje się w tak sposób wypadków, nie, te wypadki nadal będą. Wypadków drogowych się nie wyeliminuje. To jest po prostu klątwa, przekleństwo, a z drugiej strony normalna postać rzeczy, że wypadki były, będą i będą niezależnie od systemów, jakie będą nas na bieżąco inwigilować. No niestety. Teraz robią w tych nowych samochodach. Ja na wielkie szczęście jeszcze w mojej Toyotce tego nie mam. Te wiecie, te takie czujniki, które mają obserwować waszą koncentrację nad kołem kierownicy. Wystarczy, że się odwrócicie do żony i chcecie powiedzieć, to jest teraz tak, jak ja bym się tutaj do wszystkich moich patronów w podwójnej obsadzie teraz obrócił i chciałbym im powiedzieć, dziękuję za wspieranie na levelu i tu już nawet nie skończę zrobić zdania, dokończę zdania, nie zdążę się nawet popatrzeć na gościa, który siedzi po prawej stronie, bo już mi pipadło, tu już koncentracja twoja, jesteś skoncentrowany, patrzcie przed siebie, tu tego i już tam alerty, pipadełka, sradełka, kurwa, wszystko, trzęsienie fotela i co jeszcze, drgania kierownicy, wszystko będzie napieprzać ci, że ty jesteś nieodpowiednio skoncentrowany nad kołem kierownicy. No i powiedz szczery, czy by cię pieroń jasny na miejscu nie strzelił. Ja już za niedługo nawet na żonę nie spojrzysz się, na sekundę nawet na prawo, bo system będzie ci napierdalał te swoje systemowe monity i tam różne są te rozwiązania. Albo sygnał ostrzegawczy dźwiękowy, albo wibracja koła kierownicy. No słuchajcie, no ludzie złoci, no ja pierdzielę, no nie wszystkie systemy niestety są dla nas fajne. Są systemy, które są fajne, na przykład aktywny tempomat, ja to uważam, że to jest jeden z najlepszych systemów, który mógł być opracowany dla motoryzacji. U mnie ten aktywny tempomat, no, działa fenomenalnie. Asysta pasa ruchu też u mnie działa fenomenalnie. Dużo słyszałem, dużo ludzi się skarżyło w różnych samochodach, różnych marek na asystę pasa ruchu. U mnie to działa fenomenalnie. Ja na tego nie dam złego słowa powiedzieć. Działa to fenomenalnie. A jeszcze dodatkowo no też taki fenomenalny system, który ja mam w samochodzie, nazywa się PCA, chyba tak jest w skrócie, to jest autorekuperacja, to jest zajebista rzecz, Jezus, ja kocham ten system, nie? No po prostu uwielbiam Toyotę za ten system. Ja bym im za ten system Nobla dał. Są takie po prostu, słuchajcie, systemy, które naprawdę są dobre, no ale są takie systemy, które będą nas wkurwiać, nie? Między innymi też system do tego, no Unia Europejska sobie zażyczyła, że jak przekroczycie dozwoloną prędkość na danym odcinku drogi, która to prędkość będzie albo odczytywana z map, albo będzie odczytywana z czytnika znaków drogowych, gdzie te czytniki znaków drogowych działają dyskusyjnie. No i teraz na przykład jedzie sobie, no nie wiem, na odcinku, gdzie jest dopuszczalna 50 km na godzinę, ty powiedziesz 51, to będą ci też nakurwiać wszystkie jakieś pipadełka, że ty o 1 km na godzinę przekroczyłeś tą prędkość. Z drugiej strony to jest dobre, ale też nie do końca, bo będzie cię więcej w tym aucie rzeczy irytować niż cieszyć, nie? Także no z tymi systemami, no na pewno nie należy tych systemów uogólniać, bo są systemy naprawdę dobre, które działają fenomenalnie, ale są też systemy fanaberyjne, które będą cię po prostu wkurzać. I o ile te systemy da się powyłączać, różne marki, różni producenci rozwiązują wyłączenie tego systemu w sposób taki, na przykład Mazda ma to fajnie rozwiązane, bo w Mazdzie jest skrót klawiszu, znaczy klawisz skrótu na kole kierownicy. I ty sobie tam możesz przypisać wyłączenie tego systemu, naciskając tylko jeden guzik. Także Mazda to opracowała fenomenalnie. Ale kupisz sobie Volkswagena i w Volkswagenie, żeby to wyłączyć, to musisz przejść przez tablet, przez drzewko poleceń, żeby to jednorazowo wyłączyć, bo kiedy wejdziesz do samochodu ponownie i włączysz zapłon i będziesz chciał jechać w kolejnej podróży raz jeszcze, to za każdym razem te funkcje ci się włączają z automatu. No cię pieron na miejscu może strzelić. I za każdym razem musisz wchodzić w te drzewko poleceń, gdzieś to tam ukryta funkcja, żeby to wyłączyć, nie? Także w zależności jaki macie samochód, jakiej marki, różne są rozwiązania na to, żeby to ominąć. I już szukają rozwiązań, jak to po prostu ominąć. However, jak tak oglądam sobie te materiały z kanałów motoryzacyjnych, to testerzy
recenzenci, motoryzacyjni dziennikarze, którzy biorą te nowe samochody z parków takich właśnie tych, oni to nazywają parki, czekajcie, jak to oni to mówią, parki, termin mi uciekł z języka, parki dziennikarskie, nie, inaczej oni to nazywają. Tak czy inaczej, są takie po prostu placówki, gdzie te samochody są tam dla dziennikarzy i dziennikarz tam się zapisuje na taki samochód i on go z takiego właśnie parku prasowego, on go pobiera ten samochód, no i go sobie recenzonuje, nie? Tam się deklaruje, na ile on go tam bierze, chyba na max, tam chyba na tydzień mogą mieć te samochody. Chyba jakoś tak to wygląda, tam uiszczają kaucję i ten samochód wypożyczają, nie? No i robią dla nas recenzję na YouTube. No to, moi drodzy, to ja też zauważyłem, że ci recenzenci, którzy te samochody mają na tydzień tylko max, nie, to ja widzę, że oni już po tygodniu, jak wypowiadają się o danym samochodzie, to ich po prostu trafia, nie, że tam im wszystko dzwoni i pipczy, nie, po prostu widzę, że ich trafia, nie, więc tym bardziej będzie trafiać też, no, kierowcę, który taki samochód zakupi z tymi systemami obowiązkowymi i za każdym razem to wyłącza gdzieś na drzewku albo gdzieś tam jakimś sprytem, tak jak to jest w Mazdzie rozwiązane, jeden guzik skrótu, taka gwiazdka tam jest, ciach, wyłącza sobie ten system, nie? No, wszystko zależy od tego, kto jak to opracuje, nie? Aczkolwiek wymogiem Unii jest to, żeby ta funkcja była do wyłączenia, ale nie pod ręką. No to jest taki jest wymóg Unii Europejskiej. No niestety, dużo się dzieje na tym rynku motoryzacji. Są systemy, które naprawdę są potrzebne, ale są też systemy, które są chujowe, nie? Na przykład kolejny system, który jest mega potrzebny i to jest fajny system, no to jest oczywiście system monitoringu tak zwanej martwej strefy, nie? Czyli tego, czego ty nie widzisz w lusterku, to system cię o tym powiadomi. To jest kapitalny system, działa to też u mnie fenomenalnie, nie? No ale no na przykład są takie systemy, które no są niepotrzebne. No, na przykład ten system moi, jak ja uważam, no według mnie ten system do reagowania na koncentrację kierowcy, no nie wiem, ja mam do tego mieszane uczucia. Może to nie jest to, że to jest niepotrzebne, może ten system nawet jest dobry, ale on powinien być bardziej tolerancyjny. On nie powinien być taki nadgorliwy, on nie powinien być taki po prostu restrykcyjny, nie? Że ty, nie wiem, popatrzysz się na chwilkę na drugi fotel, nie? I on ci tam zaraz napierdala, że ty nie jesteś skoncentrowany, nie? I tam ci robi jakieś różne fatality. Blue screeny ci wywala, nie? No to jest niestety... No niefajne to jest, no niefajne. To ci odbiera całą radość z tej podróży, nie? To jest kropla w morzu potrzeb, a nie żaden Big Brother. Choć na autostradach to bardziej bym gonił na odstęp, a limit odcinkami mógłby być 160, tylko przy zielonach? Wszędzie zapomnij. No słuchaj, no ty masz takie zdanie, no ja mam takie zdanie, nie? Może nasze zdania będą gdzieś tam się różnić, ale wiesz, ja uważam, że jest to system, znaczy ten, wiesz, te odcinkowe tam pomiary prędkości, czy tam jeszcze jakieś inne takie inwigilacje na tych, no jest to potrzebne, ale z drugiej strony, no Big Brother się robi, nie? Jest po prostu, no Big Brother się robi, no i tyle, nie? Robią się u nas Chiny. Tylko czekać, kiedy zaczną wprowadzać czytniki twarzy, nie? I będą cię inwigilować na chodniku, czy kiedy ty idziesz do pracy, czy ty w ogóle idziesz do pracy i takie inne rzeczy. Komando Zborowski. 9 zł. No ma to swoje wady i zalety, no jak wszystko na świecie. Ujku, pokaż, jak się nazywa sesja i hasło. Jak sesja i hasło? Ja nie jadę dzisiaj w konwoju. Dzisiaj jest single player. Jadę na trójcy moich ulubionych map. Zresztą Wysm chyba nigdy nie poganiałem nikogo światłami jeszcze. No ty nie, ale są tacy debile, którzy to robią. No sorry, że nazwałem ich debilami, ale tego nie da się inaczej nazwać.
bo skoro jadę sobie z dozwoloną prędkością na autostradzie, jadę na jej górnej granicy i wyprzedzam ciąg ciężarówek i siedzi mi na ogonie debil, który świeci mi światłami, że mam jechać szybciej albo zjechać mu, kurwa, nie wiem, może na te ciężarówki, albo nie wiem, mam skrzydła wyciągnąć i nie wiem, albo nie wiem, mam podnieść te auto na podwoziu tak jak Flintstone i przepuścić tego łosia, który za mną jedzie, no to wiesz, no to jest debilizm po prostu, nie? No nie da się tego inaczej nazwać. Bo jemu się spieszy, bo on napierdala BMW-ką albo Audicą, nie? Jemu się spieszy, kuźwa. I cały świat niech mu zjedzie z lewego pasa, bo on napierdala teraz 230, no to dla takich właśnie te systemy są jak najbardziej potrzebne. Natomiast no z drugiej strony zawsze jest ta druga strona, nie? Jak mówię, wszystko ma swoje wady i zalety. Bo ty pojedziesz 141 i cię już systemy wychwycą, nie? A ty, no nie wiem, zagadasz się czy coś, chociaż do dzisiaj w tych nowych samochodach to są te tempomaty, aktywne tempomaty. Jak sobie tak wbijesz na aktywny tempomat 135, no to ci trzyma 135, nie? Masz auto, które jedzie przed tobą, to ci auto wyhamuje. Widzisz, masz lewy, wolny pas, kierunkowskaz wyprzedzisz, wracasz na swój prawy i aktywny tempomat ci przyspiesza samochód do zadanej prędkości. Także no to jest naprawdę mega fantastyczne. To jest to pełna kultura jazdy, no mi się to mega podoba. Jak ja się przesiadłem z Toyoty Auris, w której nie miałem tego systemu, do Corolli, w której mam te systemy, no to jestem od tego momentu no przeszczęśliwym kierowcą. Oczywiście są też takie systemy, które są na zasadzie gadżetu. Ja na przykład uważam automatyczne parkowanie, które do końca w moim samochodzie nie jest automatyczne. I to traktuję jako gadżet, bo ja 4 razy szybciej sam zaparkuję i równie dobrze niż na tym asyście parkowania, nie? No to może jest to dobre dla tych osób, które naprawdę no nie czują się przy parkowaniu. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś nie czuje się przy parkowaniu, to jakim cudem on zdał prawo jazdy, nie? Na placu manewrowym zwłaszcza. Gdzie koperta, cofanie po łuku tyłem, to jest podstawa. Podstawa podstaw. Iceman, Beciunia, no dobrze, dobrze. Jacy są twoi ulubieni recenzenci na YouTubie? Ja najbardziej lubię Karoserię i Pertyn Ględzi. Motoryzacyjni? No to mamy bardzo podobne gusta, bo ja też bardzo lubię pana Łukasza Bąka. Lubię też Pertyna, chociaż Pertyn, ja zauważyłem, jest przez innych recenzentów, że tak powiem, nielubiany. Nie wiem dlaczego, ale widzicie, tutaj można powiedzieć, jeżeli ktoś naprawdę na YouTubie obserwuje środowisko recenzentów motoryzacyjnych, to widać tam też niechęć czasami jednego prowadzącego do drugiego prowadzącego. Czyli jeżeli wam się wydaje, że na przykład jakiś zagrajmer, no nie wiem, nie czuje miodów do drugiego zagrajmera, to uwierzcie mi, że takie zjawiska są w każdej branży, w każdym segmencie reprezentowanego przemysłu na YouTubie, ze względu na to, że po prostu taka jest natura ludzka. Po prostu nie wszyscy się lubimy, okej? I nie kryjmy przed sobą takich niestety smutnych faktów. No i widzę, że bardzo dużo ludzi na przykład dosrywa tam, nie? Na przykład ostatnio widziałem też jednego chłopa, którego lubiłem i szanowałem i na przykład powiedział, no ja wam tutaj nie będę tak ględził jak Pertyn, od razu bez ogródek krótko wam powiem, o co tutaj chodzi. No kurwa, no musiał pokazać, że on jest lepszy od kogoś, on jest lepszy od Pertyna, bo Pertyn ględzi, a on nie będzie ględził i wszystkim powie bezpośrednio, o co tutaj chodzi. No ja jebie. No drażni mnie takie wywyższanie się jeden nad drugim, bo od Pertyna dowiesz się wszystko pod kątem technologicznym. Kiedy inni dziennikarze pierdolą ci na przykład o samochodzie, no tutaj to jest to, to tutaj to jest to, tutaj to jest twarde, to jest plastikowe, to po co mi twoja recenzja? Przecież ja to widzę. Ślepy nie jestem. Ja widzę, że to jest deska rozdzielcza, ja widzę, jak ty mi opisujesz ten tablet, no widzę, jak to wygląda. To po co ty mi to opisujesz? Przecież ja to widzę, że to jest takie. To są tacy recenzenci, którzy tak robią. A Pertyn, on ci dokładnie powie. Od strony technologicznej, jak pracuje silnik,
dlaczego on tak pracuje, jak wygląda technologia, jak, na czym ta technologia polega, dlaczego to jest tak, a nie inaczej, dlaczego nie mogłoby być inaczej. Może on faktycznie ględzi, no ale tak nazwał swój kanał, że on ględzi, w związku z tym on się już w nazwie kanału uprzedza, że on ględzi. Więc pretensje mieć do śniegu, że jest biały i mokry i zimny, to jest głupie i bez sensu. No ale niestety ludzie tak mają najebane w tych łbach, no. No i jeżeli faktycznie dla kogoś Pertyn mówi za spokojnie, za wolno, no to włączę z tego funkcję odtwarzania na YouTubie, każdy ma. Wystarczy tylko, zamiast narzekać na Pertyna, to wystarczy tylko ruszyć łbem i puścić go w odtwarzaniu dwa razy szybciej. I już mówi normalnie. Da się? Da się. Tylko najlepiej kogoś obrzucać błotem, zamiast samemu pomyśleć, co by sobie z tym człowiekiem zrobić dla mnie lepiej, nie? No tak to niestety działa. No i cóż, no od Pertyna wiele rzeczy technologicznych można się dowiedzieć, czego ci nie powie inny chłop. Inny chłop ci tylko pokaże, że w aucie jest to, to jest plastikowe, to jest gumowe i ewentualnie jakie zawieszenie i że są isofiksy na tylnej kanapie. No kurwa. I dupny dziennikarz motoryzacyjny. No to ty wiesz, no to sobie sam pojedziesz do salonu i sam też zobaczysz, powąchasz, podotykasz, no to nie o to chodzi. Tu też chodzi o to, żeby coś się dowiedzieć o tej technologii, która jest zastosowana w danym samochodzie, a w dzisiejszych czasach ta technologia nie jest taka oczywista, bo skończyły się czasy, kiedy były tylko diesle i kiedy były tylko benzyniaki. Skończyły się czasy silników, gdzie były trzycylindrowe, czterocylindrowe, uturbowione lub nie. Teraz mamy technologie, różne hybrydy, różnego rodzaju są stosowane. Wystarczy popatrzeć na przykład na technologię, które ma na przykład Nissan w stosunku do technologii, które wprowadza Toyota. To jest hybryda i to jest hybryda. Nissan działa zupełnie inaczej, a Toyota działa zupełnie inaczej. Od nikogo się tego nie dowiesz. Wejdziesz na kanał Pertyna i się u niego to dowiesz. Na jakiej zasadzie dokładnie działa technologia e-power? Jak to wygląda? Dlaczego tam silnik jest agregatem? A dlaczego ten samochód jeździ na silniku tylko i wyłącznie elektrycznym i dlaczego to tak wszystko jest poukładane? On się tam dokładnie wytłumaczy od innego motoryzacyjnego dziennikarza, nie chuchu. Jeżeli szukasz takiej treści pod tytułem a, coś tam chcę o aucie się dowiedzieć, no to to coś masz u wielu recenzentów. Natomiast jeżeli chcesz, naprawdę jesteś głodny takiej merytorycznej wiedzy, takiej na temat technologii, które są zastosowane w danym samochodzie, to nie ma lepszego na YouTubie dziennikarza niż Pertyn. Natomiast no, mam też, ja z różnymi filozofiami podchodzę do tych recenzentów motoryzacyjnych. To znaczy, ja wchodzę na dany kanał, ja już wiem, czego można się po danym prowadzącym spodziewać. No to pewnie wy też, wchodząc na mój kanał, wiecie, czego się można na tym kanale spodziewać, nie? No to ja z taką samą filozofią podchodzę do innego. Na przykład, no nie wiem, wchodzę na kanał Marek Drivers i wiem, że on mi nic nowego nie powie. Oprócz tego, co ja sam na jego materiale widzę. Bo taka jest prawda, on mi nic nowego nie powie. Jakby się go zapytał o działanie silnika, dlaczego to jest tak albo nie tak, no to on ci łopatologicznie coś przebąknie. I koniec, no. Efektywne przejścia z lotu dronem, muzyka. I to jest clue materiału, nie? No ale jakbyś miał już z nim, nie wiem, dowiedzieć się od niego coś więcej o tych technologiach, to w jednym zdaniu ci powie, dziękuję, temat zamknięty, nie? No właśnie, koniec i ci powie, że tutaj jest to, a to się da ugryźć, a to śmierdzi, a tym nie chce jechać. No dziękuję, do widzenia. Wejdziesz na kanał Bąka, on tam ma dwa kanały, bo on ma karoserię i ma swój imienny, Łukasz Bąk, czy jakoś tak. No i on tam sprowadza te samochody ze Stanów Zjednoczonych, nie? Tam przez różne portale i tam niby je tutaj w Polsce, że tak powiem, uzdatnia do reperuje, gdzieś tam wymienia jakieś rzeczy, no uzdatnia je do ruchu po prostu tutaj w Europie, nie? No też bardzo ciekawy content. Zawsze byłem ciekawy, jak to jest ściągać takie samochody na przykład za wielkie wody, za oceanu. I ile to kosztuje, jakie trzeba ponieść, że tak powiem, koszty tego wszystkiego. Oni tam to fajnie robią, bo też pokazują kosztorys i tak dalej, i tak dalej. W jednym materiale pokazać dokładnie co i jak. Także no, fajny, ciekawostkowy program, bo można się dowiedzieć takich rzeczy, jak taki samochód sobie sprowadzić, na co trzeba uważać, sprowadzając taki samochód z zagranicy. Bardzo ciekawy content, bardzo fajny pomysł na kanał. Także no, Łukasza Bąka nie da się nie lubić, bo
On naprawdę to, co trzeba skrytykować, krytykuje, to, co trzeba pochwalić, chwali, a co najlepsze, ubiera to w dobry humor. Jest oryginalny, nie jest sztywny, nie mówi tego wszystkiego z kijem w dupie, tylko po prostu tak jak to czuje, tak to opowiada, nie? Także dla mnie jest wiarygodnym dziennikarzem, nie? No ale są też bajarze, no są też bajarze, którzy udają tylko tych dziennikarzy motoryzacyjnych, którzy nie na zasadzie tego, co doświadczają, tylko na zasadzie tego, co, no nie wiem, opinia publiczna twierdzi, albo nawet i jakaś opinia ludzi, którzy nawet tym samochodem nie jeździli, o tym samochodzie mówią, nie? Także no, bardzo lubię taki kanał, on się chyba nazywa Autovlog. Prowadzi go taki bardzo fajny gościu. Bardzo go też lubię i szanuję. Czekajcie, zaraz wam powiem. Polecam tego chłopa, naprawdę zajebisty jest. Tak, słuchajcie, to jest ten chłop. Ja go po prostu uwielbiam na niego patrzeć. To też jest jeden z moich idoli. Bardzo lubię jego styl prowadzenia kanału. Mamy załatwione, teraz przeskoczmy na miejsce kierowcy. Jego lubię. Automotovlog. Naprawdę zajebisty gościu, polecam go. Bardzo fajnie, oryginalnie to prowadzi, chociaż też tam technologii u niego nie znajdziecie, takiej wiedzy czysto technologicznej. No ale tak z perspektywy takiego pierwszego zapoznania się z samochodem, no to naprawdę gościu robi fajną robotę. Przede wszystkim podoba mi się to, że on bierze te samochody i on, zanim wystawi o nich swoją opinię, to on robi tymi samochodami przebieg. A to jest ważne, nie? Żeby cokolwiek się o danym samochodzie wypowiedzieć, to jednak musisz trochę nim pojeździć. Także to bardzo ten kanał też lubię. Jego styl prowadzenia, jego styl wypowiedzi, bardzo fajnie prowadzi ten kanał. Naprawdę, zajebisty chłop, nie? Chciałbym go kiedyś poznać osobiście, bo lubię jego content, a wiem, że on tutaj gdzieś ze Śląska jest. Także mam nadzieję, że go kiedyś spotkam. No bardzo lubię jego content. Gościu, który ma też doświadczenie z motoryzacją, z tego co on sam mówił, on kiedyś handlował tymi samochodami, też tam się zna na rzeczy, nie? Wie na co zwrócić uwagę. Wołodymyr Zeleński. 9 zł 50 groszy. Witam wujku, mam nadzieję, że w tym 2024 roku zakończy się wojna na Ukrainie i uda mi się pokonać Putina i Łukaszenkę i wreszcie zapanuje normalność za naszą wschodnią granicą. Panie Wołodymyrze, też panu tego życzę, aczkolwiek panie Wołodymyrze, pan też się musi ogarnąć. Ti bobasku. O? Ti bobasku. Pan też się musi ogarnąć, no? Też się pan musi tam wziąć za siebie, panie Wołodymyrze. Okej. Okay. Moi drodzy, wjeżdżamy na port. Mam nadzieję, że mnie tutaj nie rozstrzelają. No. O. A co sądzisz o kanale Kickstarter TV? Nie oglądam. Naprawdę nie mam czasu na to, żeby to wszystko oglądać. No kiedy? No u mnie doba by już nawet nie 48 godzin, ale 72 musiała mieć. Żebym ja po prostu każdy kanał, który ja lubię i subskrybuję, oglądał na bieżąco. No jest to dla mnie niewykonalne. No słuchajcie, jest to dla mnie niewykonalne. Po prostu ja tych kanałów mam zasubskrybowanych chyba dziesiątki, no. A ja może połowę z tego oglądam. Aczkolwiek, no, kanały motoryzacyjne akurat oglądam w miarę na bieżąco. Ale są kanały, które ja bardzo lubię, które ja szanuję, a nie mam czasu ich oglądać. No naprawdę, nie mam czasu. Kiedy to wszystko robić? Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że jadę tutaj jak pizda po tym porcie. Nie wiem w ogóle, gdzie mam jechać. No jadę po niebieskiej linii. No dobra, tam jedzie jakaś ciężarówka przede mną, ale taki tutaj, kuźwa, jakiś rozpierdul. Takie jakieś wielkie, otwarte przestrzenie. No jadę tym pasem, okej, dobra. Nie wiem, nie ma w tych portach jakichś konkretnych wytycznych, gdzie to trzeba się kierować, w którą stronę jechać, czy co? Znaczy, no na GPS-ie jest, nie? Ale oprócz tego... Ale no okej, nie wiem. Może faktycznie tam tak jest. Szczerze mówiąc, nigdy ciężarówką do portu nie wjeżdżałem. Ale jakieś inne ciężarówki tutaj jadą, więc za tymi ciężarówkami, a też za mną też jadą. No i fajnie, że do tych portów wjeżdżają ciężarówki.
No do tej pory to tak, wjeżdżałeś do tego portu sam, nie? A tutaj inne ciężarówki za tobą wjeżdżają. Nice, podoba mi się to. Nie jesteś tutaj sam. No i teraz jestem ciekawy, co się stanie z tą ciężarówką, jak ona podjedzie do tego promu. Czy ona mi po prostu zniknie? Czy ona tam naprawdę na ten prom wjedzie? Co się z tą ciężarówką teraz stanie się? Dobra, no bo ja mam wjazd tutaj, nie? No i teraz zobaczmy, czy one tutaj będą się kolejkować, czy co? Obliczenie nowej trasy. Chyba będą się kolejkować, tak? Słuchajcie. Czekajcie, no nie to włączyłem. Chciałem kamerę zewnętrzną włączyć. Chyba będą się kolejkować. No, myszko, budź się Mandarynka. Ze snu. 9 zł 50 no. groszy. WB, mam wrażenie, czy SCS to zmienił, że samochody AI jeżdżą po tych portach? No właśnie, też jestem... Jechałem Eurotunelem i co mnie zdziwiło, samochody normalnie wjeżdżały do wagonów. Tylko czemu w takim razie AI nie wjeżdża na przykład do firm? No wiesz co, też jestem teraz w szoku, że tutaj te ciężarówki wjeżdżają, nie? Nie śledziłem ostatnio, co robiło studio SC Software. Nie wiem, czy to jest tutaj podyktowane to, że ja mam mapy, czy co, ale też jestem teraz w szoku. Patrz, on jedzie normalnie na ten prom wjeżdża. Nie, objechał prom. Też jestem w szoku. Patrz. No nie tylko ciężarówki, ale też osobów? Kurnia. Zazwyczaj jak się wjeżdżało do tych portów, to stało kilka wygenerowanych przez grę ciężarówek już w rajdce, ale no nie było... Znaczy, no nie pamiętam, nie przypominam sobie, żeby było tak, jak tutaj jest, nie? Okej, okay, szanujemy to. Szanujemy to. Ja to szanuję. Nice. Tak jak mówisz, prowadzić jeszcze, żeby do firm wjeżdżały i będzie gites, nie? Tak, autovlog niezły, ale lepiej mu wychodziły wywiady, Szakal pisze. Ja go nie znam z kontentu wywiadów. Ja go znam z kontentu, jak on już prezentował samochody. On tam bardzo często z tymi samochodami jeździ w regiony, w których ja byłem na wczasach. On tam jeździ do tego, do... No i patrz, nazwa miejscowości mi wypadła z głowy. Kurczę, tam nad morzem, do Lubiatowa. On tam jeździ tymi deptakami, po których ja bardzo dużo chodziłem z moimi kobietami i jeździliśmy tam na rowerach po tych deptakach w Lubiatowie. Tam jest taka jedna kierunkowa, tam się wjeżdża, tak, potem tam są pola namiotowe i... No, przyznam się, moi drodzy, ja tam się wjebałem pod prąd, bo nie wiedziałem, nie zauważyłem znaku. Moja bardzo wielka wina. Wybaczcie, bracia i siostry, bo wjechałem tam pod prąd. Patrzę, jakieś auto idzie z naprzeciwka, świeci mi światłami. Tak, co on chce ode mnie? O. Kierowca tam potem opuszcza mi ten szybę i mi mówi: proszę pana, pan tutaj na jednokierunkową wjechał. Ja mówię, serio? To przepraszam pana. Wsteczny, wyjechałem, przepuściłem gościa. Ach, ale żem się tam... Ale lubię tam jeździć, lubię tam być. Dobra, moi drodzy, wjeżdżamy na prom. No, dzieje się tutaj, kurnia. Monisia Pięknisia, 9 zł 50 groszy. Siemene maneczko Bohun, szkoda, że już masz żonę, bo tak to bym została twoją dziewczyną albo żoną może w przyszłości. Oby ten rok był dla ludzkości dobry, bo jak nie to strzel w nich lacia, wujek, to się opamiętają wtedy. Przepraszam bardzo, ale ja sobie zniknę na chwilkę. Mogę, Monisio, Pięknisio? Dziękuję za komplemencik, ale się zawstydzałem teraz. Jesus Christ! Dlaczego te kobiety mi to robią? Dlaczego mi to robią? Dobra, enter. I gdzie? Do Calais i może uda mi się przez ten Londyn jeszcze przejechać, bo chłop chciał, żebym przez Londyn pojechał. Więc zobaczmy to. Oczywiście pamiętajmy, że tutaj to jest napisane przez Promoca 2.68. Proszę bardzo, tutaj mamy na to dowód. Dobry z ciebie wariat. O, Pierunie, Czopie WB, dobry z ciebie wariat.
No zdarzy się. Co wy wymyślicie, że wy jako kierowcy nie popełnicie błędu? Ludzie. Nie, no, rzadko mi się zdarza, ale tam się wpieprzyłem pod prąd. Bo ja tam pojechałem pod pole namiotowe i potem na tym polu namiotowym ja zawróciłem, no i chciałem stamtąd wyjechać. Ale no nie zwróciłem uwagi na to, że tam były znaki, tylko ja się skoncentrowałem na tym, że muszę zawrócić, nie? Potem patrzę, jadę sobie tak, wiesz, z uśmiechem na twarzy, nie? Było mi błogo, a tutaj jakiś chłop jedzie naprzeciwko i mi mruga światłami. Mówię, o co chodzi? Mówię, panie, to jest jednokierunkowa. Ale coś mi tam za wąsko się wydawało. Jakieś tam podejrzenia miałem, że coś jest nie ten teges, nie? Bo coś, jakoś podejrzanie za wąsko tam było. Ale to tylko raz. Oj tam. No, manie, drzyj gębę. Drzyj mordę pod tą górkę. Wyj. Wyj, chłopie. Wyj do księżyca. Ja tutaj mogłem sobie pauzę zrobić, żeby był dzień, ale tak się zastanawiam, że może z konsoli skorzystam. A czemu by nie? Przecież ja wiem, no. Wy byście woleli, żebym na stację zjeżdżał. Ja wiem o tym. Dobra, stała się jasność. No ale skoro mamy tą konsolę, to... No to co, no? To skorzystamy z niej, nie? Kurnia, żałuję, że wizytówki nie zrobiłem na mapie Silesia, no. Kurnia, naprawdę żałuję. No ale okej, no, tutaj też będzie... Wiecie, no, może co niektórych z was przekupię na zobaczenie jeszcze raz zapisu z tego live'a po wizytówce, bo zobaczycie, że jadę po lewej stronie. Czyli wam się skojarzy z Anglią, a ja nieczęsto w Anglii bywam. No jakoś tak bardzo rzadko po tej Anglii jeżdżę. Tak po prostu jakoś jest. W sumie nie wiem dlaczego. Może też dlatego, że z tych wszystkich zleceń, które dostaję, to na Anglię może tego też tak jakby mniej? Może takie mam zawsze szczęście, że nie trafiam na te zlecenia do Anglii, a może wręcz przeciwnie? Może takie wręcz mam nieszczęście? No wiadomo, no tutaj ta Anglia, tam gdzieś z dodatkami promocja, ona o wiele sympatyczniej wygląda niż goła i wesoła od Sycysy Software. No ale wiadomo, że oni też będą poprawiać tą Anglię, nie? Tak już potocznie zwaną. Maciej Pukas, witaj WB. Ilu konny jest ten man? Zaraz ci powiem, bo tutaj będę mieć diagnostykę, bo sam już nie pamiętam. Diagnostyka. 580 kucy. Powinno się mówić metrycznych koni mechanicznych, a nie koni mechanicznych. Dobra. Auman. A dobrze, niech se powyje. Mam lwa na masceń, więc niech wyje. Słuchajcie, no co to za lew, który nie wyje? Niech powyje sobie troszeczkę. Niech pokaże, kto tutaj kuźwa jest samcem alfa. Jak se powyje, to reszta zwierzyny w dżungli, czy tam na Saharze się, rozumiecie? Znaczy no, w dżungli raczej nie. W dżungli raczej nie. Ale niech reszta zwierzyny poczuje, kto tutaj ma siłę głosu. Ma pysk, to niech drze tą mordę. Jak na kota przystało. Bogdan Bąk. 9 złotych 50 groszy. Cześć wujku, czy będziesz jeszcze kiedyś grał na promocję na multiplayerze na Trackers albo w trybie konwoj? Na Trackers MP raczej nie, ale tutaj planuję też robić takie spotkania w trybie konwoj na promocie. Oczywiście, że będą. Tylko z tym, że na samym promocie, bez dodatku Poland Rebuilding i bez tego, bez Silesii. Tylko sam promoc, goły i wesoły. Nie chcę za bardzo komplikować sytuacji pod konwoj. Wystarczy jeden projekt i tylko i wyłącznie po promocie. Takie rzeczy już były na kanale, już jechaliśmy w konwoju na promocie i pojedziemy znowu. Poza tym też rozważam inne projekty, jak na przykład, moim zdaniem, chociaż mapa jest... No, okej, okay, ona jest fikcyjna, ale dużo przypomina z realiów. Wiadomo, bo tam też autor chciał zrobić tereny ekstremalne w terenach, gdzie tej ekstremy za dużo nie ma. Czyli mam na myśli oczywiście Grand Utopię, nie? Więc po Grand Utopii też sobie będziemy w którymś tam spotkaniu sobie śmigać, nie? Także te dwa projekty zawsze warto mieć przygotowane. Informacje o tym zawsze będą przed live'em.
Jak są konwoje, to ja zazwyczaj odpalam live'a 20 minut przed, żeby wszyscy ci, którzy no, będą zainteresowani, na wizytówce widzieli, jakie mapy do konwoju są wymagane. Zawsze warto zwracać uwagę na te wizytówki w poczekalni. Jeżeli tam nie ma napisane, że jest konwój, jeżeli tam nie ma napisane, że jest ten, że jest propozycja map, no to znaczy się, że jest singiel. A jeżeli tam są wytyczne, że będzie konwój i że jakie mapy są potrzebne, no to takie mapy trzeba mieć do konwoju, nie? To tam oczywiście rzuca kłody pod nogi co niektórym, bo nie każdy ma wszystkie DLC, no bo tutaj pod promoca czy tam pod inne mapy, no to tam no trzeba będzie mieć te DLC, no ale wiadomo, no co niektórzy nawet jeszcze Viva La France nie mają, albo na przykład takich na przykład, no nie wiem, Italii czy Iberii, nie? Są jeszcze tacy gracze, którzy nawet takich dodatków jeszcze nie mają. Ale bardzo mi przykro, niestety nie będę robił konwoi na podstawce mapy bez DLC. No to ja w tym nie widzę kompletnie sensu. Także no niestety, ale te i moje wymagania pod te konwoje trzeba jakoś tam spełniać, nie? Jestem Grzegorz. Witam w Autostopowiczach, dziękuję za wsparcie kanału, witam. I tutaj, moi drodzy, jeszcze wariacik jako Autostopowicz. Cześć WB, stary trackerze, haha, szerokości. Wariacik wspierający od 6 miesięcy jako Autostopowicz. No i teraz tutaj jeszcze Jam jest Grzegorz, wspierający nowy. Także tutaj tyle ze superczatu. Która jest w ogóle godzina? 14.45. A mi zostało ile tych mil? Przepraszam, kilometrów? 60 kilometrów. I jak ja... ja w to nie wierzę. Ja będę tyle przed czasem? Na pewno ja mam tam przez Londyn? Tak, moi drodzy, na pewno przez Londyn. No to przez Londyn sobie pojeździmy troszeczkę. Chociaż nie wiem, czy tutaj nie pokomplikować jeszcze bardziej trasy. Nie, inaczej to zrobimy. Tak. No to czemu mi pineska z góry uciekła? No ile mam tych pinesek tutaj na ten Londyn dać? Dobra, tędy. No nie wiem. Tędy? Tak popiernicze troszeczkę ten Londyn, tak żebyście te centrum tego Londyna, kto tam chciał zobaczyć, mógł zobaczyć. No, faktycznie ja tutaj w Londynie też, no zobaczcie, no dużo tych tras mam jeszcze na szaro, nie? Są takie trasy, które no wręcz no nie są wykorzystywane jakoś tak specjalnie na przelotówce. Na przykład, żeby dojechać do tu, nie? Tutaj nie ma żadnego połączenia. Widzę, nie ma tutaj żadnego połączenia promowego ani nic. No to musisz mieć stricte połączenie do tego miasta. Zlecenie do tego miasta znaczy się, a nie połączenie. Bo tutaj dojeżdżasz i tak jakby koniec mapy, nie? Tu mnie jeszcze chyba nigdy nie było. Są takie miejsca na mapie, do których po prostu nie ma zleceń. No. Gdyby gra po prostu pomijała te miejscowości. Słuchajcie, ale powiem wam, że normalnie jest mega różnica tego nowego internetu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 sekund tylko zwłoki, nie? No ten upload jednak no, robi tutaj robotę. 2 godziny 46 minut i nie ma zwłoki, a na poprzednim miałem zwłokę. A te same ustawienia mam w OBS-ie. No, upload jednak robi robotę. Przepustowość uploadu. No widzicie, a ja myślałem, że to YouTube się dławi. A tak naprawdę to się mój upload dławił. A nie YouTube. Jak masz dobry upload, to jak długo robi streama, tak długo nie ma opóźnień. Albo trzyma opóźnienie tamte 8 sekund, no to jest naprawdę bardzo mała zwłoka. Streamując w 1440p, ja wam przekazuję 15 tysięcy bitrate'u. No to słuchajcie, to jest naprawdę mega wyczyn. Tam YouTube tam polecał gdzieś tam 7,5 tysiąca, 8 tysięcy, chyba nawet nie, 9 tysięcy poleca chyba przy tym, 9 jakoś tak. Chyba
ale przy tych ustawieniach moich, to tam chyba było na maksa 12 tysięcy. No Adam, ja napieprzam PL, 15 tysięcy. 9 złotych 50 pod HD tam były co 7,5 tysiąca chyba. Witam serdecznie, pozdrawiam i szerokości. Wczoraj jak oglądałem ten live z Alaskan Trackers, to też się wiłem, to jest z gra za przeproszeniem, nie da się w to grać lepiej ads niż ta niedopracowana gra. Moi drodzy, ja... Adam i wy wszyscy, nie? Ja was przepraszam, że ja tak się wkurwiłem wczoraj przy tym Alaskanie, nie? Ale naprawdę, no wyprowadził mnie z równowagi wczoraj ten tytuł, nie? Ja tak naprawdę wczoraj podszedłem do tego tytułu z taką wątpliwością, z taką niepewnością, co ja sam o tym tytule sądzę. No i po wczorajszym gameplayu ja już wiem, o co o tym tytule sądzę. No ta gra po prostu to jest zjeb. No i tyle. Bo to, że ona ma walory, których nie ma ETS, czyli że ty jesteś kierowcą ciężarówki, no ale to, że ty jesteś kierowcą ciężarówki, to nie znaczy, że ty co parę centymetrów masz drzewa wycinać, kuźwa, bo jesteś kierowcą ciężarówki. To są takie irracjonalne rozwiązania. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Tam głupie wczytanie save'u budzi u mnie wielkie mieszane uczucia już. Nawet już na tym etapie. Głupie wczytanie save'u już mnie wkurwia. Tam trzeba na ten profil kliknąć, przytrzymać go, żeby tam się coś naładowało. Tak jakieś bez sensu, z dupy wzięte rozwiązania niepotrzebne, na siłę, nie wiem, żeby było inaczej tylko, no ale inaczej nie znaczy lepiej, no. Nie wiem, no kurnia, jakoś ten tytuł mnie strasznie wczoraj podgrzał, nie? Strasznie mnie wczoraj podgrzał. Nie jestem w stanie z tym tytułem się jakoś dogadać i pogodzić się z nim, nie wiem. Oczywiście, jeszcze raz podkreślam, dobre jest w Alaskanie to, czyli Alaskan, jak się ta gra nazywała? Alaskan Road Trackers? Tak to było? Dobre jest w tej grze to, że oczywiście jest ten akcent tego, że ty jesteś tym kierowcą ciężarówki, że tam musisz zadbać o siebie, no ale te wydarzenia losowe, te systemy rozliczeniowe, w sensie, że szybko się męczysz, że tam już twoja postać zaczyna ziewać, jak masz jeszcze wciół tej staminy, nie? To wszystko mnie drażni tam. Że to, co tutaj w ETS da się wyłączyć, że ten chłop ci nie zamyka oczu co chwilkę, no tam ci już od połowy kółka właściwie... Piotrek Diaks. Takie coś się dzieje. 19 złotych 20 groszy. Witam, jestem NWONN na kanale, ale już mi się podoba. Mega miło i przyjemnie się ogląda i słucha. Mam bardzo mi miło. Jakie mapy oprócz oficjalnych DLC używasz? Promoca? Co z więcej? Wielkie pozdro dla ciebie. Działaj więcej. Dziękuję Piotrek za miłe słowa, aczkolwiek no wiadomo, różni tutaj ludzie trafiają, jednym się podobam, innym się nie podobam, aczkolwiek ja też jakoś specjalnie nie adoruję o to, żeby się komuś przypodobać, natomiast no jestem, bo jestem i jestem jaki jestem, a jestem jaki jestem, raczej nie jestem tutaj taki, że wchodzę komuś w tyłek, raczej nie jestem tutaj taki, że nie wiem, gryzę się w język, to co mam na sercu, to co mam na myśli, to zazwyczaj to uwalniam tą myśl. Czasami bywam kontrowersyjny, czasami bywam fajny, czasami bywam chujem, no różnie to bywa. Zależy dla kogo i kiedy i z czym. Natomiast no bardzo mi miło, że ci się u mnie podoba, no. Natomiast jakie inne mapy, no to tutaj w ETS-ie, jak się zapoznasz z kanałem, z tą playlistą, no to możesz zobaczyć różne projekty. Na przykład teraz jadę na projekcie właśnie, gdzie prowadzę swoją główną kampanię, czyli zatrudniam kierowców i tak dalej, bawię się w to, co oferuje portfolio gry, czyli po prostu prowadzę swoją główną kampanię, tak? Natomiast no mam jeszcze takie gry, znaczy takie profile z mapami dedykowanymi na osobnym module. Między innymi wcześniej wspomniana Grand Utopia, mapy Czech, mapy Słowacji, mapa Japonii, mapa Węgier. No jest tych projektów naprawdę bardzo dużo. W ATS-ie również żongluję tymi mapami, nie? Różne mapy Polski, od Matameta mapy. No nie wiem, co się teraz dzieje z pomyzanią. W sumie nie wiem, co tam Mac, może tutaj jak jest, to może nam da jakąś klarowność, co się tak naprawdę z tym projektem teraz dzieje. I żongluję się tymi mapami, nie? Raz tu, raz tam. No i bawi mnie to, cieszy mnie to i tym, co mnie bawi i tym, co mnie cieszy, no po prostu dzielę się. Długie żółte to było, okej?
W Anglii tak podobno można. Nie słuchajcie mnie, pierdolę teraz głupoty. Ale moi drodzy, no tym, co mnie cieszy, tym, co mi daje dużo frajdy, no dzielę się z wami tutaj w społeczności i bardzo się cieszę, że jest was tak dużo, którzy lubią to samo, co ja i lubimy sobie o tym pogadać, a przy okazji też na różne inne życiowe, poważne, bądź też niepoważne rzeczy. Lubimy się tutaj czasami powygłupiać, ale też czasami lubimy porozmawiać na poważne tematy. No i jest po prostu z tego powodu bardzo mi miło, że jesteśmy ze sobą do tańca i do różańca. Czasami siebie powkurwiamy nawzajem, czasami i tak bywa. No cóż, nie zawsze jest niedziela, ale ogólnie jest fajnie. To mi się podoba. Co tak buja w tej ciężarówce, jak na morzu? Ty, ja wiem, to ta modyfikacja, którą wam kiedyś pokazywałem, to na tą fizykę, no. Ja wiem, że buja troszeczkę za mocno, No tam po tą modyfikację, tam trzeba sobie jeszcze ustawić tam w ustawieniach gry suwaczki, no ale ja tego nie zrobiłem, no. I dlatego buja za mocno. O ile tutaj tak jeszcze jest ok, to przy łukach, no ta kabina tak jakoś się niebezpiecznie nachyla, nie? O ile tu jeszcze, o ile na tyle jest spokuśno. Dobra, do kolejnej pineski jest kilometr. Jedź prosto. No jadę prostą, jadę. No, tak wygląda Londyn, bo ktoś tutaj był ciekawy. Powiem wam szczerze, ja sam nie pamiętam wiele z tego Londynu, a jak sami widzicie, ja tutaj dopiero drogi na żółto zaznaczam na tym profilu. No, ja tutaj sam wiele po tym Londynie, tylko że jak na Londyn, to coś tu bezludnie. Nie wiem, coś, jakaś pandemia tutaj jest, czy coś? COVID tutaj wrócił? Jakieś obostrzenia? Czy o co chodzi? Przecież tu jest pusto, kuźwa. Jak na rynku w Katowicach o północy. Tylko że tutaj są godziny szczytu. O, 9:11, to może... Czekajcie, która jest godzina czasu gry? Gdzie tu jest godzina czasu gry? No dobrze, no może nie ma godzin szczytu, no ale... Mniejsza o to, no już o takiej godzinie w Londynie to tu wszystko powinno tętnić życiem. Gdzie są te popularne piętrowe autobusy, ja się pytam. Tak trochę za pusto tu. Grzegorz Wolski, wspierający od 35 miesięcy jako autostopowicz. Pozdrawiam WB i oglądających kanał. Dziękujemy, ciebie również pozdrawiamy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No trzymam się lewej strony i następnie skręcam w lewo. Skręć w lewo. No tak. Fajnie, ale z drugiej strony tak pusto tutaj po prostu. Jedziemy na jakiś bridge. Jedź prosto, a następnie skręć w lewo. Aczkolwiek z tego, co ja pamiętam, jak jeździłem po Anglii, no trochę tych miast tam zwiedziłem w Anglii, no to tak angielsko tutaj jest. Raczej to, co widzę, kojarzy mi się z Anglią. Aczkolwiek w Londynie nie byłem. No to tutaj muszę zaznaczyć, że ja w Londynie nie byłem. Ja byłem w Yorkshire, byłem w Calais, znaczy w tym, w Dover, byłem w tym... Jezus, no, kilka miejscowości, których no, nie pamiętam po prostu po nazwie. Londyn po apokalipsie zombie, Mac pisze. No serio, to tu jest nieprzyzwoicie po prostu pusto. Co tutaj, żaden trafik nie generuje tych pojazdów, czy co? O co tutaj chodzi? Albo może generuje tutaj jakoś mniej, żeby przez te wszystkie liczne drogi ten trafik się tutaj nie ształował, czy o co chodzi? Czy to jest jakiś eksperyment społeczny? Dobra, zrobię tutaj, słuchajcie, focie. Zrobię tutaj focie. O co tutaj chodzi z tym pasem po lewej stronie jeszcze? Tutaj jest pas dla mnie, po lewej, a tam jest jeszcze jeden pas po lewej. Nie wiem, to jest jakiś bus pas dla służby, czy co? Nie wiem, o co chodzi. Nie znam się na Anglii, znaczy nie znam się na Londynie. Dobra, escape. I teraz zanim ta myszka mi się wybudzi ze snu zimowego, zanim ją troszeczkę pofyrlam tutaj, no właśnie. Dobra, weźmiemy sobie studio fotografii, typ fotografii i tutaj, proszę Państwa, sobie tutaj wykadruję, może o w tamtą stronę. Tym razem będzie perspektywa ciężarówki, bo zawsze robię z tej perspektywy, zawsze tak. Nie wiem dlaczego, ale
takie mam jakieś dziwne gusta, że ja zawsze tak kadruję, nie? A dzisiaj zrobimy, ze względu, że jedziemy po lewej stronie, to zrobimy perspektywę od lewej, o. Znaczy od prawej, bo to jest, jak tak patrzeć, to tutaj od prawej. Jak po lewej, to na prawą. Co za chłop. Dzisiaj tak jakoś inaczej to zrobimy. O. Właściwie wszystkie moje wizytówki z tej gry to są na tamtą stronę. O. Tutaj sobie jakoś tak wyeksponujemy. Może co niektórzy z tej wizytówki wyczytają, że to jest Londyn. Dobra, spacja, bo tutaj musimy wyostrzyć to, co jest w tle. O, jak ładnie. Nie wiem, zrobimy sobie jakąś inną pogodę, chociaż słuchajcie, jak na Anglię, no bo tak się utarło, to jest oczywiście stereotyp, może kiedyś tak było, no ale po zmianie klimatu już tak nie ma, nie? Ale jak na Anglię, to burzową pogodę by wypadało dać, nie? 9 złotych 50 groszy. A nie będziemy robić chyba takie pogody. Witamy w naszym mieście. O, taką. Z uwagi na potencjalne zagrożenie związane z pana przyjazdem zdecydowaliśmy się na ewakuację mieszkańców. Co? Proszę nie brać tego do siebie, panie WB. W głębi serca wszyscy pana kochamy. Słuchajcie, co jak co, ale na tym kanale Króla Karola jeszcze laciem nie lałem. No nie mogę nie wykorzystać takiej sytuacji, tym bardziej, że się chłop normalnie napatoczył tu pod laciek, no. Króla Karola na tym kanale jeszcze laciem nie lałem, no. Twarda podeszwa, Królu Karolu. Tutaj ja rządzę, a nie ty. Co za chłop. Normalnie mnóstwo przemocy tutaj na tym kanale. Ach, masakra. Samego króla laćkiem chciał sprać. Ach, urwanie cyca z tym WB. Dobra, moi drodzy, tak to zrobimy. O, o, wieltonka w wielkim świecie, słuchajcie. Wielotonka w Londynie. To będzie piękna wizytówka. Piękna. Tak, żeby tam było widać te zabudowania z tyłu oprócz ciężarówki, żebyście rozpoznali, że to jest Londyn, moi drodzy. Londyn. Tutaj skończyło się babci sranie. Tu jest wielki świat, a nie jakaś wiocha. Ciach. Jeszcze tak. Tak. I tak. No. Będzie gites, nie? No. On Adam ewakuację PL. Londynu zarządził, bo ja wjechałem do Londynu. Groszy. Co za chłop? To jest rzeka Tamiza chyba, ale mogę się jelić. Ale mi nie chodzi o rzekę. Mi chodzi o to, co... po co tutaj jest ten lewy pas? Bo patrzcie, tutaj jest tamten pas, nie? No wiadomo, tam jadą samochody w tą stronę. Ja jadę tutaj po tym lewym pasie w tą stronę. Ale tutaj ten pas, to co to jest za pas? On tu jest jakoś oznaczony czy coś? Tu jest jakiś trochę chodnik? A co tu chodzi na tym pasie? Może to faktycznie jest dla jakichś służb, może taki jakiś pas, no nie wiem, awaryjny czy coś? Dla służb, dla może, nie wiem, nawet może i autobusów? Holender jeden wie. I elektryków. O, jeszcze dla elektryków. Król Karol zarządził ewakuację miasta, bo ja tutaj wjechałem. Proszę bardzo, pusto. Tu ani jednego dziecia nie zobaczycie. Nikogo tutaj nie ma. No, chcieliśmy zobaczyć Anglików w tej Anglii, no i niestety, no nie zobaczymy, moi drodzy. No nie ma. Wszyscy wyjechali do Polski na szparagi. I tak to wygląda. Role się odwróciły. Kiedyś my tam za pracą, dzisiaj oni do nas. Wszyscy kuźwa tutaj w Polsce teraz siedzą. No niestety, taka prawda. My roboty dla was mamy. Ja mam tam skrzynkę mailową do opanowania, także no. Ale chociaż wszystko się zgadza, bo żeby ogarnąć moją skrzynkę mailową, to naprawdę jest potrzebne angielskie poczucie humoru. Także wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest na swoim torze, że tak powiem. No, nakręcimy się tutaj troszeczkę tą fajerą, ale mieliśmy okazję zwiedzić ten, jakżeż to, bezludny Londyn, no. Zabudowy oczywiście jest tego dość sporo. Co prawda wieży nie widziałem, ani innych charakterystycznych, turystycznych atrakcji Londynu, ale... Moje, no, jedziesz... Chociaż czekaj, no, przecież wieża jest w Paryżu. Ty jedź, no! Kobito, jedź, no! A co ona tak tam będzie stała teraz? Czemu ona tak szeroko ten łuk wzięła?
Co na to jedzie ciężarówką przecież, a nie pociągiem? Halo? No proszę pani blondynki, no! Proszę się na mnie nie obrażać, bo to, co teraz powiem, będzie w charakterze sarkazmu, ironii oraz memu. No, jedzie kobieta jak blondynka. No. No jak blondynka tutaj wychakmęciła ten promień skrętu, no. No ludzie złoci, no. Ech. Fajnie w tej Anglii. Jeść przez Londyn, mówili. Będzie fajnie. Ty chyba sobie żarty robisz. To jest jakiś joke? No jedź, bo cię na... strąbia cię i tyle będzie. Blondi, jedrze, kurniach. Kobito, chopie te. Dobra, jojada sam. No. I tu pamiętajcie, że tu na opach się jeździ. Bo tutaj się można nieraz zapomnieć. Pan Kleks i Ada Niezgódka. 9 zł 50 groszy. Elo 320 wujku Bohuni, czy oglądałeś już najnowszą wersję Akademii pana Kleksa? Nie wiem, czy wiesz, ale 12 stycznia w piątek miał premierę film Pieprzyć Mickiewicza na świecie i w Polsce. Co sądzisz o tych dwóch filmach? Nie oglądałem ani jednego, ani drugiego. No niestety nikt z was nie chciał mi wypożyczyć dziecka, żebym mógł bezstydnie iść na Akademię pana Kleksa. No, moja córka mi odmówiła, mi ojcu odmówiła, że ona nie pójdzie na Akademię pana Kleksa, bo ją to nie interesuje. Córka, no pokażę ci, jakie tatuś za młodu oglądał bajki czy coś tego. No nie dała się przekupić, no niestety. Nie dała się przekupić. Także no, nikt nie chciał mi pożyczyć dziecka, żeby pójść z nim, wiecie, tak bezstydnie do kina. W sensie, no ja sam nie pójdę, no. Jak zobaczą takiego starego konia, co idzie na Akademię pana Kleksa, sam jeszcze, nie? Niech to jeszcze ktoś skojarzy, że ja tutuber jestem, to będzie siara na całą Polskę. Że to Konopski mnie pokaże, że youtuber wujek Bohun poszedł do kina na Akademię pana Kleksa. Sam. Ja jebie. Słuchajcie, no nie, no to. No nie. Nikt nie chciał dziecka mi pożyczyć, no a sam nie pójdę bez dziecka. O, słuchajcie, tutaj jest pierwszy londyński autobus, na miłość boską. Chociaż nie wiem, no teraz się zastanawiam, jak to się stanęło, że ja tutaj wieży szukałem w Londynie. Raczej Big Bena bym tutaj miał szukać. Coś mi się w głowie poprzestawiało. Aleksandra Sedina Datura. Wstrzymanie ruchu. Tak, Olu, tak, widziałaś to, nie? Pani blondynka zrobiła. No. Co za kobieta. Ja jestem chętny. Jestem Tomek, ja jestem chętny. A jesteś dzieciem? Ach. Pozwolenie i uprawnienia od rodziców. Instrukcja obsługi ciebie. Jakby coś, to ja pieluch już nie przewijam, jakby co. Ja już zapomniałem, jak się to w ogóle robi. Och, na litość boską. Nie, no słuchajcie, poleci za niedługo w telewizji Akademia pana Kleksa, to se tam zobaczę, nie? To jest, słuchajcie, no słyszałem, jak na razie póki co, no film zdobywa tam jakieś rekordy popularności i sprzedawalności biletów, nie? Czyli oglądalność ma, no ale gdzie by się nie czytało, w nagłówkach tylko, bo staram się nie czytać recenzji, a nawet jak podglądam materiały youtuberów, którzy zajmują się jako krytycy filmowi oczywiście omawianiem tych wszystkich nowości w kinie, bo takie kanały też oglądam, no to wszyscy niestety po tym filmie jadą, nie? Że to niestety nie jest dobra produkcja. No i tutaj do mnie też się zgłosił poeta, czyli nasz... Czekajcie, bo ja sobie tutaj muszę... Kurde, za ciepło mi się tutaj robi. Ja bym wiecie co, musiał sobie coś zrobić? Już nie mam czym oddychać, za duszno mi się tutaj zrobiło. Jakub Paluch się do mnie zgłosił na Discorda, że on był na tym, na tej Akademii pana Kleksa, no i mówi odradza, nie?
Co jeszcze inni tam twierdzą, że to jest jeden wielki teledysk, że to tam nie ma fabuły w ogóle, a jak jest, to bez sensu. No i co najważniejsze, w Akademii Pana Kleksa prawie nie ma Pana Kleksa, nie? To jest dziwne i dupne, nie? Gdzie uważam, że jak oglądałem go tam na jakichś trailerach, tam na teledyskach, odsanach, no to Tomasz Kot jako Pan Kleks wygląda zajebiście. A się okazuje, że ten Pan Kleks cały, nie? Że on tam ma, no właściwie tylko kilka scen, kilka ujęć. I właściwie niczego nie wnosi do tego filmu. No, to mnie mocno rozczarowało. Także jeżeli tak faktycznie jest, no to lipa produkcja. Jak może być Akademia Pana Kleksa bez kurwa Pana Kleksa, nie? Jak on tam gra w sumie, jak ktoś to tam podliczył, to mniej niż 10 minut na cały film. No to trochę smutne. No i że film jest jednym wielkim teledyskiem. Och, no. Ludzie tam piszą, że jakby sobie chcieli teledysk albo musical włączyć, to by sobie włączyli po prostu w telewizji jakiś program muzyczny, nie? Także no tam wiele leci tam hejtu na to. Nawet leci hejt na to, że z Adasia zrobili Adę, nie? To na to też poleciał hejt. No cóż, moi drodzy, wszystko się zmienia. Czasy się zmieniają, narracje się zmieniają. Wszystko się zmienia, no. Wszystko się zmienia, moi drodzy. No ale cóż się tutaj dziwić na przykład naszym. Weźmy sobie takiego Disneya, weźmy sobie to, co się dzieje na Netflixach, nie Netflixach. No to wszędzie, moi drodzy, widzimy absurdy kina, które się już stały wizytówką dzisiejszych czasów. No niestety, no chcemy czy nie chcemy. To jest taka jedna wielka patologia, która niby opiera się o ekranizację czegoś, a jest wszystko pozmieniane i nie wiem, główni bohaterzy, chociaż mają być bohaterami, to są cipami i na przykład, no nie wiem, dziewczyna superbohatera robi całą robotę, albo na przykład, no ktoś kręci powieść o sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach, gdzie szósty krasnoludek jest kobietą, nie? No kurwa, no ludzie, no o czym my tu mówimy? I potem skąd ta krytyka, no z dupy. No zapewne wzięła się znikąd, no. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje z Wiedźminem na Netflixie i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy popatrzeć na jakieś inne seriale, które opierają się o jakieś większe, moi drodzy, bardziej popularne ekranizacje. No i mamy to, co mamy, nie? Teraz się śmieją z Saurona na Władcach Pierścieni, kręconego przez Amazona, tam Saurona podmienili. Śmieją się teraz tego aktora, który ma być jako nowy, nie? W ogóle tam, jak oglądałem krytyków tego serialu, ile oni tam absurdów powyciągali w ogóle. Ta cała Garandiel, nie? Ile tam błędów popełnili z tą rolą. Och, no słuchajcie, no. Poza tym, no, klany, które powinny być rodami białoskórymi, są teraz rodami ciemnoskórymi, no. Ja rozumiem, dyplomacja, wszystko i tak dalej. Okej, ja to wszystko rozumiem, ale no bez przesady, na litość boską. I tak dalej, etc., etc. Wszystkie te niestety zmiany, które nie wszystkim się podobają, pewnie już znacie, bo pewnie też jesteście w tym temacie, podejrzewam, dobrze zorientowani i rozumiecie, w czym problem, nie? No bez wątpienia problem jest, nie? I potem, dlaczego taki Disney ma problemy? Dlaczego nie zarabiają na tych filmach tyle, co kiedyś? No ciekawe czemu? No dlaczego nikt dzisiaj nie chce iść na te filmy? No kurwa, no, słuchaj, jak znasz Piotrusia Pana, znasz całą tą opowieść, idziesz na jego ekranizację i ktoś z Piotrusia Pana robi cipę, no to sorry, no to, to się nie ogląda, nie? Na Pomężani aktualnie. Od czasu do czasu coś podłubię przy nowym kawałku mapy w me, jak mi się zechce, to poprawię parę błędów i wydam choćby aktualizację bez nowego na pierwszej 50, ale szanse póki co to 50 na 50. No to trochę szkoda, Macu, bo Pomezania była naprawdę bardzo ambitnym projektem i podobało mi się, Mac, to co robiliście z Pawulonem na Pomezani.
Ja rozumiem to, że Pawulon teraz ma etat w studiu SCS Software i on nie ma na to czasu i właściwie to jest za dużo, by wszystko spoczęło na twojej głowie. Ja to rozumiem. Ja to jak najbardziej rozumiem, nie? Ja wiem po sobie, ja nie mam czasu i ty na pewno też tego czasu nie masz, bo też pracujesz i tak dalej, masz wiele tam rzeczy na głowie, ale wielka szkoda, nie? Wielka szkoda, bo Pomezania naprawdę była bardzo dobrym projektem. Bardzo do dzisiaj będę mile wspominał ten projekt. Jeżeli będą jakieś aktualizacje tego, co jest na Pomezani, na chwilę obecną, ale mapa nie będzie rozwijana, no to kurczę, prędzej czy później będą ci krzyczeć, nie? Gdzie jakieś nowości, gdzie jakieś kolejne drogi, gdzie jakieś kolejne te. Nie wiem, czy nie lepiej by było powiedzieć po prostu: ludzie, słuchajcie, niestety, ale nie jesteśmy w stanie kontynuować tej mapy, niestety musimy go zamrozić albo po prostu zamknąć, nie? Wtedy ludzie mają klarowność, co się z tym projektem dzieje. A tak to mają pytania, co się dzieje, nie? Dlaczego tak się dzieje? Co się tam odjebało? Więc może lepiej, nie wiem, jak na przykład nie planujecie rozwoju tej mapy, to czy warto go update'ować cały czas w takim stanie, jak jest? No, pewnie tak, bo dużo pracy tam wykonaliście. Aczkolwiek z drugiej strony jakiś komunikat dać, że mapa na ten stan no jest no zakończona, czy tam zawieszona, nie? Tam do odwołania, czy coś. Szkoda, bo projekt był naprawdę fajny. No, ale nadal tam jest szansa 50-50, więc jakaś szansa jest. To jest taka szansa jak na moje spotkania w sobotnie wieczorem z wami. Staram się być, więc mam nadzieję, że ty się postarasz coś z tym projektem jeszcze zrobić. Bo naprawdę tam mi się... No tam zrobiliście kawał dobrej roboty, nie? Kawał dobrej roboty, Mac, tam włożyliście w ten. No nic tylko was chwalić za tą Pomezanie. Bo tam naprawdę widać, że włożyliście tam serce, no. No szkoda, kurczę, no trochę szkoda, no. Było to tam, co ja od map wymagam. Były dbałości o szczegóły, były dopracowania, były pielęgnacje terenu. Wszystko to, co mapa powinna mieć, no wyście to na swoim projekcie mieli. No liczę na to, że to się jakoś dobrze jednak zakończy. Pora na kawa i na ciostko. No to jest ciostko. Ja mam ciostko, ale słuchajcie, nie, ja nie mam ciostko, ja mam bombona, ja mam, słuchajcie, ja mam takiego fajnego bombona, ja mam takie żelki, takie, to są te, co niektórzy wołają na to ostrężyny, ale ja na to wołam jeżyny, to są po prostu jeżyny. Mogę sobie wziąć takiego bombona jednego, czy dwa, czy nie? Nie mam ciostka. Bombony! Ja lubię bombony! No. Bombony! Słuchajcie, bombony to jest to. Całą mordę zaklejoną teraz tymi bombonami. No to tak jak żelki, czy co? Takie jakieś kulki. Bombony, this is it! Normalnie bombony są super. To jest bombona. No. Oczywiście, Mac od razu pełnymi garściami. Normalna rzecz. Każdy bierze po jednym, a Mac od razu całą ręką. Po jednym godą. No. Co wy sam myślicie, że jest Jezus i oto to będę rozmnażać w tym dzbonku te bombony? No nie, no. To nie jest tak. Nie zamienia kawy w wino. No niestety, sorry. Nie mam takiej władzy i takiej mocy. 179 km, moi drodzy, mam do cela. I ja se normalnie tego cela osiągnę. I ja se normalnie uciekam na obiad, nie? Bo bombony! To mnie tylko zakrzepią, no ale... Kto potem ten łobiec zje? A Matula zawsze uczyła. Zero bombonów przed łobiodem. Ale ja jest w okresie buntu. Ale mi czasami wali w ten dekiel, ja nie wiem, jak wy tu ze mną wytrzymujecie na tym kanale, serio, wam się dziwia, serio. Tak mi czasami pierę w ten dekiel, że masakra, ja sam siebie się dziwia.
Ja jestem teraz w okresie buntów. Buntuj, ja sobie zjem jednego bombona przed łobionem. Przepraszam. Zachowałem się jak gnojek i obiecuję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. Obiecuję, że to był ten przedostatni raz. Na litość boską. Ja mam sernik z rodzynkami. Marek, nie rób mi smaka. Bo nawet gdybym miał sernik w domu teraz, to niestety bez rodzynek. Proszę, nie prowokuj. A teraz te serniki, takie nawet, co się w sklepach już kupuje, takie gotowe, powiem wam, mi bardzo smakują serniki z Oszona. Jak babcie kocham, oni tam mają tą piekarnię i cukiernię na miejscu i oni tam na miejscu pieką. Ja wiem, że tam jest chemia, ja wiem, nie? Nie ma to jak sernik zrobiony w domu. No ale kto to będzie piec? Ja? Moja żona? Kiedy? Nie mamy na to czasu, nie? Przede wszystkim moja żona ma teraz dość pieczenia, bo miała teraz urodziny i piekła ciasta na takie urodzinowe do pracy, do klubu, więc napiekła się tych ciast i ma już dosyć pieczenia. Natomiast na święta też się piekło ciasta, także no teraz jej nie namówię na upieczenie ciasta, nie? No way. Chyba by mnie z garkiem pogoniła, albo z tuckiem. Ja bym jej powiedział, że ma upiec jeszcze inne ciasto. Ja ciast nie piekę, bo ja nie wiem dlaczego, ale zawsze gdy ja piekę ciasto, to ono jest do picia w szklance. Zupełnie nie wiedzieć dlaczego. No. Sorry Winnetu, ale taki mamy klimat, no. Moje ciasta są do picia. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Za dużo mąki w mące czy co? No ale u mnie tak się kończy pieczenie. Natomiast do mojej żony, no nie namówię teraz do pieczenia, bo ona ma dość po świętach i to, co teraz piekła na swoje urodziny, nie? No, miała 9 stycznia urodziny. Także napiekła się, bo każdy zamawiał, że chce jej wypieki. No, ale powiem wam, takie kupne nawet, jak od czasu do czasu coś się kupi, to te w Oszonie mi niesamowicie smakują. Taki jakiś sernik wiedeński, taki, mają też tam taki puszysty sernik. Ja nie wiem, jak on się nazywa, zapomniałem. Taki królewski, on nie jest królewski, on jest jeszcze jakiś inny. Bo są takie ciasta sernikowe, takie ubite, nie? Ale są też takie puszyste. To te puszyste też mi niesamowicie smakują. Ale też uwielbiam seromaki. Tylko, że seromaki, kuźwa, to jest bandyctwo. Bo to jest tak, kuźwa, drogie. Kupicie pół kilo takiego seromaku, macie na tyle, że jak zrobicie se kawa i docie te ciostko sam na stół, to jeden na drugiego patrzy, bo każdemu jest mało. Bo na pół kilo to zapłacisz za to tam 4 dychy za pół kilo, a na pół kilo tego ciasta prawie w ogóle nie ma. Bo to jest ciężkie, nie? Zaraz mi się paliwo skończy. I tak się to skończy, że mi się paliwo skończy. Na ile mi jeszcze kilometrów paliwa zostało? No to jak kupisz takiego, wiesz, seromaka, to żeby nie zapłacić za niego fortunę, to kupujesz tam, no tam z pół kilo czy coś, płacisz te 4 dychy, kuźwa, a i tak jeden na drugiego patrzy, a jaka jest ciostko? No nie ma już ciostka, no ciostko już zostało zażarte, no. Koniec. Nie ma ciostka. Jeszcze byś chciał, nie? A jak na złość, to jest takie pyszne, że normalnie, słuchajcie, ach, że normalnie aż wyrcy po takim serniku. Jak na złość, teraz nie będzie stacji benzynowej, no. Na superczacie, tak, wariaczek był, ja jestem Grzegorz i Grzegorz Wolski, czyli tak jak ostatnio było. Ciasto z Auschan dla oszołoma. Gąbka poety pisze. Oj tam zaraz oszołoma. Raczej wolałbym definicję pozytywny wariat. Lepiej to brzmi. Co za chłop. Kurnia, będzie tu stacja, czy nie będzie tutaj stacji jakaś, no? Oczywiście zanim to się tutaj obudzi, mi ta myszka, bo ona jest bezprzewodowa, nie? I ona po 5 minutach bezczynności, to ona zapada sobie w sen zimowy. Ty, tutaj jest stacja, ja pierniczę. Nie, no to słuchajcie, z 15.22, no kurnia. A tutaj jak na złość jeszcze juchy mi brakuje, no. No i powiedz, Czarek, żebyś się nie wkurzył. Ja muszę po paliwo zjechać, bo ja mam Saharę w baku. Siwy dym. No niedobrze, no. Czekajcie, gdzie mam tam w ogóle zjechać? Czy to już tu, czy tam jeszcze jechać? Ach, kurnia. Sumienie, a miałem bube. Stację przy drodze 9 wcześniej. 9 złotych 50 groszy. Tutaj mam jakieś sumienie? Jeść słodkiego przed obiadem. Ale
Są momenty, w których ja nie słucham mojego sumienia. Ja się w ogóle nawet dziwię, że mam jakieś sumienie. Ty, jakie sumienie się mi tu znalazło? No cóż, no. No cóż, no przepraszam. Przepraszam. Jak widzę słodyce, to kwice, a łocy mi świecą jak znice. No cóż to, moi drodzy, no trzeba mieć w życiu jakieś tam swoje słabości. Ja mam słabości do bombonów i do ciostek, no. A ja bym teraz w dupcu takiego Pischingera. Jezusiu, kochany, ma... Ja mam takiego Pischingera, teraz... Takiego grubego, fajnego, z takim nadzieniem kakaowym, kawowym, takim... Pischingera bym teraz... Och, kuźwa, ludzie. Nawet cały kilogram poproszę. Albo taki serniczek na zimno bym teraz... O Jezu. Nie, no nic. Dobra, zmiana tematu, bo ja tutaj zaraz pierdolca dostanę. Słuchajcie, bo ja tutaj mapę muszę sobie jakoś klarownie wyświetlić. Gdzie ja mam teraz, biedny, jechać? Czemu tu jest taka pętelka? W Newport jestem, okej. Ale se to wymyślili? Kurnia, słuchajcie. No, wygląda na to, że skończę pod mostem dzisiaj. No, tak to wygląda. No, zjeżdżam z ronda. No, żeby zatankować ciężarówkę, to musisz trafić prawie że pod most. No i widzicie? Kiedy będzie to możliwe? I po co ja te fakultety z ufologii robiłem? Dobra, tutaj. Nie pękaj mi tutaj GPS-ie, poradzimy sobie jakoś. Kurnia, dobra, jestem. Trzeba teraz zrzucić kotwicę i zatankować te bydle, tak ja to widzę. Czarny 123, wspierający od 20 miesięcy jako autostopowicz. Hej wujek, jak tam pogoda w Katowicach? Życzę miłego. Cieplutko jest i bielutko jest. OLWB. 9 zł 50 groszy. Nie słuchałem sumienia i tak się narodziłem ja. Bebezol. Bebezol. Puk, puk. O, całe życie z wariatami, moi drodzy. Całe życie z wariatami. Pozytywnymi oczywiście, ale jednak wariatami. Och, na litość boską. Och. No tak, bez ebol. Dobra, jadymy. Czy z tej stacji da się teraz jakoś wyjechać? Jakoś logicznie. Kuźwa, ale faktycznie tutaj ta stacja taka malutka. Jak jeździłem pomiędzy... z Dover, jak się jedzie tam na ten nie New York, tylko jak się to tam nazywało, Yorkshire, to słuchajcie, tam faktycznie były takie malutkie stacje benzynowe, na jedne autko, nie? Przy ulicy na jedne autko, tam się nic nie zmieściło więcej, tylko jedne autko. No i teraz tak, czekajcie, w którą stronę ja mam jechać? Czy ja mam jechać dalej tam? Czy ja mam jechać tu, bo ten GPS nie jest ze mną klarowny? No dobra, jadę tu, pierduczę to. Jadę tu. To jak z bratem jeździłem tam samochodem, to słuchajcie, jak tam już były dwa auta miały wjechać na tą stacyjkę przy ulicy, no to było tak, że to wyglądało jak zatoka autobusowa. I tam stała stacja i słuchajcie, na tej stacji to już totalnie byłem rozczarowany, bo nie dosyć, że ta stacyjka taka była malutka. Oczywiście tam są też duże stacje, żeby nie było, żeby ktoś pomyślał, że ja mówię, że tam są tylko małe stacje. No, większe stacje tam też są, no. Oczywiście, że także są. Tu mam teraz jechać, na Newport. Okej. Ale akurat ja mówię o tej jednej konkretnej, malutkiej. To słuchajcie, tak, malutka stacyjka, na jedno auto, drugie tam się już nie miało prawa zmieścić. Teraz tak, samochody przy tej Wolskiej ulicy, które też tam czekały w kolejce do zatankowania, no to ształowały ulicę, nie? Także no, ja pierdzielę, no byłem w szoku troszeczkę. Mówię, w Anglii? Takie rzeczy? Trochę byłem szokowany, nie? Jak na jakiejś wsi w Polsce. Ale takiej wsi, która jeszcze siedzi w XIX wieku. Mówię, okej. Niech im będzie. Chodzimy na tą stację, słuchajcie, to ta budka tej stacji była też taka jakaś, taka, no niby sklepik, ale taki malutki. Nie szło skorzystać nigdzie tam z toalety. Akurat moja córka chciała skorzystać z toalety. No nie ma. No nie skorzysta tam z toalety. Jak to nie ma toalety na stacji benzynowej? No kurwa, nie ma. Były tam jakieś półki z rzeczami, które mogłeś sobie kupić,
ale te półki to były tak, że jak tam jeden w te miejsce między jednym regałem a drugim wszedł, no to już drugi nie miał prawa tam wejść, nie? W ogóle malutko, ciaśniutko, takie, no zapłaciliśmy i spadaliśmy, nie? Nawet kawy tam nie mogłem sobie kupić. No, taka malutka stacyjka pomiędzy Dover a Yorkshire. A w ogóle tam takie miasteczka były malutkie, przejeżdżaliśmy przez całe takie otwarte tereny, gdzie rosły jakieś wrzosy, a potem nagle ni stąd, ni zowąd, jakaś malutka miejscowość, 3-4 małe domki, koniec miejscowości, to wszystko. A te domki to takie, wiecie, z kamienia i takie naprawdę malutkie, malutkie domki. Nie takie jak bloki u nas, tylko malutkie domki, jakby do hobbitów, kuźwa. No, nie powiem, podróż po Anglii mnie troszeczkę zszokowała, nie? Troszeczkę inaczej sobie Anglię wyobrażałem. A mam takie dziwne wrażenie, że Anglia to takie zadupie świata. takie niestety niepozytywne niektóre miałem tam odczucia, nie? Oczywiście te większe miasta to okej, okay, nie ma sprawy. Przyjechaliśmy do Yorkshire, plaża, no to wyobrażałem sobie piasek, nie? Tak jak u nas, nad Bałtykiem, piasek, smażalnie ryb, coś tego. Patrzę, tam kuźwa jakieś betoni i ławeczki jako pomniki, nie? No, zajebiście. Zajebista jest ta Anglia. No, ale wiadomo, no, to jest na moją mentalność, nie? Nie wszystko mi się tam niestety podobało. Były też rzeczy, które mi się podobały, nie? Żeby nie było, dużo rzeczy mi się tam też podobało. Ale były rzeczy, które mnie tam szoknęły. Mocno mnie szoknęły. Aż wręcz byłem, aż o mało nie zamówiłem. Nie mówiłem, no. Ała. Przygotuj się do skrętu w lewo. Ogólnie to chyba nie chciałbym tam mieszkać. Nie. Po kilku osiedlach tam miałem przyjemność chodzić, to te domy wszystkie prawie takie same, na jedno kopyto, jak w filmie Equilibrium, no nie wiem, wciul mi się tam nie, wiele rzeczy mi się tam niestety, no nie, ja bym tam chyba na dłuższą metę nie mógł mieszkać. Raczej to nie jest kraj, w którym ja bym mógł się, nie wiem, osadzić, nie? Raczej nie dla mnie to jest. Ja rozumiem, dużo Polaków jest w Anglii, sympatyzują Anglię, ale no niestety ja... To nie jest dla mnie kraj. Niestety, ja bym tam nie mógł, ja bym tam długo nie wytrzymał. Chyba bym tam ciula do oka dostał, prędzej czy później. Może tam się żyje im lepiej, może stopa życiowa jest jakaś lepsza, może wygodniejsza, ale nie dla mnie to. Pieniądze to nie wszystko. Nie zauroczyła mnie ta Anglia, nie kupiła mnie. O, w taki sposób. Szymon Warkocz rzuca kotwicę, bo dowiózł zgnitą z Ukrainy pszenicę, a teraz ma obiad w mieście Katowice. O, i widzę, Szymon, że ciebie też dzisiaj na kącik poetycki wzięło na kanale. Oj, udziela się tym te rymowanie wszystkim tutaj. Aczkolwiek, no, kurnia. Ja bardzo często tutaj miałem takie pytania. Wujek, jak ty to komentujesz, że tak rymujesz? Ja mówię, no, nie wiem, samo wychodzi, ja tego nie planuję. A jednak wyjechał. To się nazywa wykorzystanie przestrzeni. No, to jest stacja upchana pod mostem. I to u nas w Katowicach też tak jest. Pokażesz ciężarówkę? Tak wygląda w środku? A tak wygląda na zewnątrz. To jest Emanuel, ponieważ ja tutaj na... I w pizdu, ale urwał! Tyle mnie kosztowało pokazywanie wam, no. Tyle mnie kosztuje pokazywanie. Pokazywałem, jak byłem mały. Moi drodzy, tak wygląda moja ciężka krówka. Trochę już poobijana, ale to się wszystko wyszlifuje. Emanuel, ponieważ ja na mojej kampanii nazywam swoje ciężarówki. No, a to jest akurat Emanuel. Tak się nazywa moja ciężarówka. Mam jeszcze 14 km, moi drodzy, i śmiotą na czerwonym przejechałem. No trudno. I śmiotą na obiad, bo ja go już czuję, moi drodzy. Trzeba łobiot zjeść. Łobiot! Żlamy mi powklejali.
Ja sobie to wszystko zapamiętam. Paweł Nowak, proszę bardzo, Adam Górski, Frewik, Marek R. Marek, i ty też przeciwko mnie? No nie, ja chyba Lacia uruchomię. Słuchajcie, i jeszcze Adro 56. Ja sobie to wszystko zapamiętam. Macie szczęście, że mam krótką pamięć. Serio. Ale ja sobie to i tak zapamiętam. Jelonek, proszę, Łukasz 464. Będzie zapamiętane. Serio. Lepiej nie pokazywać. No, słuchajcie, no. To embargo mam na pokazywanie. Zachęcam wujaszka do przetestowania Promoc Classic. Tereny Skandynawii w wersji Promoc 1.0. Warto te tereny obczaić, że tam miasto... że tam jest miasto Odda w Norwegii. Tak, Zygzaczek, ja już tutaj byłem pytany o ten Promot Classic i ja wtedy wam powiedziałem, że ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Ja bym potem Promot Classic tutaj musiał chyba nowy profil sobie zrobić. Kurnia, z drugiej strony, czy mnie ciągnie do tego Promot Classic? Czy ja wiem, czy mnie do niego ciągnie? Dla odświeżenia sentymentu pewnie bym sobie to obczaił, ale to ja na to muszę mieć dzień. W sensie też muszę mieć na to czas, nie tylko dzień. W sensie dzień nie tylko pod tym kątem, że motywację, ale też potrzebę ducha, o, żeby sobie zrobić profil pod to. Aczkolwiek no, nie wiem, czy mnie ten Promoc Classic tak jakoś ciągnie na chwilę obecną. Normalnie, jak ja bym tak komuś teraz prasnął w ten pysk, ciach! A, z takiego, jak się te mięśnie na tak, wiecie, tak, człowiek się tak ziewnie do porządku, jak tak mięśnie ci się, tak, wiecie, nie? Tak naprężną. Jezus, jakby tak, z takiego naprężenia mięśnia, tak, jakiemuś, wiecie, tak, jakiegoś, dajcie mi tu jakiegoś hejtera. A, ja mu tu pokażę tu i teraz. Masakra. Oj tam, wypadki się zdarzają. No oczywiście, że tak. Wujkowi lamy, a co chłopy? A chłopy, czekajcie, wujkowi lamy, co a chłopy? Nie rozumiem. No na sam koniec, no. Zobaczcie sobie, czego człowiek dla was nie zrobi. Ciężarówkę jest w stanie sobie poobijać, żeby wam pokazać. No. Ale urwał, ale to było dobre. A mógł chłop jeździć. Tak, znany i jakżeż lubiany mem, który z internetu przeniósł się nawet do telewizji. Mhm. No, słuchajcie, to jest dopiero sukces memu, nie? Jeżeli mem przenosi się ze świata internetu do telewizji, bo zazwyczaj świata telewizji ze światem internetu się nie miesza, bo to jest świat ze sobą konkurencyjny. Zawsze telewizja walczyła o uwagę widza w stosunku do mediów w internecie. Zawsze. Ponieważ jak jest więcej ludzi na przykład na YouTubie, to jest mniej ich na przykład na TVN-ie, nie? Albo na Polsacie, nie? Wiecie, o co chodzi. Tutaj jest walka o to, co posiadacie najcenniejszego. Czyli o wasz czas, nie? No właśnie. To była miła przejażdżka. No nie wiem, czy to była miła przejażdżka. Panie Hawranek, w Londynie ani jednego człowieka. Tutaj wpieprzyłem się na lawetę. No, prawie na lawecie by mnie tutaj dowieźli. Ja się zastanowię, czy to była miła przejażdżka. No, ja się muszę zastanowić. A teraz jeszcze na dodatek jestem tu. Na prefabie, którego nie do końca lubię. No, ale cóż. No cóż, nie mogę się narzekać na to. Prawdziwy driver nie narzeka na to, gdzie dostarcza i ten. Chociaż narzeka. Ja co chwilę słyszę, jak ludzie narzekają, że muszą jechać tam i tam i tam, a tam jest dupiato, bo rozładunek tam trwa 3 razy dłużej niż normalnie i tam jest dużo nieopogarnianych ludzi. Bardzo często to słyszę, jak kierowcy narzekają. Szyba w dół. I teraz trzeba wystawić ten łeb. Bo mi się nie chce na tablety cofać. Pikniuśnie, hamulcyk, tak jest, zamykamy okno, co by mnie sam nie przewiało, co by mi ucha nie zatkało. Okej, okay. Gasimy, oddajemy, moi drodzy. Nie, czekajcie, ja tutaj enteruję, a nie oddaję, przecież mam swoją własną naczepę, wielotonkę mam przecież. Dobra.
zamykanie zlecenia. Czy będą tutaj jakieś czerwone noty? Słuchajcie, nie ma czerwonych not. Kto jest mistrzuniem? No, kto jest mistrzuniem? Ja jestem mistrzuniem. Doskonale, proszę bardzo. Elegancko. Aktualne oferty pracy firmy. Czy będzie tutaj coś atrakcyjnego? Na Irlandię ewentualnie. No ale to już nie tym razem. To już nie dzisiaj. Moi drodzy, dzisiaj to będzie już koniec koncerta, moi drodzy. To już wszystko, co dzisiaj niestety mogę wam poświęcić czasu, ze względu na to, że no, jest niedziela i też troszeczkę chciałbym poegzystować z rodziną jak najbardziej i tak właśnie zrobię. Tam jeszcze muszę pokopać przy tych dekoderach. Patyk K, tobie tutaj jeszcze raz dziękuję za instrukcję, jak zbindować sobie guziki do pilota. To pomogło i to działa fantastycznie. Także no, thank you very much, naprawdę super, super, super ten, super to działa. Program intuicyjny i nawet w tej wersji bezpłatnej, jako aplikacja na ten cały Android TV, no zadziałało to super. Także mogę sobie teraz mieć na każdym guziczku na pilocie, co ja tylko chcę do pstrykania. Super. Także thank you very much. Można zduplikować profil. Tak, ja wiem, że można zduplikować. Ja tak robię. Ja duplikuję profile. Macu, to ja wiem o tym. Ja tak właśnie też robię. Tam tylko trzeba nazwy zmienić tego profilu, nie? Co sądzisz o planowej inwestycji od 15 lat i ponad BDI między Bielskiem a Krakowem? Od wielu lat to nie może powstać. Podobno przez A4, które wykupiło, żeby nie było konkurencyjnych dróg. No co, no kolejne przekręty, nie? Wiadomo, ktoś coś kupił wcześniej, ktoś coś zablokował, tym, że kupił coś wcześniej, spory. No niestety, my Polacy jesteśmy bardzo skomplikowanym i kłótnym narodem, więc zawsze będą jakieś kłótnie, co ma gdzie stać, gdzie ma co być wybudowane, zawsze będą jakieś problemy, zawsze będą jakieś niesmaski, zawsze będą jakieś dramy i wojny. No niestety, no, naród taki już jest, no bardzo mi przykro. Na wielkie szczęście wiele projektów w Polsce się rozwija sprawnie, pomimo komplikacji i wierzę i w to, że to, co ty masz na myśli, też prędzej czy później jednak powstanie. No ale no niestety nie tak szybko i prężnie jak resztę projektów. Piotr Kluczyński, wspierający od 19 miesięcy jako autostopowicz, WB odcinek z Cyberpunk, mega proszę o więcej. No bardzo wam dziękuję za to, że podoba wam się Cyberpunk. Moi drodzy, natomiast no ja ten Cyberpunk mam no sygnowany żółtymi dolarami każdy jeden odcinek. Ten 10 też dostałem od razu z miejsca, nie? Bo tam było kawałek gołego cycuszka. Pomimo tego, że włączyłem tą opcję, że ma być cenzura, nie? No to niestety tam taka dziewczyna tam leżała przez tych banitów tam, nie? Pokrojona tam, dali ją na ten i tam. Jej bebechy powyciągali i tam był kawałek cycuszka i za to dub mi żółty dolar. No niestety. Dziękuję, ode mnie to już wszystko. Życzę miłego dnia. Sarniaczek, ja się do ciebie odezwę. Pamiętaj, że ja o tobie pamiętam. W takim razie smacznego obiadu. Do następnego. Wujek, musiałeś być w kiepskich rejonach. Mieszkam w West Yorkshire i są fajne widoki. 8 minut od Lec, spokojnego dnia. Znaczy, no z tego co ja pamiętam, pomiędzy, jak jechałem z Dover do tego Yorkshire, to tam było nic. Wielkie otwarte przestrzenie i jakieś ewentualnie wieże i może z 2-3 wiatraki widziałem, a tak to poza tym same wrzosowiska. Tam jest chyba tylko jedna droga, nie? Chyba, że się mylę. I nic tam więcej nie widziałem. Oprócz Nica. Jakieś tereny lekko górzyste. Tam nawet kurwa drzew nie było. Także no... No tyle ode mnie, nie? Piękne widoki, czy ja widziałem w Anglii? Tak, widziałem piękne widoki. Nie powiem, że Anglia mi się nie podoba w ogóle, bo piękne widoki też widziałem. Projekt planowanie dróg to jest normalne, że trwa z 10-15 lat. No, projektowanie dróg, no to na pewno, no bo to wiecie, trzeba zobaczyć, jaki jest teren.
czy tam w ogóle ta autostrada może lecieć, jakie tam są, czy ten teren w ogóle spełnia wymagania pod wybudowanie takiej autostrady, czy tam gdzieś nie ma jakichś bagien, czy ta ulica tam się nie zapadnie za rok, czy za dwa lata i tak dalej, i tak dalej. To nie są takie proste rzeczy, że ktoś sobie weźmie, na mapie zrobi cztery kreski, tu będzie biegła droga, koniec i kropka, nie? A wszystko, co jest po drodze, to tam pieprzyć to, nie? To tak nie wygląda niestety. Do następnego. Życzę ci dużo zdrowia. Mirek, trzymaj się, WB, życzę ci dużo zdrowia. Dziękuję, Mirku, tobie również życzę dużo zdrowia. Mi się strasznie podoba budownictwo w Anglii. No, a mi właśnie nie. Mi właśnie się nie podoba budownictwo w Anglii. Raczej bym powiedział, że to, co ja widziałem, te budynki wszystkie z czerwonej cegły, na grubość czerwonej cegły, ściany cienkie jak nie wiem co, u nas na tą cegłę to by jeszcze jakieś ocieplenie tutaj, to, tego, owego, jakieś tam tynki, a tam tylko sama cegła i właściwie ściana grubości cegły. No, tak, no, nie wiem, no, do, nie, sorry, ale nie dociera to do mnie. Oczywiście nie mówię, że tam nie ma innych domów, ja mówię tylko na podstawie tego, co ja widziałem na swoje własne oczy, nie, że ktoś mi opowiedział, nie, ja to widziałem na swoje własne oczy, nie. W tych domach, co ja widziałem, to, co ja byłem i widziałem, no. Trzymajcie się wszyscy. No, nara WB i wszystkim. No, nara. Ale to ma swój urok, Cebula pisze. Wiesz co? Ja się urokiem nie ogrzeję w zimę. W sensie w takim domu, który no, nie jest ocieplony, ja się tym urokiem nie ogrzeję, wiesz? Urok może być urokiem, ale gdzieś tam jest jakieś życie, które cię, no nie wiem, ogrzewanie takiego domu w takich warunkach, z takiej cegły, gdzie nie ma żadnego ocieplenia ani nic, no to ja się, sorry, ale ja urokiem się niestety, ja za ten urok nie będę płacił za ogrzewanie nie wiadomo ile i w ogóle i tam tego, zresztą jak tam widziałem też instalacje elektryczne ciągnięte w jakimś systemie i coś, to też mi włos na głowie dęba stanął, no ale to już jest wszystko, to jest, moi drodzy, no, to jest szereg moich niepozytywnych doznań, których ja tam odczułem, no i tyle. Niech to, mówię, to nie jest miejsce dla mnie. Ja rozumiem, że ktoś tam mieszka, komu się tam podoba. To nie jest kraj dla mnie. Absolutnie nigdy w życiu nie chciałbym tam być, żyć i mieszkać. W ogóle nie ma takiej opcji. Dla mnie. Ja mówię o sobie, o swoich odczuciach. Natomiast szanuję, jeżeli komuś się tam podoba, jeżeli ktoś tam żyje, sobie jest. Ja to szanuję, ja to akceptuję. Sam mam tam rodzinę, więc wiadomo, o co chodzi, ale to nie jest kraj dla mnie. Ja bym tam dostał pierdolca po miesiącu, ale to ja. No to tylko tyle z mojej strony. Natomiast całą resztę szanuję. Jeżeli komuś się tam podoba, też to szanuję, akceptuję. Absolutnie nie mam z tym żadnym problemu. Nie mam z tym żadnego problemu, ale mam też nadzieję, że ktoś nie będzie mieć problemu z tym, że mi się tam nie podoba. No bo to nic nie jest osobistego, tylko to jest moja opinia. I to tyle. Dobra, moi drodzy, dosyć tego wszystkiego, dosyć, idę na obiad, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, do widzenia, do zobaczenia, dziękuję Wam za to, że tak licznie tutaj byliście dzisiaj, nawet teraz jest ponad 280 osób, także dziękuję za wysoką frekwencję, dziękuję za tą fajną dyskusję, dziękuję Wam za wszelakie formy wspierania kanału, no i mam nadzieję, do zobaczenia w czwartek, o ile będę w stanie coś na czwartek nagrać, mam nadzieję, że tak. Trzymajcie się cieplutko, no i moi drodzy, no nie dajcie się bidzie, a jakoś to będzie. Pa, pa, trzymajcie się, do następnego.
Szakal, dziękuję tutaj za super czacik, dziękuję za live'a i uprzejmie dnia. No, tobie również życzę spokojnego, pięknego dnia.